Dzień dobry wieczór. Witam was wszystkich bardzo serdecznie na wielkim horrorze. Horrorze, którego można nadawać tylko po godzinie 22, proszę państwa. Dzisiaj wielki zlot, można powiedzieć, person, osób, które w naszym społeczeństwie są bardzo dobrze znane. Moi drodzy, pojedziemy dzisiaj w konwoju bez GPS-a. W konwoju zamkniętym, dzisiaj bez widzów, ale z widzami, w sensie takim, że sesja jest dla określonych osób, które wcześniej po prostu za sprawą Mirka zapraszałem do tego konwoju. I na czym to polega? Event bez GPS-a. Proszę państwa, event ten polega, że pojedziemy sobie z Bergen do Stambułu. To jest ten event bez GPS-a, którego śmiał wymyśleć tutaj Mirosław Baka, którego tutaj dzisiaj również widzimy. Proszę bardzo, Mirek 1989, to jest Mirosław Baka. Moi drodzy, tak jest. I kto jeszcze z nami pojedzie? Ja przedstawię wam może na takiej zasadzie, że po prostu będę wyczytywał z listy, z tabeli ludzi w konwoju. Pojedzie Miziro. Witam ciebie, Miziro. Cześć, siema. Pojedzie Mirek. Mirek się już witał. Jeszcze raz. Witam wszystkich. Moi drodzy, jedzie TGV Kamil. Witam ciebie, Kamil. Witam, witam. Browaru z tej strony. Browaru z tej strony. Browarusik, moi drodzy. No i Mirek tutaj też z Browarusika. Szymon Marchewka, czyli po prostu MRCH Śląsk. Ja sobie kiedyś przez te twoje RMCH poplączę język dookoła głowy. Szymon, witam. Cześć, po prostu Szymon. Cześć, witam ciebie, witam wszystkich widzów i wszystkich gości tutaj. Po prostu Szymon wita. Junia Turbo niestety nie ma mikrofonu, znaczy ma mikrofon, ale popsuty, ale Junia Turbo jest obecna i tutaj w imieniu Juni Turbo witam was bardzo serdecznie. Jest też Krepelek, czyli Ponczusiek jest. Cześć, Ponczek. Cześć wszystkim, dobry wieczór. Moi drodzy i miły pan, którego poznaliście już na moim kanale i znacie go nie tylko z mojego kanału, znacie go z YouTube'a, znacie go też z Twitcha. Proszę państwa, chłop, którego nazwałem GT, ale mówią też na niego GT. Ja, dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór wszystkim. Moi drodzy, GT, można powiedzieć, retransmituje ten konwój również na swoim kanale na Twitchu. Także, proszę państwa, tak to będzie dzisiaj wyglądać, więc jeszcze raz WB, to jestem se ja, Miziro, Mirek 1989, Kamil, tutaj panowie od Browarusa, Mirek i Kamil, znaczy, przepraszam, Miziro i Kamil, Mirek to jest Mirosław Baka, Szymon Marchewka to jest MRCH Śląsk, po prostu Szymon, Junia Turbo to jest Junia Turbo, Ponczuś to jest Krepelek, no i GT to jest GT. Także wszystko wiadomo, o co chodzi. Jedziemy z masłem orzechowym, proszę państwa, z Bergen do Stambułu, ponad 3,5 tysiąca kilometrów. Niech dobry Bóg ma na swojej opiece, jedziemy bez GPS-a. Proszę państwa, to jest horror. To jest horror i tylko Mirosław Baka mógł wymyśleć i zgotować nam taki los. Proszę państwa, można powiedzieć, że Mirosław Baka jest egzekutorem naszego dzisiejszego konwoju. Mam jednak wielką nadzieję, że jakoś sobie poradzimy. Ja już sobie tak plus minus, znaczy wam pozwolę sobie pokazać na mapie, jak poważna to jest sprawa. Otóż tak wygląda mapa. Moi drodzy, pojedziemy po ukosie przez wiele, wiele, wiele kilometrów stąd do tu, bez GPS-u, bez nawigatora dźwiękowego, wszyscy to mamy powyłączane, czyli nie będzie nam tam mówił nawigator, skręć w lewo, skręć w prawo, a teraz jedź prosto, a teraz trzymaj się lewego pasa, a teraz trzymaj się prawego pasa. No way, tego po prostu nie ma. Natomiast co będzie? Horror będzie, horror w trampkach. Proszę państwa, i ten cały kawał mapy, my pojedziemy bez GPS-a, ale niewykluczone, że gdy się tak bardzo, bardzo zgubimy, to włączymy sobie mapę, skorzystamy z mapy, tak jak ja teraz wam to pokazuję, i pojedziemy według mapy, bo jednak 3,5 tysiąca kilometra to jest za duży dystans, żeby ktokolwiek z nas mógł zapamiętać drogę. Oczywiście na samym początku będzie nas prowadził Mirek, prawdopodobnie też do samego
końca. I tak to będzie. Dlaczego? Ponieważ Mirek to wymyślił i dlaczego my mamy cierpieć przez Mirosława. Mirosław Baka prowadź, Mirosław Baka pojedzie jako pierwszy, za Mirosławem pojedzie kobieta, czyli Dżunia, a my za Dżunią już tutaj pojedziemy sobie sznurkiem. Proszę, proszę Dżunia, jedz za Mirkiem, także kobiety przodem. Mirek no pojedzie pierwszy, wiadomo, bo on to musi tutaj nawigować. Moi drodzy, i cóż, no, no tak to wygląda, no, że mamy przerypane. Dobra, ja teraz ruszam za Dżunią, moi drodzy, i musimy trzymać się, można powiedzieć, też jeden drugiego ogona, tak żebyśmy byli w zakresie w zakresie widoku, tak? No bo jak mi Dżunia ucieknie, a jak Dżuni ucieknie Mirek, a jak ja ucieknę innym z konwoju, to będzie troszeczkę karamba. Więc musimy po prostu tak jechać, żeby jeden drugiego co najmniej w tym zasięgu wzroku miał. Czyli tak też nie jakoś specjalnie za blisko, żeby gdyby ktoś dostał laga, to żeby była tutaj jakaś kolizja, ale z drugiej strony tak, żeby jeden drugiego widział. Jak widzicie, u mnie GPS jest wyłączony, absolutnie go nie ma. Jedyne co jeszcze mogę szybciutko zrobić, to tak, o, żebyście widzieli, ile jeszcze kilometrów mamy do celu. Także taki ekran, taki monit jest jak najbardziej wskazany. Czyli widzimy, że teraz mamy jeszcze ponad 3680 km do celu. Chłopaki będą trzymać się tak, by widzieć jeden drugiego w zasięgu naczepy. No i proszę Państwa, no trzymajcie za nas kciuki. Trzymajcie za nas kciuki, żebyśmy po prostu nie pobłądzili. Ja mam nadzieję, że nie pojadę gdzieś tam za trafikiem, zamiast za Dżunią. I kurde, no jakby to nie zabrzmiało, muszę ja się trzymać tyłka Dżuni. Jakby to nie zabrzmiało. Kalafior pomylony z brokułem. 10 zł. Kto? Wójku, tylko po 22 jest to każdy uczestnik konwoju. Wszyscy mamy powyłączane GPS-y. Wszyscy. Wszyscy. Moi drodzy, no możecie też zobaczyć na Twitchu u Gitiego, że też ma wyłączony GPS. Prawda, Giti? Oczywiście, oczywiście. Zgaszone. Ale wyłączyłeś no też nawigację głosową? Oczywiście. Także będzie po prostu harakiri. Moi drodzy, ja tutaj chciałem Star Lar. Dobrze ja to przeczytałem. Star Plar, bo ja mam to na drugim monitorze i mam to za daleko od siebie, ale Star Plar, dziękuję za nowego patrona kanału. Witaj w rodzinie zielonych. Bardzo mi miło. No i dziękuję. Moi drodzy, a więc kurde, no można powiedzieć taka podróż życia jeszcze w takim towarzystwie, wy jako widownia. Widownia tutaj dodatkowo jeszcze Gitiego też, nie? Jakby nie było. Sebastian, witamy w Autostopowiczu, dziękuję za wsparcie kanału, witam nowego patrona. I kurde, powiem wam, normalnie ja się czuję zestresowany trochę, nie? Normalnie czuję ze stresa lekkiego. BARTAZ4 10 zł. Ja nie wiem, tak na ciebie działam. Wieczór, czy dobry co? Dzień. Panie i panowie spóźnionego najlepszego wujek. Oj, przewiduję lam uśmiechnięta buźka szerokości. Życzę wam uśmiechnięta buźka. Pozdrawiam. Git, a ty już teraz tylko na Twitchu? Tak, tak. Eksperymentalnie, ale tylko tak. Dziękuję BARTAZ4 za życzenia. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. A czemu eksperymentalnie? No bo chcę wyczuć, jak to tam jest, jak podłoże, jak się siedzi. Testuję sobie, jak to na dłuższą metę się sprawuje. Podłoże, jak się siedzi? Tak, jak ale się siedzi, ale przecież ty restreamowałeś od bardzo dawna przecież swoje poczynania, tak. I tu. W jednym czasie można było cię zobaczyć na dwóch platformach. Tak, no i teraz postanowiłem ograniczyć się tylko do jednej, skupić się tylko na jednej. Mhm. No i zobaczymy, jak to będzie, no. A nie jest ci żal, że na przykład twoje materiały po 3 miesiącach pójdą się kąpać? Ja bym chętnie... Ja na przykład jestem człowiekiem, który nie jestem w stanie, pomimo tego, że wszystkich, których ja subskrybuję, bardzo lubię oglądać. Ja mam wiele kanałów zasubskrybowanych. Ponczusia tutaj obecnego też mam, jako ten też podglądam jego poczynania. Tutaj z moderacji J4M. Deprawy, znaczy kto tutaj jeszcze, no mam wiele kanałów zasubskrybowanych, ale nie jestem w stanie po prostu, wujku, wiesz, mam każdego dla ciebie zobaczyć propozycję. Jak no? Nie będziesz jakoś bardzo lamił, to przemyślę swoje słowa ze SnowRunnera o tym, nadążał, że jesteś pierdół kowaty. Jakby ktoś nie nadążał, to proszę o cynk, to wtedy zwolnię. Nie obiecuję, że je odwołam, ale na pewno przemyślę buźka mrugająca okiem. Karolina! Wiesz.
Karolina! Karolinko! Proszę, proszę bardzo szybciej to przemyśliwać. Dziękuję, Karolina. Ty jesteś i tak bez dziewczyna, także no, my to wiemy. Moi drodzy, znaczy Jezus, chciałem tutaj powiedzieć do ciebie, Gituś. Słuchaj, bo tak. Ja słyszałem, znaczy słyszałem, ja czytałem newsy, konkretne newsy, które mówią, że w tym roku no YouTube ma być bardzo konkurencyjną platformą dla Twitcha, że wiele z tego, co ma Twitch, ma być tutaj na YouTubie. Na pewno nie wszystko, ale słyszałem też o wiele nowych pomysłach, że jakieś nowe pomysły mają wbijać. Ty czytałeś te takie wiadomości, które czytam chyba trzeci rok z rzędu, to już czytam. Dlatego sobie, wiesz, furtki nie zamykam. Jeżeli się polepszy sytuacja, no to spoko. Ale jak na razie to jest promowanie, nie wiem, jakichś challenge'y, Robloxów i tych innych rzeczy. No. A też tutaj wspominałeś o tym, że czy nie szkoda mi zapisów. No. Twitch posiada takie fajne narzędzie, że można w chmurze przenosić Sebastian zapisy prosto SBUS na podpięty kanał YouTube, także te wszystkie zapisy na YouTube zostają. Czekaj na moment. Dobry wieczór wujku i wszystkich na czacie i życzę dla kierowców szerokości i gumowych barierek. Dziękuję Sebastian 34, bardzo dziękuję. Ja wam tutaj będę tak od czasu do czasu przerywał na tym, bo spontanicznie wpadają tutaj, że tak powiem, donaty tak zwane. Ja to miałem w ogóle wyłączyć, zapomniałem. No tak, możesz to restreamować. Dziękuję Sebastian Sebus. Możesz to restreamować na YouTube'a, ale powiedz mi, z jaką to jakością idzie na tego YouTube'a? Bo ty nadajesz w jakimś tam bitrate'cie trochę wyższym na Twitcha, nie? No i teraz co? Jak to się dzieje? Jak to wygląda w ogóle ten cały proces? Że co, Twitch... Ty podpinasz na swoim koncie Twitcha, konto YouTube'a, Twitch tak. To renderuje i wysyła to zrenderowane już na YouTube'a? Tak, tak. Jest takie narzędzie eksportuj wideo i to idzie bezpośrednio w chmurze, nie musisz tego pobierać na kompa, idzie na YouTube'a. Na YouTube masz to narzędzie, że możesz sobie ewentualnie poucinać tam w edytorze scen. Jakość wydaje mi się jest troszkę gorsza, jak no to właśnie. Na YouTube'a. No. No bo Twitch ma te filtry upiększające, to jest platforma do streamowania po prostu, dlatego tam lepiej to wszystko wygląda. No a popchnął mnie też Sharpie, bo we mnie to się działo, potem zobaczyłem, że Sharpie idzie, myślę, dobra, to przynajmniej będę miał dwie, będzie nam raźniej, no i poszedłem, spróbowałem i na razie tak sobie wszystkim wmawiam, że eksperymentuję, ale tak naprawdę no podoba mi się tutaj. Jest fajna opcja na przykład, że automatycznie wycisza ci ścieżkę muzyczną. Jeżeli sobie słuchasz muzykę z prawami autorskimi, to w OBS-ie, jeżeli podepniesz konto Twitch, jest takie narzędzie, że może ci wyciszyć ścieżkę Spotify'a i automatycznie po zakończeniu transmisji zapis zostaje już bez tej muzyki, z samym dźwiękiem mikrofonu i gry. Także no to jest super rzecz. To jest mega super rzecz. Jak ktoś będzie potrzebował zjechać na stację, to mówcie, nie? Nie, ja teraz czekam po prostu, żeby cała ekipa dojechała, bo widzę, że coś tam nie bardzo. Jezus, ja nie wiem, czy ja dobrze zjechałem z ronda. Kieruj się trzynastką. Kieruj się na drogę trzynastkę, na Straganer, czy jak to tam się nazywa. Sebastian W, użytkownik, przyszedł na poziom podwójna obsada. Dziękuję, bardzo mi miło, Sebastian W. I Krzych Onyx, witamy w Autostopowiczach. Dziękuję za nowego patrona, bardzo mi miło, witaj w rodzinie zielonych. Tutaj New Wise pisze, nie zdziwię się teraz, jak Ruską jakiś robak w motorówce ukradnie wojskowy okręt podwodny, skoro rolnicy teraz sobie sprzęty lotnicze. Tak, tam się dzieją w ogóle jakieś dziwne, śmieszne rzeczy, że rolnicy kradną czołgi, ale nie tylko czołgi. Także no, dzieją się tam dziwne rzeczy. Co nam się dzieje na przodzie, Mirek? Czemu tak jedziemy żabkowato? No bo się zastanawiam, gdzie jest ósmy, czyli Giti. Zgubił no ja się jadę chłop. Z pączkiem, ale nie wiem, czy w dobrą stronę jedziemy. A nie chcę na mapę patrzeć. Musicie się trzymać trzynastki. Droga numer 13. Ja sobie tutaj zrobiłem taki wstępny zarys. I ta droga numer 13, słuchajcie, ona się będzie zmieniać w jakąś inną chyba. E16, z tego co ja wiem. Jakoś a gdzie tak. Ten numer jest? Jak tu żadnych znaków nie ma. Są, były. Były. Ładnie, były. Były. Dobrań. Niech ktoś odpali mapę i zobaczy, gdzie oni są.
Dobra, ja odpalę. Nie. To popsuje całą zabawę. Tak, my z Pączkiem dojedziemy. Słuchajcie, GPS-a nie włączamy, ale mapę od czasu do czasu będziemy musieli. Bo to jest, wiecie, to... No dobra. A to ty jedziesz za Pączkiem, GT, tak? Nie, to Pączek za mną jedzie, a ja jadę za... Nie ty, wiem. Patrzcie, żeby moja własna moderacja przeciwko nam, patrzcie, Disraeli, to ja specjalnie Junie Turbo zaprosiłem do konwoju, żeby nam tutaj zdobiła nasz konwój, to jest po pierwsze, a po drugie, żeby nam lam nie wklejała, to proszę, Disraeli, zobacz tego. Zobaczcie sego. Jako pierwszy. Wiecie co, będą, ja powiem... Będą degradacje, słuchajcie, w kadrze, nie? Będą degradacje w kadrze. Oni na 100% pojechali w przeciwnym kierunku na rondzie, bo już dawno by tu byli. Na rondzie w prawo zjechaliśmy, jak tam było, na Oslo czy gdzieś tam. No to teraz chłopcy jadą dookoła Norwegii. A, przez Brytanię trafimy do was jakoś. Ja pierdzielę. Jakbyście pojechali w dół na Oslo, to wy pojedziecie... To... A powiedz mi, ile masz teraz na tym? Masz ten nawigator włączony, ale nie z mapą, tylko z kilometrami? Tak jak ja na live'ie? Nie. Ja jak włączę, to mi się mapa pokaże. Ale tą mapę możesz szybko przewinąć. Oj. Nie zdążysz wiem, tam dużo przewinąć. Jak dusisz F6 od razu, to ci przełączy na tam. Albo na F6, no. Jedziemy tylko na orientację. Mam. To ile tam masz kilometrów? Tak, 3500 do celu. Jak 3500? To my dłuższą drogą jedziemy? A wy jedziemy skrótami, to było planowane. Jakie chłopy! My tam na rondzie skręcili w prawo i tamtędy chyba jest bliżej, tak mi się wydaje. Ej, to wy źle pojechaliście. No my mamy 3500... Mirek nas źle poprowadził. Nie, to Mirek! To Mirek źle pojechał. Teraz będzie taka spychologia. Ty, bo Mirek jak specjalnie landówkami nas ciągnie. Tak. A wiecie, że nas czekają niesamowite serpentyny? Jeszcze tutaj na terenach Skandynawii? Ja pierdzielę, jak tam widziałem te serpentyny, to jest normalnie jakaś masakra. Bo ja tu już dawno nie byłem w tych rejonach, zwłaszcza w Bergen, tej pod Bergen. Mateusz Jabłoński. Mirek jeździ transa pewnie i dlatego jeździ landówkami, nie? A kto powiedział, że będzie łatwo? Tu idzie wszystko pozmieniać, a ja jadę na pamięć. Właśnie, ale można było tak zrobić, że każdy by jechał inną drogą i kto pierwszy dojedzie. Jeszcze lepsza frajda. Pączek, ty już lepiej nie kombinuj, dobrze? Nie kombinuj za dużo. Chcesz nas zginąć wszystkich? Nie no. Ja... Pączek po prostu ratuje moją twarz. Ty, ale to by było też dobry taki event, nie? No, patrzcie, siedmiu chłopa i jedna kobieta startuje z Bergen. Tak. I teraz radźcie sobie. Gdzieś to w jakimś filmie widziałem. Tak, kto pierwszy u celu, a jedźcie se którędy chcecie, nie? I kto pierwszy w Stambule, ten wygrywa złote majtki. Ale nie, bo to majtki by były męskie, to Junia by była poszkodowana. To nie, to złoty stanik na przykład. Ale to nie, to zaś my byśmy byli poszkodowani. To co złotego? Złote lacie. Złote lacie! Ja rozumiem, wszystko ładnie, pięknie, tylko że my w poniedziałek do pracy, ja nie wiem, czy ktoś by się wyrobił. Jakie wariaty! Nie no, masakra. Już sobie wyobrażam Gitiego w złotym staniku, nie? No, wygrałem! Oj, masz fantazję, nie rób sobie nadziei, nie rób. To, że masz mnie wytatuowanego na klacie, to jeszcze jak jakoś przymyka na to oko. Słuchaj, jak ja bym to raz w życiu zobaczył, to ja już nic więcej nie chcę widzieć, chłopie. Ty, gdzie ona mi uciekła? Gdzie jest Junia? Gdzie ta kobieta jest? Nie, bo leżysz! No bo ja go nie czuję! No prawie się położyłem na tym łuku. Jezus! Trzeba było jechać z nami. Jest lepiej. Ja tu zawału dostanę. Ty! Ona ucieka mi! Jak ja mam ją gonić? No przecież tu zaraz... Patrzcie, lamy wkleję. Ty, Junia Turbo na czacie lamy wkleja. Jak ona jedzie? Co tu się dzieje w ogóle? Co to się wyrabia? Jak my to... Mirek, pamiętaj, że na tobie spoczywa całe brzemię naszego powodzenia lub też niepowodzenia. Tyś to wymyślił, ty bierzesz za to bezpośrednią odpowiedzialność. Żeby ci na przyszłość w głowie, no wiesz, nie urosły podobne takie kłopoty, które nam narzucisz. Idzie tam był drogowskaz na Oslo w prawo, dobra. Pączek.
No. Bym cię strącił, chłopie. Wiem, bo ja mam automat i mi staje, jak gasi cię. Ale... Do zera, nie? Do zera mu staje. Bardziej. To chyba się kładzie? Się staje ci, że masz automat? O matko. Muszę stawać do zera. Gity, co ty za jakąś nową tutaj... Panie, trzydziestka idzie. Ja nie wiem, ty walczysz z prawami fizyki, czy co? Wojku, to ja mam propozycję. To dziś robimy rundę pierwszą, a runda druga będzie jak wyjdzie serce Rosji i jedziemy z serca Rosji bez nawigacji do Hiszpanii. A powiedz mi, kto ci pojedzie... A powiedz mi, kto ci pojedzie na sercu Rosji? Bo ja tego dodatku nie tykam. Też nie. Słuchaj, żebym ja pojechał na sercu Rosji, skoro cały świat bojkotuje Rosję, patrz, piłkarze nie chcą grać, nie? Z Rosjanami. Chociaż to są sportowcy. To nie są ci Rosjanie, ci, którzy zaatakowali Ukrainę, tylko to są sportowcy, nie? Teraz sportowcy nie chcą grać ze sportowcami, skoro cały świat bojkotuje Rosję i odcina ją za to, co zrobiła, no to my tutaj też w swoim takim proteście ciach. Chyba, że studio SCS Software, tak sobie myślałem, że studio SCS Software może takie coś zrobić, że cały dochód z zakupu serca Rosji przekaże na rzecz Ukrainy. Przerw bez ETS. 10 zł. Znaczy proszę, ja generalnie proszę, nie wiążę tych dwóch rzeczy z tobą, jeżeli chodzi o to SCS. No jeżeli wyda serce Rosji, to ja je kupuję tylko... Czekaj, moment. ...przeciwsłonecznych. Przerw bez ETS? No... To nie jest twoje auto, to jest moje auto, ja sam je kupiłem i proszę mi się nie podłączać pod mój ciężki krówek. To jest mój ciężki krówek. I GPS jest, działa, tylko nie działa, tylko jest wyłączony. Ale dzięki za wsparcie. I powtórz jeszcze raz, co mówiłeś. No, ja generalnie tego, co się dzieje na świecie, nie będę wiązał z tym, co robi SCS, bo tak naprawdę, jeżeli SCS wyda ten dodatek, to ja go kupię tylko i ze względu tego, żeby wesprzeć tamo studio za ich pracę. Tak! Kupić ten dodatek? Chcę kupię, ale nie będę go promował. Ja coś na takiej zasadzie, nie? Ja już nie wiadomo, jaką strategię przybierze studio SCS Software. Jak na razie oni na swoim blogu wyrazili, tak jak my tutaj, solidarność z Ukrainą, ale na temat wydania tego dodatku milczą. Nie mówią kompletnie nic. Chyba, że teraz podczas, kiedy my sobie tutaj jedziemy i sobie rozmawiamy, to oni może coś na blogu ogłosili. Ale ogólnie ja zapytałem się studio SCS Software, co zamierzają zrobić z dodatkiem Serce Rosji i tak jak zawsze otrzymuję od nich odpowiedź do 24 godzin, tak teraz nie otrzymałem od nich odpowiedzi w ogóle. Czyli oni może sami nie wiedzą, może sami debatują. Jak na razie wypuścili paint joby, oczywiście ukraińskie. Okolicznościowe wiemy pod jakie wydarzenie. Ale jeżeli chodzi o serce Rosji, na razie nie zajęli żadnego stanowiska w tej kwestii. Oni pewnie też zdają sobie sprawę z tego, że jest mega ciśnienie, takie poruszenie narodowe w stosunku w ogóle do Rosji. Wszyscy się odcinają, firmy się wycofują z Rosji. No widzicie, no co ja wam będę mówił, no sami widzicie, co się dzieje, nie? Wszyscy się wycofują. Ale wiecie, no z drugiej strony to nie Rosja produkuje tą grę i to nie Rosja produkuje DLC do tej gry, tylko produkuje to czeskie, praskie studio SCS Software i oni będą chcieli na tym prędzej czy później w jakiś sposób, może nie tyle co zarobić, ale to wydać. Bo to są miesiące ciężkiej pracy, nie? I teraz jak to ugryźć? Jak to ugryźć? Z jednej strony wychodzi ci takie DLC, myślisz sobie, kurde, no w ramach bojkotu Rosji za to, co zrobiła, nie chciałbyś tego DLC promować, bo jeździć po Rosji. I co tam widzisz? Na tej mapie na pewno będą typowo rosyjskie akcenty. No, nie ma chuchu we wsi. Będą. Będą, bo być muszą. Ale dobrze wiemy, że studio SCS Software zrobi te DLC Buena Fantastica Costa, nie? I z jednej strony w ramach bojkotu nie chciałbyś promować tego DLC, ale z drugiej strony z tyłu głowy masz to, że no studio SCS Software to jest ich dzieło, które pewnie będzie wydane i oni na nim prędzej czy później albo po pierwsze, albo będą chcieli po prostu zarobić, bo jest im potrzebny zastrzyk gotówki, albo po drugie, nie wiem, mogą zrobić coś takiego, że dochody z tego DLC pójdą na przykład na rzecz Ukrainy, albo na przykład
bez większego komentarza opublikuję te DLC. Nikt nic nie wie. Mirek, stacja benzynowa potrzebna. Dobrze, poszukamy czegoś. Żeby była pełna. No właśnie, żeby była pełna, bo ostatnio są z tym kłopoty. I słuchajcie, co mamy ograniczenia? Tylko 500 litrów możemy zatankować jakby coś? Tak, także chowaj to szambo, wujku. Nie nalejesz do zbiornika. A na AdBlue też są ograniczenia? Tak. Mogliby cholera jasna w końcu zrobić tutaj te tankowanie AdBlue, nie? Lanie tego płynu z osobna gdzieś na jakiejś podziałce przynajmniej coś. Coś tak przynajmniej po macoszemu, gdzieś tak statystycznie, ale mogliby w końcu takie coś zrobić. Także no naprawdę jest ten, nie? MMW tutaj pisze, a SS nie da 100% dochodu z serca Rosji. Znaczy wiecie co, no oni na pewno będą chcieli jakiś zaszczyk gotówki dla siebie, bo słuchajcie, oni przecież muszą utrzymać pracowników, tak? A oni też no muszą się z czegoś utrzymać, no. A projekt tworzyli przez długie, długie miesiące, nie? Nie mogli tego przewidzieć, że się stanie to, co się stanie, nie? Także no, mają jeszcze w ATS-ie do wypuszczenia dwa dodatki mapowe. Gituś, jak ty to widzisz? Takie mam pytanie, gdzie jest Pączek w ogóle? Jedziesz Pączek za mną? Ale Pączek jechał przed tobą! Na stacji mnie minąłeś sobie tak spokojnie. Okay. Pytasz wujku o Rosję, tak? Tak, czekaj momencik, daj mi chwilkę. Okay. Sebastian W. Sebastian W. 20 zł. Witaj wujku, oglądam cię od pierwszego odcinka, omsi pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, bardzo mi miło, pozdrawiam ciebie Sebastian. Oddaję teraz głos Gitiemu. Co ty w ogóle o tym myślisz? Bo mi się wydaje, że studio SC Software z tym dodatkiem jest tak troszeczkę w kropce, tak troszeczkę. No jest w kropce, w dużej kropce. Na początku jak ktoś napisał na czacie, że nie kupi Rosji, bo coś tam, no to wziąłem go za głupka, ale wtedy sytuacja nie była na tyle poważna jak teraz. Teraz zdanie zupełnie zmieniłem i po prostu kupię dodatek, żeby tam wspierać studio. Żeby wspierać studio, ale, no. Tak, żeby mieli ten przychód, no bo oni nie są niczemu winni tak naprawdę, ale grać nie zamierzam grać na ten moment na pewno. Na premierę. Też nie wiadomo, jak społeczeństwo na to zareaguje, bo będą tacy. Którzy będą na przykład nas, youtuberów i streamerów, że tak powiem, puczować troszeczkę za to, że tutaj tego solidarnie z Ukrainą, a promujemy. Bo słuchajcie, na tej mapie będą cerkwie, na tej mapie będą typowe, charakterystyczne, to będzie typowa, charakterystyczna architektura Rosji. No chcemy czy nie. Damian, tam będzie przecież Moskwa, tam złotych. Będzie Petersburg. Wujek, dwie ręce na kierownicę, bo już raz ciężar... Ale wiecie co, może być? Kołach, może być taka sytuacja, może zrobić takie studio, że na przykład dodadzą na szybko jakąś część Ukrainy. Też tak może być, nie? Spoko Damian, dwie ręce mam na kole kierownicy, już będę grzeczny. Dziękuję Damian. Pierwsze co przyszło mi do głowy, to żeby właśnie dodali troszkę więcej ziem w tym dodatku i zmienili nazwę tego dodatku, jakąś tam bardziej ogólną. No ale wiesz, jak zbudowali takie potężne miasta jak Moskwę i Petersburg, to... No to teraz ciężko będzie. No. Matik86, dziękuję za przedłużenie wspierania. Chłop przeszedł na nocną zmianę. Ocie panie. Ty, ta Junia to jest... Ty, musimy ją przechrzcić. To nie jest... Ty, ona faktycznie... Nie trzeba ją przechrzciwać. Ona jest faktycznie turbo. Poleciała z tej górki normalnie jak Andzia w porzeczki. Gdzie ona jest? Tam, fioletowy punkcik. Zwolnijcie troszkę, bo Adasiowi Merolek na wzniesieniu za nie mógł i jedzie powolutku. Ja tam też na tym wzniesieniu się męczyłem. Właśnie miałem pytać, czy wam Mirek, też... Mirek, zwolnij trochę. Jasne, tylko to nie była generalnie nasza wina, tylko ruchu ulicznego, żeś tak wolno jechał pod tą górkę. Ale Adaś miał później problem, jak już odjechaliście. Porewę skania po osie. Junia Turbo faktycznie jest turbo. Potwierdzam. Naturbowana Dziunia. No. Potwierdzam. MMW, tylko że jak dadzą dużą część, kurde, za szybko to się tutaj na czacie zmienia i ja nie zdążę czytać tego na bieżąco. Wiecie co, to będzie bardzo ciężkie, żeby przechcić te DLC na przykład na jakieś inne tereny.
Wiecie, ile kosztowało czasu zbudowanie takich dwóch miast, gdzie oczywiście to są dwa najbogatsze miasta, prawda, Petersburg, Moskwa? Naprawdę to jest ciężkie przebudować, to nie będzie takie hope-siupe. Mi się wydaje, że oni po prostu wstrzymają się z DLC Serce Rosja i wypuszczą dwa dodatki, jeden za drugim, do ATS-a. Tą montanę i... Ktoś tam chciał tankować. No bo wujku, wiesz, jacy są ludzie. Pojechałbyś po Rosji, na pewno by się znaleźli tacy, którzy by pisali, a jeździsz po Rosji, więc wspierasz ich działania. Tak. Ogólnie tutaj nie chodzi nawet, wiesz, o naszych widzów, bo nasi widzowie znają problem, tak? Tak. Ale tu chodzi o takich widzów, którzy... Bo słuchaj, jeżeli na przykład będziesz jeździł po Sercu Rosji, to dajesz w tytuł filmu Serce Rosji. Więc masz już algorytm, wychwytuje samą nazwę Rosji. I teraz ludzie, którzy nie są w naszym społeczeństwie, ludzie, którzy nie są w temacie tutaj, w naszych klimatach, nie są w temacie symulatorów, oni wbiją, patrzą, jakiś chłop jeździ ciężarówką po Rosji. To my tutaj Rosję cały czas krytykujemy, my tutaj Rosję cały czas odcinamy od świata, ty ją tu promujesz i ty taki owaki. Chodzi o to, że my, youtuberzy, streamerzy, którzy będą ewentualnie robić kiedyś tam jakieś materiały z tego DLC, dostaniemy rykoszetem od ludzi, którzy całkowicie przypadkowo trafią na nasz kanał, nie będą w temacie, nie znając naszej społeczności, dostaniemy rykoszetem, takim puczem, że my tutaj pokazujemy Rosję na przykład, Santini, nie? Coś na takiej zasadzie. 10 zł. Cześć. My gotowi po tankowanie. Mogę jechać, dobra. No to ruszajcie. Cześć, Santini. Santini Official. No jest to w jakiś sposób problem, nie? Jest to też dla nas jakiś problem. Kurwa. I Hitmonczek, jak tam? Wiesz co, cały czas prosto staramy się, walimy na Oslo, kilometry się zmniejszają. Ile macie? Ile macie? 3279. Ty, Mirek, czemu oni mają mniej od nas? Pojeździmy sobie dłużej, będzie fajniej. Ty. Mirek chyba jakoś wyjątkowo ten challenge zaplanował, to jest jakiś spisek. A my jeszcze Mirek mamy serpentyny. Takie strzałki zostawił sobie na asfalcie. Ale słuchajcie, ja nie wątpię w Mirka. Gdzieś na autostradzie już jestem. Słuchajcie, ja nie wątpię w Mirka, ponieważ Mirosław to jest człowiek, który ma tyle nawalone kilometrów w tej grze, że on tutaj, on by nawet mógł tutaj z opaską teraz jechać po tej mapie, na oczach jeszcze dodatkowo. Nie, Mirek? No może z opaską to nie, ale dużo terenów znam przy tym przebiegu, który ja tu zrobiłem. No ale patrz, ja mam na przykład jako kierowca pamięć wzrokową, ale powiem ci, w grach komputerowych tej pamięci wzrokowej już nie mam tak dobrej jak w realu. To ja ci powiem, że przy tych kilometrach, które ja tu robiłem, to bardzo dużo rzeczy jest takich, że ja po zdjęciu, ktoś wrzuci zdjęcie, to ja jestem w stanie po zdjęciu rozpoznać, gdzie on to zdjęcie zrobił. Chyba żartujesz. Ja na przykład mam taki problem, że jak śmigam bardzo często po mapach z DLC, nie? Jest na przykład ten promoc. No i teraz była taka sytuacja, że studio SC Software przebudowało Niemcy, właściwie całe na 3 raty, nie? I owszem, ja pamiętam, jak wcześniej było to nieudolnie porobione i teraz widzę tą architekturę typową niemiecką, kiedy jestem na terenie Niemiec, ale zdarza mi się, że ja tak czasami jadę i jestem tego świadomy, że tutaj coś pozmieniali, ale ja tego na pierwszy rzut oka tak ciężko mi wyczuć, co dokładnie, nie? No to ja w tym momencie jestem w lepszej sytuacji, bo ja mając 100% mapy, gdy oni coś zmieniają, to wszystkie tereny, które oni zmienili, mam na szaro, muszę je odkryć na nowo. Więc ja dokładnie wiem, którą drogę oni zmienili. No bo faktycznie, bo ty w ogóle nie akceptujesz żadnych modyfikacji, nie, Mirek? Nie, mapowych nie. A czemu? Czekaj, moment. 10 zł. Czekaj, bo teraz to ja się mam tam nadzieję, muszę zastanowić, bo ja się zamatowałem, gdzie ja jestem. Ale ja będę jeździć na Rosji. Rosja nie jest winna temu, że jednemu człowiekowi odpierdoliło. Ale że dla co, mnie że to co, jest że winna Putina, a nie Rosji. Wybacz, jeśli uraziłem cię. No słuch, chłop potrafi jechać. Nie, no dlaczego mnie miałeś urazić, Kara Lampides? Nie uraziłeś mnie w żaden sposób. To jest twoja sprawa, czy ty będziesz jeździł po Rosji, czy nie.
my wypowiadaliśmy się zupełnie innego, wiesz, pod zupełnie innym kątem, bo prywatnie to ja też sobie będę jeździł po Rosji, ty nawet nie będziesz o tym wiedział, że ja będę jeździł po Rosji. Tu chodzi o publikacje pod kątem youtuberów, streamerów. Nie pod tym kątem, o którym ty teraz mówisz. My mówimy pod kątem publikacji, wiesz. Dobra. To gdzie jedziemy tutaj w końcu? No, za Junią. A, okej, okay, czyli w lewo, dobra. W lewo, na rondzie w lewo. Na rondzie nie jedź prosto. Prosto się nie da, ale można w prawo. Kieruję się na Kristiansand, E18. To dobrze, się kierujesz. A Ponciuś, powiedz mi, ty jesteś na autostradzie? Już nie, zjechałem właśnie, bo było nadanie, ale były żółte krzyżyki i trzeba było zjechać. Ja jestem ciekawy, gdzie jest Giki. Ja ogólnie na Göteborg mam znak. Aha. Ja piję. Na co? Na Göteborg. Ale kilometry maleją. Wiesz co, raz... Junia, zwolnijcie, bo ja was... Ja tu mam kłopot z trafikiem, ja cię zgubię zaraz. Kurczę, W tunelu jest wypadek, raz zauważać. Nad ramen, jakbym pojechał? My tu zginiemy wszyscy. Dlaczego mi się wydaje, że Giti dzisiaj wyląduje w Hiszpanii? Dlaczego mi wujek bohu zniknął? Nie! Tyle pytań, tak mało odpowiedzi. Słuchajcie, czemu tu... Co tu jest grane w tym tunelu? No, jest wypadek, jechać prawym pasem. Nie, kto im kazał tu zrobić wypadek? Ja cię kręcę. Nie, my tu wszyscy zginiemy. Trafik Wszystka zrobił śmierć. Wypadek. Na czołówkę. Głupol jakimś Volkswagenem poleciał. No co? Czekajcie, no co tu? Co on tutaj robi tą osobówką? Tyś ty ogłupiał! Pod prąd ty! Junia, Mirek, zwolnijcie, bo w tym tunelu będą jaja. Niech wszyscy z tego tunelu wyjadą. Stoimy, tylko ja zapytam tak, czy wszyscy się wyspali, bo jedziemy do rana z tego co widzę. Niech nas dobry Bóg ma swoje opiece. Nie, my tu poginiemy. Mirek, ja ci tego nie zapomnę, ty małpo zielono. Ty se to przemyślał w ogóle wszystko, Mirek? Czy jak? Tak. To była gruba zaplanowana akcja. Mi się wydaje, że Mirek to jest w ogóle w zmowie z swoimi widzami, bo oni cały czas cię prosili o live 12 godzin i teraz chyba Mirek im to spełni. Nie no, słuchajcie, nie... Ty gdzie się mi tu ryjesz? To za głupi trafik, jak mu wyjdę na kopia mu w opony zarote, jego dziadowskie chińskie, to zobaczy. Ja tu stanę przy barierkach i czekam aż wszyscy przyjadą. Oprócz Gitiego, bo Giti tu nie dojedzie. I Ponciusia. Czyli w tym momencie nie mamy Gitiego i Ponciusia. A czy wy się w ogóle poruszacie w tym tunelu? Bo ja stoję w jednym miejscu i wszystko stoi. Wymijaj ich zygzakiem, przeciśnij ich, albo kamery zero użyj, jak już tam jest, bo ja tam jeszcze jakoś się prześlizgnąłem, ale tam jest w ogóle tragedia w tym tunelu. Tam tylko... Wujku, mała prośba do ciebie. Póki stoimy, mógłbyś odpalić mapę, w sensie tą tutaj na M i na tabulatorze ją powiększyć, żeby pokazać widzom, kto gdzie jest. Żeby wiedzieli, jak bardzo jesteśmy rozproszeni po mapie. Ale tą mapę mówisz tą na M. No to mapę na M, jak ja stoję, to mi się pokazuje wielka mapa. Aha, tak, tak. No ale dobrze. Możecie koledzy poradzić, jak się teleportować? A masz konsolę włączoną? Ojej. No bo jak nie masz konsoli, to się nie teleportujesz. No to ciśniemy w takim razie. Ale póki stoisz, no ja właśnie nie mam istnieje w korku. Pokaż tą mapę widzom, żeby widzieli, gdzie kto jest i naprowadzili może kogoś, kto się bardzo zgubił. Ja pierdzielę, Mirek, czemu myśmy se mogli... Na mnie palcem? Myśmy se mogli ten... Słuchajcie, ja tu jestem tak. Ja tu jestem z Mirkiem i Junią. Chłopaki utknęli w tunelu i mają przejeb... Natomiast gdzie... Szymon, ciś na siłę, weź ich na boki i rozgoń. Szukaj Gitiego, bo to mnie ciekawi. Szukaj mnie. Ja włączyłem mapę, Git jest pod Oslo. Jaki chłop! Piękny dzień po dniu. On jedzie w stronę portu w Oslo. A gdzie jest Krepel? Gdzie jest Krepel? Ponczuś, gdzie jesteś? A Ponczyk już jest dużo przed nami. Szukaj. W stronę promu jedzie. Jak w stronę promu?
Tam, gdzie mnie żagle poniosą. Ale wy nie możecie jechać promem stamtąd! Ty! Możemy. Oni promem to nie może tak być! To oni było w umowie. To jest jazda bez GPS-u. I pojedziemy tak długo, aż dojedziemy do celu. A teraz może się promem teleportować tam, gdzie jedzie pączek. A jak pojedziemy, no to zobaczymy. Nawet najpierw dojść do tego promu. Nie, pączek już jest przed nami w cholerę, w cholerę, w cholerę. Natomiast Gituś wyjechał teraz z tego promu i ciśnie... Gdzie cisnę, powiedz. No ale jak jeden i drugi wsiądą do promu, to pojadą w te same miejsce jakby. W sensie obok, te promy obok, nie? Giti. Ale tą samą drogą potem się spotkają. Tu się nie da ich przepchać, ja próbuję, ale nie ma szans. Nie przepychaj mnie. Giti, ja ci powiem tak. Masz przepierdolony. Tak. Giti, go home. Nie, no powiem ci. Jest znak na Göteborg. Wiem, gdzie jadę. Christian sam, dobra. Miziro, jak tam u was? Powiedz mi, ale powiedz mi, Giti, jak to się stało? Jechałeś za pączkiem. Pączek jest zupełnie przed nami, nawet wszystkimi, a ty zostałeś gdzieś tam koło Oslo. Jak tyś to zrobił? Zjechał na hot doga. No i tak przegapiłem chłopa, no. Czekajcie chwilę, ja coś idę zrobić, ja im pomogę. Słuchajcie, ja idę do tunelu, jak Sylwester Stallone, ja ich stamtąd wyciągnę. Będziesz jak John Rambo. Ja też już poprzek w tym tunelu zablokowałem, już nic nie umiem zrobić. Czekaj, jadę z pomocą. Ja prawie wyjechałem z tunelu. Teraz uważaj na mnie, bo ja tam jadę pod prąd. Chłopaki, idę do was. Nie, proszę, nie, ja już mam... Idę was ratować. Co, jakbyście tam polegli? Nie, no tu tam... W tunelu. Kto tam w ogóle zrobił wypadek? Jakim prawem? Mirek tutaj przyjechał. Mirek tutaj... Miski Weko, prawie kabina odpadła. Jezu, co tu się dzieje w tym tunelu? My nawet do 9 nie dojedziemy w niedzielę. Nie zrobimy od razu do Rosołu kilometry. O Boże. Miziro, ty... Na anioł pański. Właśnie, spróbuj przepchnąć tą wannę, ale tutaj od tej strony osobówki. Jesteś w stanie się tu wykręcić? Tam już nie da się wjechać. Tutaj, gdzie mnie teraz widzisz, nie jesteś w stanie się tu wykręcić? W sensie lekko cofnąć. A to właśnie próbuję. Przepchnij tą wannę do przodu. Mogę Skoda. Się wszędzie te cholerne Skody. To wy tam w hydraulikę się bawicie? Bierz tą Skodę. Bierz tą Skodę tam do krawężnika i tyle. No. Jest, panowie, jest. No, teraz kolejni. Ja pierdzielę, to jest Mortal Kombat. Szymon jest zblokowany poprzek, to już w ogóle bez problemu. Szymon, jak masz konsolę, jak możesz się przenieść kamerą... No nie kamerą... mam właśnie, ale to tepnę się do serwisu i dojadę jakoś do was, nie? Zero, czekaj, chwila, ja się obrócę. Widzę. Kamil, ty masz kamerę zero? Nie chcę tepnąć do Oslo, więc ja się dostanę po prostu tam, gdzie jest pączek. I będę na was czekał. No to tepnijcie się, bo nie macie wyjścia. Jak nie macie kamery zero, no to się tepajcie. No to słuchajcie, to skoro tutaj chłopaki się potepali, Mirek, to co, to my jedziemy? Jedziemy, oczywiście. Na żywioł, tylko się podepnę. O. No to będzie Patrewski. Się działo. 10 złotych. Życzę powodzenia, mam nadzieję, że na anioł pański dojedziecie. Płaczę ze śmiechu. Mam znak na Sztokholm. Brakuje tu tylko Bartasa, pozdrawiam. I na Göteborg. Patrewski, to jest... Mówiłem wam, że to będzie horror. Czemu ty płaczesz ze śmiechu? To nie jest komedia. To jest horror. Mówiłem, że tak będzie. Czułem to po prostu. Moi drodzy... Jeszcze chwileczkę powolutku, Kamil się już wydostaje. My jesteśmy jak drużyna pierścienia. Frodo w jedną stronę, reszta ekipy w drugą stronę. Normalnie drużyna pierścienia. Ile ich tam było w tej drużynie pierścienia? Też chyba 8. Kurde. Masakra. Nie tak łatwo wjechać po prostu do Mordoru. Nie tak łatwo dojechać do Mordoru, aczkolwiek Mordor już jest między nami. Tak. O cieniu.
Nie, ja tym manem nie mogę dogonić Juni. Ona naprawdę... Jestem wolny! Co? Jestem wolny! Uwolnił się. Ja zrozumiałem, jestem głodny. To też. Od czasu do czasu będę pokazywał sytuację na mapie, pokazywał po prostu lokalizację, gdzie kto jest i to naprawdę będzie... Ach, Pączek da sobie radę. Mi się wydaje, że Pączek tam po prostu będzie pierwszy. On naprawdę dużo nadgonił. 10 złotych. Mirek, tak ciutkę wolniej, 60 teraz na groźby. Przemyślałam szybciej. Okay. Zdecydowanie nie odwołam swoich no tylko ja nie słów. Mogę jechać tak, jak bym to chciał jechać. Ale Karolina, przecież ja grzeczny jestem. Ja nic nie zrobiłem złego tutaj. Przecież patrz. To patrz, jaki jestem grzeczny. Cały czas jestem grzeczny. Ja nawet... Patrz, ja nawet na rózgę od Mikołaja nie zasłużyłem. Tylko na poczciwy prezent. Pozwolę sobie zabrać głos. Szymek, jeżeli to ja ci zrobiłem, że w poprzek stanąłeś, to sorry. No, Szymek wywinął rogala w tym, nie? Przecież cię no tam. Ale trochę... chyba przeze mnie, bo to ja rozpieprzyłem po tunelu. No, zdarza się tam. No. Szymek ci na pewno wybaczy. Nie, Szymek? Szymek? Pączek. Pączek, idź na kawę, zostaw tamten... tamten tak się pogniewał, że się nie odzywa do... Ty zostaw tamten zestaw no i poczekaj na nas. No ja za Gitim jadę, nie? Za Gitim jadę, próbuję tak go dogonić. Oslo. Jedziesz za mną? Ja muszę na warsztat. Na moje części silnika. Mam warsztat, oczywiście. Dobra. Dobrze, i tam poczekaj na nas, na tym warsztacie. Wiecie co, panowie? Ja podejrzewam, że te masło orzechowe się roztopi, zanim my dojedziemy do tego, do tej tury. Co to kurwa się roztopi? Żaden agregat tego nie utrzyma, taki kawał drogi. Nie no, masakra. Kto stawia hot dogi? Kto zapraszał nas w ogóle? Ja zapraszałem was przez Mirka, bo Mirek miał dużo czasu, żeby to wszystko poogarniać. Czyli ty, wujek, stawiasz, Mirek płaci. O, punktami. To mi pasuje. Słuchajcie, ale nie przesuwamy czasu, jedziemy w nocy, nie? W końcu to oczywiście. Jest challenge. Jest. No. I tak jesteśmy ślepi, bo nie mamy GPS-a, więc czy my jedziemy w nocy? Jak pojedziemy w nocy, to będzie jeszcze większy tragizm tego wszystkiego. O cieniu. Gitti, ale ta stacja to musi być Orlen, bo tylko tam mam punkty. Okej, okej. Słuchajcie, a ja tego mam nieopłaconego. Tego całego etola. I tak nas pozamykają za to, co my tu robimy. To jest kryminał. Ale powiem wam, ładnie te ciężarówki wyglądają. Jak tak te obrysówki wszystkie świecą w nocy czy coś. My tak, kurde, powiem ci, Gituś, my robimy pewien błąd, nie? Że na live'ach i streamach przesuwamy te nocki. Bo jednak klimat jazdy w nocy też jest... Co to było? Mirek. Co tu miało być teraz? Czemu ty jedziesz 105 na godzin? No bo mamy daleko i gonię. Dlatego jadę 105 na godzin. Proszę się nie czepiać, z jaką prędkością jadę. Jak pojadę 90, to nie dogonię Mirka i Juni. Patrzysz i nie widzisz, co się dzieje. Ale ja nie przekraczam 90, bo ja mam ogranicznik. No to twój problem. Nie no, przecież jak ja bym tu jechał 90, słuchajcie, to my do miejsca celu dojedziemy chwila. Nawet pojutrze. Zlamiłem. O. Kto zlamił? Co gadasz? Kto to powiedział teraz? Ja muszę się zawrócić, bo źle pojechałem. Mirek, nie załamuj mnie. Czyli na tym zjeździe jedziemy do tego. Cóż za tobą chyba, nie? Dobra, nie mam czasu. Nie mam czasu. Ja pierdziu. Dobra, Junia się wykręca. Śmiało, Junia, ja poczekam. Nie, to jest jakaś... To jest jakiś horror. Teraz ja spróbuję. Dobra. Okej. Okay. A, kurczę, jednak koło kierownicy. Jazda na kole kierownicy to jest to. To masz pełną kontrolę nad ciężarówką, nie? Kamil, to od razu skręcaj tutaj w twoje lewo. Dobre. Chłopaki, a jak tam u was z browarusem? Coście rozbudowali jeszcze? Co tam u was w ogóle? Wiesz co, wujku, no... Ostatnio, jak zwykle, zresztą sam to możesz potwierdzić, OMSI ma swoje humorki i trochę wskazówki powykręcało.
Ale no, praktycznie jest gotowy. No jedynie co to teraz już takie poprawki względem samego funkcjonowania robimy, żeby w razie, jak już OMSI wywinie jakiś swój numer, żeby łatwo można było naprawić, nie? Bo wy się tam ten kupili większy monitor chyba, nie? Tak, tak, monitor jest, znaczy telewizor nie jest duża, nagłośnienie już jest 5.1 założone. O no kurnia. No powodzi się, no nie ma żartów. Blue Way, dziękuję za super chat. Akurat tam najbliżej ciebie teraz jest Gitty. Gitty, możesz pozdrowić Blue Way'a. Jesteś... No pozdrawiam, pozdrawiam. Gitty tam był teraz. Tak, Gitty tam był teraz koło ciebie, mógł paść na herbatę. Tak. Oczywiście planowo byłem. A jestem ciekawy, czy w ogóle w Oslo poprawiła się sytuacja, bo słyszałem, że tam nieciekawie było ze względu na pewne grupy społeczne. To już tam nie zamieszki, to już nie chodzi nawet o zamieszki na ulicach, ale chodzi o to, że no szkurde, no dochodziło tam do takich sytuacji, że do domów już nawet wchodzili oknami i drzwiami, nie? Wiecie, o kim mówię, o ciapatych, nie? Mam nadzieję, że tam sytuacja się uspokoiła, aczkolwiek w mediach ostatnio nic na ten temat nie mówili. XTCBL 10 zł. Fajnie, witam ponownie wszystkich. Niby razem. Macie pozdrowienia od XTCBL. Dziękujemy. Dziękujemy. Dzięki bardzo. Ty ogólnie wiesz, gdzie jechać, mogę ci ufać w pełni, tak? XTCBL również nie. Pozdrawiam. Mam na Malmo i Göteborg, albo Örebro i Jönköping. Pytanie. Ja w stronę Aalborg jadę. O kurde. To ja jadę na Malmo. A Mirek wybrał tą dłuższą trasę przez te serpentyny tam. Troszeczkę tam. A ile macie kilometrów? No. Ja mam 3050 na ten moment. Jak to jest możliwe? Nie mam podglądu, nie mam pojęcia. No, ja mam 3290. Dobrze masz, wujek, jedziemy. No ja pobłądziłem, a mam 3216. No właśnie, jak to jest, że oni pobłądzili, oni mają krótsze kilometry niż my? Mirek, jesteś pewny tej drogi? Tak, oczywiście. No ja ci fufam jakby coś. A jak nie, no to do haskiego trybunału pójdziesz. Przewodniczący Interpolu 10 zł. Spoko, uwaga, wujek, 19 ton masła orzechowego, nie zginiemy. 8 zestawów ciężarowych paraliżuje ruch komunikacyjny w Skandynawii. Wydaje list gończy. Do no, wszystkich takie spotkanie proponuje puchara złotelaczki, no i będziemy jechać każdy na zawody. Tak, i to pierwszy dojedzie do celu. Przewodniczący Interpolu, proszę nie wpadać w panikę, tutaj sytuacja jest już opanowana. Schengen.pl wspierający od 16 miesięcy jako autostopowicz, te kilometry przybywają, nie ubywają. No to samo chciałem zauważyć, ale nie chcę już to denerwować Mirka, bo wiecie, nie? Ja mu po prostu fufam. Filip Korczyński wspierający od 3 miesięcy jako autostopowicz, cieszę się, że to dzisiaj ten event, pozdrowam. Wiesz co, ja się zastanawiam, czy myśmy to dobrze zrobili, że to akurat dzisiaj. Mac 32, bo ja mam na jutro na nocną zmianę do pracy, ja się będę musiał kiedyś wyspać. Mac 32 wspierający od 12 miesięcy, to już rok, może patrząc w atlas samochodowy. Znaczy, pomoc w atlas samochodowy. Tak, no my będziemy tutaj od czasu do czasu używać tej standardowej mapy, ale w sensie, że zatrzymujemy się, patrzymy w mapę, wyłączamy mapę i jedziemy dalej, bez GPS-u, no bo to jest event bez GPS-u, ale nie event bez mapy. No, jakkolwiek musimy się tutaj ratować, a tą mapę pod M traktujemy jako mapę taką papieżaną, taki atlas, który no każdy kierowca chyba ze sobą ma jeszcze ze starej szkoły, nie? Wujku, bo ja jadę trasą taką, żeby ci pokazać twoje ulubione słoneczniki na mapie, bo dawno ich nie widziałeś. I tak chuja widzę, bo jest noc. To, po co mi te słoneczniki? W ogóle a propos mapy samochodowej, to w latach 90., jak powiedzmy się całe PKP zaczęło rozsypywać i prywatni przewoźnicy zaczęli wchodzić, no to wiadomo, że tam troszkę byli do nich słabo nastawieni, mówiąc krótko, z PKP. I wiadomo, tam jakieś rozkłady jazdy dostać, no to było na, powiedzmy, no wielki cud. To mi kolega opowiadał, że jak zaczęli jeździć, to autentycznie oni tutaj gdzieś ze Śląska w kierunku morza to jechali na mapę samochodową pociągiem, przynajmniej przypominam.
na mapę samochodową. No tak, ale wiesz, jak było z tymi mapami, nie? Kurde, ja pamiętam jeszcze, jak GPS-y były nowością. Nie każdy ufał tym GPS-om, zwłaszcza, że słyszało się, że ten wjechał do wody, ten tam wjechał w drzewo, ten. No to jakieś głupole po prostu, nie? Natomiast, wiesz, kiedyś te atlasy też trzeba było często wymieniać, bo były jakieś takie, tak jak teraz masz GPS, to masz aktualizację i tyle, nie? A wtedy aktualizacja to co? Biegałeś raz na 3 lata do księgarni i kupowałeś nowy atlas, nie? Albo nawet i częściej, no. Jak ja jeździłem w transporcie, to ja co roku miałem nowy atlas, nie? Ja sobie nie pozwoliłem na to, żeby jeździć na starszy niż tam 2-letni atlas. A potem jak już grzało mi w dekiel, no to nawet co roku wymieniałem atlas. A tu jechali pociągiem na atlas samochodowy. Czy jeździłeś na Malmo znaki? Tak, tak, na Malmo się kieruję. No to jak na Malmo, to... Jadę za tobą. Mhm. A to jak na Malmo, to dobrze chyba jedziecie. Dobrze jadę. Tak, na Malmo to dobry macie kierunek. Jejku, jak ja tutaj nie cierpię czegoś takiego, jedziesz i masz zwężkę, nie? I jeszcze trafik, który cię na przykład no chamsko nie wpuści za grzyba. No ale chcieliśmy trafik, mamy trafik. A gdzie wy jesteście w ogóle? Nie wiem gdzie. Nie mam pojęcia, na moście. Ja na autostradzie, nie wiem, kieruję się na Eisbierg, czy jakoś tak to. A skąd ty wiesz, że tam się kierujesz? Ja tu nie widziałem nigdzie żadnego drogowskazu. No bo Pączek. No ja mam na autostradzie. Bo Pączek już minął Alaborg, a my jesteśmy w Chrystusie. A Jezus, Pączek jest gdzieś indziej, Boże. Pączek, pomyliłem cię, myślałem, że tutaj jesteś z nami. Ja się kręcę. Dunia, ty mi nie uciekaj, bo ja tutaj mam trafik przed sobą. Trade Market Stambuł. Widzę Mirka. 10 zł. Na taki długi czas dostawy masła orzechowego rezygnujemy z tego transportu i zamawiamy Nutellę transportem... A myśmy wyjechali w ogóle z Norwegii? Nutelle chcą. Słuchajcie, rezygnują z masła orzechowego, chcą Nutelle. Nie no, słuchajcie, dowieziemy te masło orzechowe. Może się jeszcze nie roztopi. A jak się roztopi, to zostaną orzeszki z tego masła orzechowego. To jeszcze można orzeszki zjeść. Orzeszkami można sobie chleb posmarować samymi. Tam tłuszczyk. Jedliście oryginalne masło orzechowe? Takie original? Ja powiem wam, że... Jak to stwierdzić z tym original? Ja jadłem, no bo jadłem po prostu te oryginalne masło orzechowe, te amerykańskie. I powiem wam, nic specjalnego. Ale w połączeniu z dżemem to bajka. Na tosta, masło orzechowe, dżem, to jest po prostu poezja. Wiesz co, nie łączyłem masła orzechowego z dżemem. Aczkolwiek, ja wiem, czy to takie dobre jest, no, a może to zależy po prostu, wiesz, od gustów, od kubeczków smakowych, szklaneczek smakowych. Ale ja tam, nie wiem, ja tam jakoś specjalnie, nie. Wujku, teraz wjeżdżamy na prom, tylko żeby nikt się nie pomylił i nie wrócił nim do Bergen, bo jest taka opcja. Ja pierdzielę, ja bym się chyba załamał tutaj. Ja bym się... To pire jest dobre. Junia już widzę, wjechała na statek. Idealna godzina do rozmowy o jedzeniu. No. No pewnie. Dobra, a ja mam brak już... połączenia z siecią na serwerze. Specjalnie się rozłączył. Oj, jak mi przykro. Tak, wbijaj i jedź dalej, no problem. To nie wiem, czy jestem, bo znikło. Czekaj, próbujemy... Sesja zniknęła. Sesja zniknęła. Jak? Nie, cała sesja zniknęła? Nie, sesja nie zniknęła. A czy ja jestem w tej sesji? Nikogo nie ma, trzeba wbić na nowo. Aha. Ale jak nikogo nie ma na sesji? Nie, no ja teraz ten... Jadę i nie wywaliło mnie ani nic. Podobno, wujku, miałeś mocnego laga na streamie. Ja cię kręcę, hej! To teraz co, musicie wbić do mnie? Jeszcze raz. Oj, kurczę. Okej, ja wbiłem. Ale ja Szymona przecież widzę na sesji, to jak mnie wybiło? Niemożliwością to jest. Ja jadę normalnie, nie wyrzuciło mnie. No, Mirek też jest tutaj przy mnie, to jak ten? Bo no my już jesteśmy z powrotem. A ja też jestem w was już. No, to jesteśmy wszyscy. Dobrze, no to jeżeli... Ale mam... Ale chwila, nie widzę Juni, a Junia tu była. Czekajcie. Ale jaki ping mamy duży z Mirkiem. No Mirek jest.
Mirek jest? Jest Dżunia? A gdzie jest reszta? Dobra, no ja już też jadę. Mirek, zwolnij troszkę. Niech Dżunia wjedzie między nas. Niech Dżunia wjedzie między nas. Ale tutaj... Kurczę, dobra, piórko. Teraz mnie wyrzuciło. Dziwne rzeczy. To może być niebezpieczne, nie? Tak jedziemy, a tutaj nagle sibum, nie? Dżunia, wyprzedź mnie, jedź przed Mirka. Teraz mi... Poczekajcie na sporcie. Jak długo wam zetrwa tutaj dotrzeć do tego portu? My w porcie już jesteśmy. Jesteście już w porcie? Okej. Okay. Tak, zatkniemy. Okej. Okay. Ja nie wiem, czy ja jestem, czy nie teraz. Słuchajcie, ja pokazuję mapę, żeby się dowiedzieć, kto gdzie jest, bo to teraz będzie ważne organizacyjnie. O, znaczy ja tak, Kamil jest w porcie i Miziro są w porcie. Tutaj chłopaki... Dobra, ja was muszę przeprosić, bo córka ma problemy, przebudziła się kolejny raz, tam uciekam do rożonki, dobra? Okej, okay, dobra, rozumiem. Jasne. Do następnego. Do... Najmocniej do następnego, trzymaj. Do następnego. Hej. Dzięki za wszystko. Hej, hej. Hej. Także tak, proszę państwa, tutaj browarcy, ja jestem w sesji. Jakby was rozłączyło, to po prostu wbijajcie, nie? To po prostu wbijajcie jeszcze raz. Się meldują. Matko. Nie, my tu poginiemy. Znowu wujku miałeś laga, tutaj o którym pisze. Laga na live'ie dość konkretnego miałeś. No ale ja patrzę tutaj na ten i jest, normalnie jestem na live'ie. Ktoś usilnie nie chce tego masła. Tak. Poznikali teraz wszyscy mi. Kurnia, co tu się teraz dzieje? Czekajcie. No nawet wpisując hasło nie mogę wbić do sesji. No, ale ja tak samo. Patrzcie, ale tak, jest Gitty i Junior Turbo, nie? A reszty nie ma. Ale słuchajcie, ja tutaj widzę swojego live'a na podglądzie i normalnie idzie. Spróbujcie wbić jeszcze raz, chłopaki. Jestem, jest tak. Błąd podczas wchodzenia do sesji. Tak, nie mogę wbić nawet wpisując hasło. Żartujecie. Ja cię kręcę. Niestety, nie da rady. Ale to macie jakieś propozycje, co zrobić z tym fantem? Ja wyszedłem teraz z gry i mam unable to sync. Steam was recently unable to sync Euro Truck Simulator 2 saves with the Steam Cloud. Kapa. A po polsku? To może się aktualizuje ty? Czekajcie, ja słuchajcie. Anyway. No bo tak, u mnie OBS jest na zielono. Transmisja, doskonałe połączenie. Jest Gitty i jest Junia. Nie ma tylko was. No to co jest do diabła? A jak ja teraz jako host na przykład zamknę tą sesję i powrócę do niej, to będę w tym samym miejscu, gdzie teraz jestem? Powinien być, nie? Tak, powinien być. Powinieneś być, tak. Spróbujcie wbić jeszcze raz. Kurde, no skoro ja jestem, Junia jest. Dalej nic. Występuje błąd. Jakim kurnia cudem? Co tu się dzieje? Junia teraz wycofała pod moją ciężarówkę. Mirka nie widzę. Jestem tylko ja i Junia. Mnie też już nie ma? Junia jakiś sabotaż robi. Czekaj, Gitty. Czy ty jesteś? Ty jesteś! Nie. Jestem ja, Junia i Gitty. What the fuck? Odpadli z programu, no. Ja myślałem, że OMS jest kapryśne. Dobra, słuchajcie, zrobimy coś takiego. Tutaj mi podpowiadają, żeby po prostu zresetować tą sesję. Słuchajcie, ja zapiszę tą grę, tak jak tutaj jestem, nie? Ja zapiszę. I wy po prostu z tymi parametrami, które dostaliście, spróbujcie wbić jeszcze raz. No i kurnia, na litość boską, no powinniście być w tym samym miejscu, w którym was zerwało. Dobra, ja robię tak. Ja zamykam sesję. Zamknij sesję. Okej. Dobra, zaakceptuj. I teraz czekajcie.
Słuchajcie, sesja będzie widoczna dla wszystkich, ale nikt nie będzie znał hasła. Wy hasło znacie, jakie jest, nie? No. Więc spróbujcie, tak. Więc spróbujcie wbijać jeszcze raz na tą sesję. Dobra, sesja jest otwarta. Miziro jest? Jest. No. Zaraz Kamil będzie, poszedł do kibelka. Mirek jest? Junia Turbo jest? Tylko Szymona powinno nie być, nie? No Szymon poszedł. Junia jest? Już Kamil przychodzi, już. No teraz jeszcze zobaczę, czy my jesteśmy na tych samych pozycjach. Gituś też jest? Czy my jesteśmy na tych samych pozycjach? Wiecie co, to jest kwestią tego, że może tutaj sam internet może coś tam, nie wiem, na łączach, może na serwerach studia SCS Software, no bo słuchajcie, co to za dziwny zbieg okoliczności? Znaczy tutaj widownia mi pisała, że mam lagi na live'ie, no ale te lagi na live'ie mogły być spowodowane tym, że tutaj was wyrzucało, nie? Z nie wiadomo jakiej przyczyny. Jak co jestem? Dobrze, ale gdzie jest Mirek, na miłość boską? Był przed Junią. O, nie ma go. Jestem przed wami, widzę was, ja jestem za zakrętem jakby. Aha, no to trzeba miłość. Znaczy, ty jesteś przed nami, tak? Tak, musicie ruszyć do przodu, wyjechać za zakręt i będziecie mnie widzieć. Dobra, czekaj. Junię. Dobra, no to jedziemy powolutku, no bo tutaj byłem tak, ja... Junia, Mirek. I za nami byli chłopaki z Browarusa. Czyli to się wszystko zgadza. Jak ktoś może na Discordzie podesłać mi hasło? Bo chyba mi wypadło z głowy. Na Discordzie? Czekaj, no. czy ja będę w stanie teraz? No, mam nieprawidłowo. Na którąkolwiek z tych. Tak, tak, czekaj, tylko wiesz, ja tego Discorda nie ogarniam jeszcze na tym, zwłaszcza na komórce. Czekaj, gdzie tutaj jesteś? Pączuś, jesteś? Jak ja ci tu mam wysłać, bo ja nie ogarniam tego Discorda jeszcze tutaj. Albo na naszym, na twoim kanale, na tym, na serwerze, w newsach, pogaduchach, peryferiach. No to czekaj, w peryferiach ci piszę. Dobra. Wysłałem do peryferii. Aha, dobra, mam. Masz, tak? Widzisz? Tak, tak, tak. Możemy jechać? No, powolutku, no Pączek i tak jest w zupełnie innym regionie mapy, nie? Łucja ma jelitówkę, leci jej górą, dołem. A już nawet nie ma czym. No, Szymon, ja to rozumiem. Ja też jak miałem jelitówkę, no to... Szymonek, no tutaj nikt nie ma pretensji absolutnie, wiesz. Dziecko chore, to wiadomo, trzeba się dzieciakiem zająć, nie? Ja pamiętam, jak Ania miała jelitówkę. Boże, kochany, cała noc na nogach. To jest paskudny wirus, jelituwa. No to teraz w pogoni za Pączkiem i Gitim. Pączek to zupełnie inny temat. On nas wyprzedził o lata świetlne. Nie wiem, jak on to zrobił. Prawdopodobnie w Oslo wjechał na prom i przeteleportował się pół mapy. Myśmy wybrali nieco dłuższą drogę. Gituś był przy tym porcie, ale z Oslo pojechał jednak, odbił do góry i tak jakby no jechał tym całym obwodem Oslo. Także Gity jest, można powiedzieć, tak równolegle do nas na mapie, ale Pączek jest o wiele niżej na tej mapie. O wiele niżej. My jesteśmy równolegle z Gitim na mapie, ale Giti jest na innych drogach, a my na innych. No i tak to plus minus wygląda. No i popierniczamy, ile fabryka dała, żeby, proszę Państwa, przynajmniej, no ja nie wiem, ja tak liczę do tej trzeciej nad ranem, dojechać do tego Stambułu. Mirek, są jakieś szanse na to? Szybciej myślę. Szybciej, że dojedziemy? Tak. Gitim, ile masz kilometrów na liczniku do celu? 2680. Jestem w mieście Malmo.
Nie, no to ty teraz masz coraz to większą tą przewagę w tych kilometrach. Maciej Michalik, 10 zł. Ja w do Hamburga śmierzam. Był tak mocny, że aż jakość spadła do 144p. Tak, żebyśmy do 18 dojechali do jutra, bo do pracy idę. Maciej, wszystko jest możliwe. Mógł być taki lag, ale to jest lag, wiesz, nie z powodu mojego internetu, bo jakby to było z powodu mojego internetu, to mnie by też wyrzuciło z sesji. A ja byłem na sesji, Junia była na sesji i był Gitti na sesji. Czyli lag mógł być spowodowany wszystkim właściwie, nie? Ale wy zapierniczacie, że ja was nie umiem dogonić tym manem, nie? No to jest po prostu jakaś masakra. Junia Turbo ma turbo odpierdala trzeba tam, nie wiem, w tym, pod tą kanapą czy coś, potlenek azotu czy co ona tam zamontowała. To jest niemożliwe. Ja was nie umiem dogonić tą ciężarówką. Junia ma 750 koni, wystarczy. Ja pierdzielę, no musicie troszeczkę zwolnić, bo jak ja was zgubię, no to inni też się zgubią, no bo ja was nie dogonię tym manem, no nie ma szans. Ja was nie mam zasięgu wzroku, ja mam pedał wciśnięty w podłogę i nie jestem w stanie was dogonić, także musicie zwolnić, nie macie innego wyboru. Chociaż troszkę, no. No bo mówię wam, no pogubimy się tak, że całkowicie będzie klapa, no już jest mała katastrofa, każdy na innym torze. Ja już mogę odśpiewać Deutschland i Bieralec, bo właśnie literkę D przed sobą widzę tablicę. Mirek nas prowadzi naokoło, my objedziemy cały Deutschland. Mirku, ufam tobie. Powinny być takie obrazki święte. Mirosław, tak. Ufam tobie. Tak jak kiedyś ksiądz chodził po kolędzie i rozdawał, ty Jezus, ufam tobie, nie? O, byłeś grzeczny, chłopcze? Byłem, masz obrazek. Pokaż zeszyt. Te czasy. A pokaż zeszyt. A jak się człowiek cieszył z tego obrazka za dzieciaka. O, za dzieciaka, to tak. A dzisiaj dasz dzieciakowi taki święty obrazek, to wiesz, takie spojrzenie tego księdza. Idź mi stąd. Korzystając z promu, nie łamie regulaminu, tak? Nie. Nie. Okej. Okay. No tak, tylko ty się wbijesz teraz pewnie na Rostock. Będziesz w ogóle w innym rejonie, w którym, że tak powiem, możesz wsiąść do Berlina. A Gituś, ty pamiętaj, że ciebie obserwują u ciebie na Twitchu i wiesz, tak. Jeżeli użyjesz GPS-u, to zaraz nam tutaj widzowie dadzą znać, także... No. Tak, tak, tak. Ja jestem tutaj skanowany. A dużo tam masz na Twitchu teraz człowieków? Wiesz co, 73. To dużo. Dużo. Ja powiem ci tak, jak obserwowałem jakość obrazu z farminga, tak porównywałem YouTube kontra Twitch, to dużo różnic, dużej różnicy nie było. Dopiero potem chyba jak się dostaje te partnerstwo, jak się dostaje te większe możliwości, no to wtedy o, Junia policaja potraktowała, nie? Przytuliła go naczepą do barierki. Junia to jest dzik, powiem wam. Miziro, czy my mamy zwolnić, żebyście nas dogonili? Nie, to wy macie to wy macie mnie dogonić. Ty, to jak ty teraz skorzystałeś z tego promu, to powiedz mi, ile ty teraz masz kilometrów do celu? Znaczy się, ja widzę, że mam tutaj na Rostock prom. No. I myślę, czy to jest dobry krok. Tak, na Rostock to jest najlepszy krok, jaki możesz wykonać w tym miejscu, gdzie jesteś. Okej, okay, to ja płynę na Rostock. Zaraz zobaczymy, ile kilometrów będę miał. Zaraz mi powiesz, że ma 1000 kilometrów i jadę tam do niego. Tak dobrze nie będzie. A ty znasz tą drogę i tędy nas prowadzisz? My jedziemy z drugiej strony mapy jakby. No tak, ja no wiem, że jedziemy z drugiej strony mapy, ale... Inaczej, jeżeli Gitti dostanie się do Rostocku i pojedzie na Berlin, to jest duża szansa, że na obwodnicy Berlina się z nim spotkamy. I zbijemy sobie piąchę. Słuchajcie, wszystkie drogi prowadzą do Dżanguery. Bo Pączek za chwilę z tego, co tam mówił, to będzie w Hamburgu. Te, co by my faktycznie w tej drodze na Stambuł nie znaleźli się w Dżanguerze. Gdzieś tam pod Dżanguerą. Albo na tej wyspie, co się znaleźli w LDL 2. Wojku, ale... Guama? Guama, Guarma, jakoś tak to było.
Hiszpania nie jest złym pomysłem, bo gdybyśmy nawet trafili do Hiszpanii, to z Barcelony prawie bezpośrednio można się promem dostać pod Stambuł. Ty już nie kombinuj, Mirek. Ja po prostu jedź tak jakby było najkrócej. Chociaż ja wiem, że to nie jest najkrótsza droga. Ty, czyli w górę mapy wyszło krócej niż w dół mapy. Ja mam teraz 2400 km. Brostok. No to ty masz przewagę ponad 400 km. Ja ewentualnie bym poczekał na was, żebyśmy się spotkali gdzieś. Czyli ogólnie lepiej czasami jeszcze pogubić, żeby znaleźć krótszą drogę. Tak, żeby potem się odnaleźć na nowo, nie? Jak to w takim romansidle. Gitti, to ja ci powiem tak. Jedź z Rostoku do Berlina i na obwodnicy Berlina wypatruj nas. Ty, słuchaj, jakby z nami Sarniak pojechał, to on by znalazł taką drogę z gejzerami i żeby te gejzery od razu nas wyniosły tam, wiesz, gdzieś. Widziałeś ten, nie? Co z Fansimem jechali. Ty, chłop, jaką drogę znalazł? Po jakichś gejzerach jeździli, gdzieś w powietrzu, gdzieś nad mostami, gdzieś nad miastami lecieli. Jak on tą drogę znalazł, to jest po prostu Sarniak, to jest po prostu geniusz, nie? Jak on to znalazł, ty? To jest niesamowite, nie? No szacun. Jakby tutaj teraz Sarniak był za przewodnika, to mówię wam, my byśmy już gejzerami byli w Berlinie. Gejzerami! Junia, ja zaczynam cię tracić, tam jeszcze policja stoi gdzieś po drodze. Ja pierdziu. Nie no, panowie i panie. Jakby ktoś potrzebował zatankować, to wołajcie mi. Teoretycznie powinno paliwa wystarczyć. Bo ja tam zatankowałem, to miałem tam coś na... Nie wiem, coś prawie 5000 km tego paliwa, a droga była na 3,5, więc teoretycznie paliwa powinno mi wystarczyć, ale przy tym spalaniu, kiedy ja cały czas gonię kuperek Juni, no to śmiem wątpić, nie? Ja to, tutaj cały czas jadę na... Co? Co gonisz w Juni? Kuperek Juni. Kuperek? Kuperek. No to wujku, to ja ci powiem tak, że według wskazania mojego komputera w skanie i według tego, co pokazuje licznik do dojazdu do celu, to jeżeli się nigdzie nie zgubimy i dojedziemy do celu, to zostanie mi paliwa na 48 km. Bo prawie na oparach dojedziesz. Tak. Ja pierdziu. A teraz widzicie, cena idzie paliw do góry, a te ceny, które tam teraz pokazują, to... No, to powiem wam, w przeciągu kilku dni, no, troszeczkę poszło do góry. Ale z drugiej strony wolę zapłacić trochę więcej za paliwo, niż jak jakiś rusek ma mi biegać między blokami, nie? Także teoretycznie nie ma na co narzekać. Są tacy, którzy mają o wiele gorzej. Problem tunel jest taki... w Hamburgu, jeśli ktoś pytał o moje położenie. Dobrze. Problem jest taki, wujku, że dopóki tankujemy w Polsce paliwo, to tak naprawdę ruskim pchamy pieniądze do kieszeni. Bo 60% ropy jest ciągnięte od Rosji. No ale teraz już mamy się całkowicie odciąć, nie? Czy już nawet się całkowicie odcięliśmy? Pokazywali, płyną do nas tankowce, nie? Płyną do nas tankowce z Rosji, chciałem powiedzieć. Płyną do nas statki z gazem i ropą. Pokazywali dzisiaj, są zdjęcia. Te gazowe, które płyną, słuchajcie, to tak jak na tym swoim pokładzie, to jakby mieli takie białe, takie kopuły, nie? Ja nie wiem dokładnie, jak ten gaz jest dostarczany, ja się na tym nie znam, więc nie będę się wypowiadał, ale ogólnie te statki, które przewożą gaz, to ja wam powiem, to dla mnie to jest już wyższa technologia, nie? Wójku, ale jaka z ropą też płyną. Jaka prędkość ci pasuje? Wiesz co, pasuje mi taka prędkość do 90, bo ten mój man... No znaczy, to jest tak, że ja jadę maksymalnie do 90, tylko my mamy po prostu, że tak powiem, dużo większą moc w silnikach i od 0 do 90 jesteśmy cię w stanie, że tak powiem, za bardzo odstawić. Chyba, że cię Junia popycha do przodu i ty tak lecisz. Junia ma 20 koni więcej, ale ma słabą skrzynię. Ale Junia ma Volvo, nie? Pewnie sobie założyła 700. 10 zł. Tak, ona jakim ma 750. Jakim cudem Mirek za każdym razem wie, który zjazd na autostradzie wybrać i gdzie skręcić? Obserwuje kilometry i w tak, ogóle się nie wracając z wujku co do tych... Czekaj moment. Krasnal ogrodowy. Żeby odpowiedzieć sobie na te pytanie, które zadałeś, to musisz wiedzieć jedną rzecz, że Mirek to jest osoba, która
ma chyba rekordową z wszystkich polskich graczy ilość godzin przegraną w ETS-ie. To jest człowiek, który zna tą grę na pamięć. Od podszewki, nie wiem, czy jest jakaś droga na mapie, którą Mirek nie przejechał. Mirek, to ty robiłeś tą, to ty robiłeś te statystyki mapy na 100%, nie? Tak, ja mam mapy w ETS-ie i ATS-ie na 100% ze wszystkimi DLC. Jeżeli chodzi o godziny, to są lepsi, ale jeżeli chodzi o kilometry z World of Tracks, to w Polsce nie ma lepszego. Ja teraz jeździłem troszkę mniej i spadłem na 12 pozycję na świecie, a byłem w pierwszej dziesiątce. No, krasnologrodowy, masz odpowiedź bezpośrednio od Mirka. To jest chłop, który po prostu żyje tą grą, nie? On za tą grę, jeżeli chodzi o mapę, w ogóle to nawet nie ma o czym gadać, to jest mistrz, nie? Są dwie. Mirek to Mirek. To jest mistrzunio. Ja miałem... No. Ja ci wujku jeszcze powiem tak, na ten moment, tym zestawem, którym ja jadę, to ta Scania ma 4 miliony 139 tysięcy przebiegu, Volvo, które jedzie za mną, ma prawie 5 milionów przebiegu, a naczepę, którą ja ciągnę, to ona ma 3 miliony 100 tysięcy przebiegu. Ty to słyszysz, kastan ogrodowy? Masz pytanie, masz odpowiedź. Znaczy, ty zadałeś pytanie, odpowiedź, no... Słyszysz te przebiegi? Wiesz, ile trzeba się najeździć, ile czasu trzeba spędzić w grze, żeby chociaż na chwilkę w tych statystykach Wotra być na topce? Ja pierdzielę, przecież tam te statystyki, te godziny, to wszystko, jak tam popatrzysz na ten wierzchołek Góry Lodowej, to są ludzie, którzy chyba nie śpią, nie jedzą, nie chodzą do pracy, nie chodzą do szkół. No to jest niemożliwe. No zrób takie statystyki. I to na klawiaturze, nie, Mirek, robisz? Jeszcze na klawiaturze! Tak, dokładnie, na klawiaturze. Też na klawiaturze jeżdżę. Męczennicy. Ale do Mirka to ja dziękuję, to już mam lata świetne jeszcze. Mirek, ale nigdy cię nie ciągnęło do tego, żeby kupić koło kierownicy? Czy masz, ale nie grasz na kole kierownicy? Jak to u ciebie z tym kołem kierownicy? Czemu cię nie ciągnie do koła? Ja ci powiem tak, że ja w pokoju obok mam jeszcze praktycznie nowy G27 na stojaku, ale jakoś mi jest niewygodnie. Ja już nawet na Fanateku jeździłem i jakoś tak mi to... Jak się... niewygodnie? Wytłumacz mi to ludzkimi słowami. Czekaj, moment. 10 złotych. Inaczej, hej, wujku, ci to powiem. Wiesz, gdzie jeżeli mogę napisać moment, do moment. CSU, bo mam problem z konwojami. Nie mogę dołączyć do znajomych do konwoju, smutna buźka. Ale Rogogo, nie teraz, no bo teraz widzisz, jaka jest sytuacja. Ja ci tego teraz nie wytłumaczę. Musisz po prostu, jeżeli nie możesz dołączyć, na przykład, patrz, jeżeli zakładasz host, powiem ci tak na szybko, kolokwialnie, zakładasz hosta, wpisujesz hasło i dajesz znajomym po prostu, no, loginy do hosta, nie? Do twojego konta. Natomiast jeżeli ty nie możesz być do znajomych, to istnieje taka możliwość, że znajomy zainstalował jakąś modyfikację, której ty nie masz, albo ma jakieś, jak ma jakieś DLC, którego ty nie masz, to raczej wbijesz, nie? Tylko nie pojedziesz na mapie tam, gdzie on jest, nie? Ale jeżeli na przykład znajomy ma jakąś modyfikację, której ty nie masz, no to prawdopodobnie nie wbijesz. Także, Rogogon, to są takie podstawowe rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę. Dobrze, oddaję ci, Mirek, głos, czyli ty masz G27, masz, czy tam miałeś możliwość Fanateka, czy tam pogrania na Fanateku i tak. W jakim koncie to ci jest, pod jakim, no przecież słuchaj, jak ja grałem wcześniej na padzie i na klawiaturze, jak ja dopadłem moje pierwsze koło kierownicy, to człowieku, ja na nowo odkryłem grę, ja od tej gry odejść nie chciałem. Ja ci to wytłumaczę inaczej, jeżeli pracujesz i twoja praca polega na jeżdżeniu i jeździsz po 12, 13, czasem 15 godzin dziennie autem za kierownicą, to ta klawiatura jest jakby czymś innym. Nie chce mi się po prostu, że tak powiem, po pracy 13 godzinach jeżdżenia za kółkiem, wsiadać za kolejne kółko w domu. Polać mu dobrze gada. Tak. Aha, na takiej zasadzie. To tak jak słyszałem, że ludzie pracujący w biurze, jak przychodzą do domu, nie chcą widzieć komputera na oczy. To się zgadza. To jest jakby coś innego, tak? Klawiatura to jest coś innego niż to, co mam na co dzień w pracy. A może na padzie by ci się nawet lepiej jeździło niż na klawiaturze? Chociaż wiesz, że tam ci nie chcesz życia układać, no. To jest nie, twoja no, sprawa, oczywiście. Nie? A co do tego World of Tracks, to jeszcze powiem tak, że tak naprawdę to ja bym tam był dużo wyżej, tylko ja później zacząłem jeździć na World of Tracks
bo w sumie łącznie kilometrów w samym ETS-ie teraz, jak dojedziemy tą trasę, to chyba będzie mi brakowało 2,5 tysiąca kilometrów do 11 milionów w samym ETS-ie. Basia i Piotrek tutaj pytają się ciebie, jakim cudem ta naczepa się jeszcze trzyma? Jakoś się trzyma, ponad 3000 ładunków przewiozła i się trzyma. Przyznaj się, ile razy ci plandekę pocieli? A tego już nie policzę. Ile razy ci paliwo spuścili? A powiem ci, że tyle razy, to ja jechałem w tej grze, to paliwa mi nie zabrakło ani razu. Bo ja mam technikę taką, że ja co dowiozę jakąś trasę, od razu tankujesz? Tankuję do pełna i naprawiam się od razu, więc mnie, że tak powiem, jakieś takie niespodziewane awarie nie spotykają. Oprócz tego, że kiedyś miałem sytuację, i to Kitty pamięta doskonale, że na miesiąc odpuściłem praktycznie granie, bo miałem coś takiego, że nic nie robiąc, jadąc normalnie, nieważne z jakim ładunkiem, samochód zapadał się pod mapę przeważnie jak dojeżdżałem do końca. Co ty gadasz? Tak, zapadał się pod mapę, latał pod mapą i prędkości były takie, że ani na trackbooku tego nie liczyło, ani World of Tracks tego nie liczył. No masakra była. Co się okazało, że to nie była wina gry, tylko po prostu miałem błąd w samym Steamie i musiałem Steama zainstalować na nowo i wtedy ten błąd przeszedł z gry. Co ma Steam do tego? Przecież to jest tylko platforma. No właśnie, sam się zdziwiłem, bo próbowałem walczyć z tą grą na wszystkie sposoby. Dopiero w momencie, gdy odinstalowałem Steama, zainstalowałem na nowo, to ten błąd zniknął z gry. Nikt do dzisiejszego dnia nie potrafi tego wytłumaczyć. Ha, ale jajo. To jest aż niewiarygodne. A to było po prostu na zasadzie, że nawet nie musiałeś wjeżdżać w barierkę czy coś, tylko jechałeś normalnie drogą i w pewnym momencie samochód, cały zestaw zapadał się pod drogę i miałeś prędkość tam powiedzmy 13-14 tysięcy kilometrów na godzinę. A to ty też chyba, nie wiem czy to ty, bo mogą cię z kimś pomylić, Maciej, ale czekaj, zaraz do ciebie 10 wrócę. Złotych. Rogogon, a po drugie musisz mieć zasubskrybowane na Steam Promote Convoy Mode Support. A, no to też jest ważne. Maciej, dobrze, no. Tak jest, tak, zgadza się. To się zgadza, jeżeli masz promoca. Mirek, nie wiem, czy ja cię z kimś nie pomyliłem, ale ktoś u mnie pisał, nie wiem, czy to Grzegorz Topik, czy to ty pisałeś, że nie da się mapy zrobić na 100%. Teraz w ATS-ie jest taka sytuacja, że legalnym sposobem po ostatniej aktualizacji nie zrobisz mapy na 100%, ponieważ poza mapą zaznaczyli na szary odcinek, taki 5-centymetrowy, trasę kolejową. I żeby ją odkryć, musisz się przenieść kamerą 0, bo inaczej nie jesteś w stanie tego zrobić. I w tym momencie sam STS zrobił to, że mapy w ATS-ie na 100% nie odkryjesz. Nie da się tego zrobić. No dobrze, a tutaj w ETS-ie? Bez problemu, nie ma najmniejszego. Zrobisz 100% mapy? Tak, zrobisz bez problemu. I ty zrobiłeś te 100% mapy? Tak, ja teraz mam 100% w legalny sposób mapy. Oczywiście, legal. W legalny sposób, nie używając kamery 0, nic takiego, jest zrobione 100% 10 mapy. 10 złotych. Dobra, poczekaj, dajcie chwilkę. Ja mam inny problem z konwojami, nie wyszukuje mi serwerów znajomych ani im mojego hosta. Mam wgrane promoc Convoy Mode Support. Rogogon, naprawdę, z tej pozycji teraz no niewiele ci mogę pomóc, no bo widzisz, no jest taka sytuacja, jaka jest, no to co ja ci mogłem poradzić, to ci poradziłem, tutaj też dostałeś poradę, no nie wiem, no ja nie siedzę w twoim komputerze, no po prostu nie mam zielonego pojęcia, co ty tam masz na miejscu, wiesz, to nie jest próbuj takie... Próbuj wujku zmienić pozycję. Siupę, nie? Co? Próbuj wujku zmienić pozycję, może ci będzie w drugiej wygodniej. Ale w jakiej sensie pozycję mam zmienić? Nie, dobra. Mam prowadzić do góry nogami, czy jak? Tak. O kurde. Nie wiem, na Berlin mam jechać, Mirku, bo kieruję się na Berlin, teraz na Szczecin mam znaki. Znaczy na Szczecin? Nie, czekaj. Jedziesz na Szczecin i na Poznań. Ja tam się kieruję. Teraz. Czekaj,
wyjścia powinni jechać na Drewno Praga, tak mi się wydaje. Tak, na Pragę powinni jechać. Na tak, Pragę. Z Berlina... No, cholera. Z Berlina na Drewno Wy się Pragę, musicie wy... kierować na Pragę. Wy nie jedziecie na Polskę, broń Boże. Ja się właśnie kieruję na Polskę. Patriota ja Szczecin. Ja tu mam zapisane na kartce, bo ja sobie spisałem trasę na kartce, jakimi drogami mamy jechać, no to na Pragę na bank trzeba się kierować. My teraz jedziemy na Magdeburg, na to z Poznania zjedziemy, na Wrocław i na Pragę. My chociaż tą trasą, stronę... Mirek, tą trasą, co my teraz jedziemy, to my też jedziemy w stronę Berlina. I ważne jest, żeby nie wjechać do centrum Berlina, tylko objechać go tym kółeczkiem dookoła. Obwodnicą, tak. Tylko tak, obwodnicą. Mogę... Tam jest trasa numer 10, o ile się nie mylę. Tylko, że my jedziemy teraz na Hanower się kierujemy, ale przed Hanowerem odbijamy na Magdeburg i z Magdeburga będziemy obwodnicą Berlina jechać. Co za ciul jeden? To Mirek? Nie. Trafik. Wyprzedzi cię i ci zwolni przed samym pyskiem. Tak, tak. Ja nie wiem, co im się stało, że oni są tacy chamscy. No przecież i ty takie... odbij później, odbij no przecież... później na dziesiątkę, na Drezno faktycznie. Przecież jakby jakiś kierowca zrobił ci to w życiu prywatnym, bo tak wiesz, tak na autostradzie jeszcze, no to grozi, słuchajcie, no ludzie w taki sposób giną w akcji, nie? W naszym kraju. My musimy ogólnie Drezno, Praga, później tam chyba mamy... Brno. No, no, dokładnie. Tak, i... na Wysława i Budapeszt, Szczegedyn. Właśnie. Mimosara krajowa. Tak, 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 Jędry. Tak, tak. Dokładnie tak. Dokładnie tak, jak dobra. Mówisz, Poczuś. To ja odbijam. Korzysta z mapy? Korzysta z mapy, z GPS-u? To ja. Nie, nie, podgląd robię po prostu na ten, nie? No to jest ciekawe, kto tam będzie pierwszy. Gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Podgląd, kto gdzie jest, po prostu zrobiłem. Znaczy, inaczej, ja powiem wam tak. Do celu mam 2400 km. Ja nawet nie wiem. Ja tylko na M-kę wszedłem, żeby zobaczyć, kto gdzie jest po prostu. W pewnym momencie było tak, że z Gitim jechaliśmy równolegle. Tak. I alternatywnymi trasami. My tu żadnego wyścigu nie robimy. Kwestia jest tego, żeby po prostu dojechać najlepiej razem. Wiecie, jak się tak troszeczkę teraz czuję? Czuję się teraz tak, jakbym uczestniczył w programie Top Gear. Właśnie. Nie? Czujecie się też tak chociaż troszeczkę? Mm-hmm. Jakbyśmy teraz brali udział w programie Top Gear. To wiecie teraz co ja wam... Pytanie, ja wam kto będzie tym snują? Jeżeli a nie krócej by było na Wrocław? Na Wrocław, ja mogę na Dresden jechać? Znaczy ty mogę. Powinieneś teraz jechać dobra. Na Dresden, dobra. Tak mi się wydaje. To jadę. I mi się wydaje, że po prostu, bo wy jesteście trochę przed nami i my byśmy mogli się w tym Drezno albo najlepiej w Pradze, o, to by był najlepszy pomysł, w Pradze na serwisie Renault spotkać, bo tam jest salon Renault. J4M, jeżeli jest jakiś problem z Exio, banicja, wiecie co macie robić, wszystkich takich, co robią gówno burze, bez dyskusji banujemy. Macie wytyczne, wiecie co macie robić. Nie będzie tutaj żadnych zadymiarzy. Ja powiedziałem raz, zadymiarzy wek. Jak nie zasługują na egzystencję w naszym społeczeństwie, jak nie umieją się zachować, do widzenia. Nie będzie żadnej litości dla takich, co robią zadymy gównoburze. Skończyły się te czasy, kiedy przymykałem na to oko. To widzisz, słyszałeś, tak? Widzimy się w Pradze na serwisie. Tak. Okej. Okay. Jadę na Dresden. Twoje zadanie na dziś dojechać do Pragi. O matko. Ale jak pojedzie na Pragę, to dobrze pojedzie, słuchaj. I jak pojedzie na Pragę, to dobrze pojedzie. No z Pragi to jest chyba najkrótsza droga w tamtym kierunku. Z no, tego co ja tak pamiętam, co ja sprawdzałem mapę zanim ruszyliśmy. Jak dojedzie do Drezna, to z Drezna na Pragę ma tylko jedną drogę. No nie tak, jest w stanie się pomylić. Tak, no dokładnie. I potem z Pragi już ciśnie, można powiedzieć, takim po ukosie, takim zygzakiem dróg w stronę Stambułu. Chociaż moment, muszę się wtrącić. Przepraszam, to jest Gigi. On może się pomylić. O, Gigi. O. What's
Słuchajcie, zdradzę wam sekret. Zanim jeszcze ruszyliśmy, przed odpaleniem streama, jeszcze przed pobraniem ładunku, Gity już zaliczył glebę. Na moich własnych oczach. Tak było. Odezwali się państwo idealni. Nie, ja też lamię. Ja też lamię, chłop. Ja mam teraz Volvo MP5 bez lusterka. Jest nowoczesny. Lusterka! Ja jak zobaczyłem, jak Gity przelatywał po prostu mi przed nosem, to było takie jak ten gościu z okna. Matko bosko, co to się stanęło? O kurde. Słuchajcie, myśmy tak stali w tej bazie i taki grzyb poszedł. Co to było? Kurde, Gity się wywrócił. O, ciupalina mycka. Nie, to ten trafik... Uważajcie tam za mną, trafik biały się zatrzymał po prostu na lewym pasie autostrady, nie? Wiem, czy mamy odległość tutaj z tyłu. No, to trzeba uważać na ten trafik tutaj, serio. To studio SS-ów to musi dopracować. Ja zauważyłem, że trafik to jest jakaś patologia tutaj. Ale powiem ci, wujku, że teraz w ogóle będą petycje pisane na World of Trucks, żeby usunąć pewne osoby pewnej narodowości z rankingu, ponieważ tam chyba w pierwszej piątce, pierwsze miejsce na pewno ma Rosjanin, bo on ma ponad 13 milionów kilometrów nabite. Ale czemu go mają usunąć? Dlatego, że jest Rosjaninem? Tak, tak. Tam ludzie piszą petycje, że Rosjan powinni usunąć z tych rankingów. Nie można. No. Dlatego ja też jestem generalnie, ja rozumiem, że Putin robi to, co robi i nie będę wnikał, nie wiadomo jak to oceniam, ale też nie można robić tak, że każdy obywatel tego społeczeństwa jest tego winien, bo... No widzisz, a ta tenisistka, Rosjanka, wiesz, ona płakała, nie? Jak ją wyautowali. Ona po prostu płakała, mówi, że teraz po prostu cały świat ich nienawidzi. I jej kariera tenisistki siadła, nie? Jej kariera tenisistki siadła. Wiesz, to nie ona zaatakowała Ukrainę, nie? Tak. Tak samo jak to pierwsze mięso armatnie, które tam poszło na tą wojnę, bo tego nie można inaczej nazwać, bo to były dzieci, to nie było w ogóle wyszkolone. Oni mieli jechać na szkolenie, się okazało, że oni idą w środek wojny. I to tak naprawdę było, że tak powiem, wysłani byli po to, żeby można było sprawdzić możliwości Ukraińców. No, a teraz mogę na chwileczkę zakłócić temat? Tak. Wy zdajecie sobie sprawę z tego, że teraz na kanale nasz horror ogląda 583 osoby? Brawo wam, brawo dla was. To witamy wszystkich. Nie, ja no po prostu... Nie róbcie tego w domu. No po prostu... No, szapoba. No, fakt, zgadza się, że dziękujemy za tak szeroką publikę. Natomiast wracając do tematu, powiem ci, że wiesz, powiedziano im, jedźcie tam, nie powiedziano im po co, że kwiatami ich tam powitają, a te dzieciaki tam ginęły. No. Dokładnie tak. I teraz, rozumiesz, złapali jednego, drugiego, trzeciego łebka, wzięli telefon, zadzwonili do jego matki, czy pani wie, że on tu jest? Czy pani wie, co on tu robi? A ten łeb spuszczony. Mamo, ja miałem być na ćwiczeniach. Ja tutaj jestem, robię to, co robię. Masakra, nie? Proszę o stację benzynową bardzo. Tak jak ktoś tego złapali dzisiaj, ze strzelonego, nie? Powiedziałeś to w idealnym momencie, bo jesteśmy na stacji. Tosiku? Ktoś na kawę? Ktoś po jakiejś, nie wiem... napoje. Kupali po prostu niesamowitej ilości. Jak ktoś potrzebuje tabletek na uspokojenie, to zapraszam. Na takiego konwoju to tych pomp przydałoby się trochę więcej, nie? Ja sobie też zatankuję. Za ja nie stoję to. Bo to jest masakra, ile to auto pali. A ty czym ty jedziesz? Panią, Faustemką. No, mi tutaj połowę baku też już manisko spaliło. Ale mówię wam, oni mi tutaj ją wycisknie. Przecież Mirek tutaj ciśnie, kurde, rozumiesz, dżunią. Ja tutaj już... Mój mantu już sapie za nimi, nie? Tylko z tym, że ja nie zakładam najmocniejszych silników. Ja zakładam takie... Ja nawet nie pamiętam, co ja tutaj mam założone. A ja tak zazwyczaj celuję 480... 500, ale nie tam od razu te największe pojemności. Co ja tutaj mam założone? Czekajcie.
No, Pączek, wybudzaj się, mycho. Pączek, ale poczekasz na nas w Pradze? 580 koni mam. Tak. Ja zmierzam właśnie na Pragę do Renault. No, my tam się postaramy jak najszybciej dotrzeć. Okej. W jakiej definicji masz ujęte jak najszybciej? 90 max. Ale w sensie w wymiarze czasowym. Czekaj, my jesteśmy pod... Pod Berlin. Nie, my Berlin w ogóle... Aha, dobra, bo ja tu źle zjechałem, okej. Okay. Berlin mieliśmy ominąć dziesiątką dookoła, z tego co ja pamiętam z mapy. Ominęliśmy, tylko że myśmy pojechali jedną drogę w dół. Ale na spokojnie, jesteśmy na dobrym torze. Znaczy tam było takie kółko. Tam było takie kółko, nie? Dziesiątką i potem mieliśmy jechać w dół i na czternastkę mieliśmy zjechać. Albo siedemnastkę. Pod Berlinem. My już jesteśmy niżej tego kółka. No to powinniśmy być teraz na siedemnastce. Jest siedemnastka. Dobrze jesteśmy. Słuchajcie, jednak tą pamięć mam dobrą. Na siedemnastkę teraz. Tu jest węzeł i jesteśmy na siedemnastce. Albo będziemy zjeżdżać na siedemnastkę. Dobrze to mówię. No to wy jesteście za mną chyba. A ile masz kilometrów do celu? Czekaj, schowam mapę. 2100 kilometrów. Ty, no to tak troszeczkę cię dogodziliśmy, bo miałeś przewagę 400 kilometrów, a ja mam teraz 2240. No, tak zaokrągliłem troszeczkę. To może tą samą drogą jedziemy, bo ja teraz na Dresden. Dobrze, tam jedź i potem jedź do Pragi. Wszyscy jedziemy do Ausfahrt. Okej, na najbardziej spotykana miejscowość na mapie, Ausfahrt. Wszyscy jedziemy do Ausfahrt. No nie ma znaczenia, jaką drogą jedziesz tutaj. Do Wszystkie drogi prowadzą do Ausfahrt. Wszystkie drogi prowadzą do Ausfahrt. I mrągowa. Jak w tej piosence. Jakie zasady ktoś wytłumaczy na szybko? Po prostu jedziemy bez GPS-a przez kawał mapy. To jest wymysł Mirosława Baki, który rzucił mi taki challenge. Do tego challenge'u, gdyby Gitti ma szczęście, że dzisiaj z nami jedzie. Bo prawda jest taka, że gdyby Gittiego tutaj dzisiaj nie było, to ja bym mu te wyzwanie rzucił do niego na live'a. Nie, to wy macie szczęście, że wy ze mną jedziecie. Co ty? A tak, to będę mógł kogoś innego wytyczyć do wykonania tego challenge'u, nie? No. Prawda jest taka, że największe szczęście to ma wujek Bohun. Tak. Czemu? Bo dostał wyzwanie, a nie musi go prowadzić. No ja prowadzę, przecież kto siedzi za kierownicą mojego mana, jak nie ja, ale... ja we własnej osobie. Czekaj Mirku, a czy to nie było też w planie, żeby się potem wymienić, że wujek ma prowadzić troszkę też konwój? Ale przecież ja prowadziłem, mówię na Pragę, jedźcie. Ale dlaczego? Kto wam powiedział, jedźcie na Pragę? Ja? No, ale nie ja nawet wiem, na jakiej drodze teraz jestem. Tak. Ale nie zdradza się najlepszych smaczków już w środku trasy. Ojejku, spoilery, przepraszam. Ej. Okay, GT, nie było żeby tematu. Ci nie było GT. No, pamiętaj, że ja mam stal lacie od Szymona. Pamiętaj o tym. No. Co mi tym laćkiem zrobisz? No one są, co? Kurde, chłopie. Ja wiem, gdzie ty masz okno. Oj, nie obiecuj. A ty, słuchajcie, nie, no po prostu, no co za chłop. Ja tam nie chcę nic mówić, ale to wujek Bohun, że tak powiem, zrobił sobie pod górkę. Bo gdybyśmy czemu? Gdybyśmy ruszali ze Stambułu, to labirynt byłby już za nami. Tak, labirynt mamy na sam koniec. I kto ten labirynt będzie prowadził? No ty! No przecież wiadomo, że nie ja, tylko ty. No przecież wiadomo, że nie ja, tylko ty. Nie, ja prowadzę przez 3000 kilometrów, a ty resztę. A ty myślisz, że ja mam Stambuł w kieszeni? Chłopie, ja tam ostatni raz byłem, jak do żłobka chodziłem. To ja nie pamiętam tego, to stare czasy. Już to pamięć nie ta, chłopie, mnie już w krzyżu łupie. Już czasami nawet mnie w jakieś różne zwoje mózgowe też łupie. Co myślisz, że ja mam taką pamięć? Ja mam pamięć na wyczerpane baterie, panie. Ja nie pamiętam, jak tam wygląda. Tam się dużo zmieniło od czasu dzieciństwa. Co ta Dżunia robi? Dżunia zasnęła chyba za kołem kierownicy. Słuchajcie, ona zamiata tam gdzieś, pobocza. Przytuliła się już do barierki. No. Teraz się nie pomylcie, mamy zjazd. ZNISZZCZATOR1990. Jedziemy na Ausfahrt. 10 zł. Na Berlin. Witam serdecznie i szerokości.
Dziękuję, Zniszczator. I teraz dziękujemy. Na Dresden. I teraz na Dresden. Nie jedźcie prosto na Berlin, tylko na Dresden w prawo. Słuchajcie, ja nawet nie wiem, gdzie dokładnie w Stambule, znaczy nie pamiętam tak teraz dokładnie, gdzie leży ta baza, do której my w ogóle jedziemy. I wy musicie jeszcze wiedzieć jedną rzecz, że ten ładunek, który teraz wiedziemy, został wygenerowany przez traki. I pytanie, czy traki dobrze wygenerowało ten ładunek do takiego stopnia, bo podjąć go podjęliśmy, bez żadnego problemu. Ale czy my go bez żadnego problemu oddamy? Znaczy ja ci powiem tak, że z własnego doświadczenia, jak pierwszy raz jechałem tą trasę, to jechałem właśnie ze Stambułu. No. Najtrudniejszym etapem w ogóle całej tej trasy to było wyjechanie ze Stambułu. Wyjechanie? Tak. No tam są te cholerne, kurde, drogi takie, jak w Stanach, kurde, jeszcze na takich estakadach, no to jest, tam będzie przewalone tam będzie. Stambuł ma takie skrzyżowania, takie labirynciki, że tam można 2 godziny jeździć i nie wyjechać. Kto to wymyślił? No ale kto powiedział, że będzie łatwo? Ty, ale w Stambule już może będzie piesy włączyć. Bo jak nam się oświeci, że jesteśmy w Stambule, to już jest event zrobiony. Event zrobiony będzie po oddaniu ładunku. Ja cię strzelę moim stallaciem, coś mi się wydaje, Mirek. Normalnie stale lać mnie świeżbi. Co za chłop? Znaczy, do twojej informacji powiem, że ty daleko do mnie nie masz, a ja do ciebie daleko nie mam. No, no to słuchaj, no zasięg jest tutaj jak najbardziej możliwy, także lepiej se uważaj. Co za chłop? Bo ja na twoje osiedle to mam dokładnie 22 kilometry. A ty jesteś z tych, nie? Orzesza. Z Orzesza ty jesteś? Tak. A kto jest z tych tutaj? Kurde, kto był z tych? Ja kto nie. Kto tutaj mówił, że z tych jest? Ja też nie. Wiecie co? My się już te wasze adresy wszystkie mylą. Ja niektóre adresy znam, ale mi się już one pierniczą. Serio. Rozwiązałem taki problem. Z tych czy z tychów w końcu? Z tych. Z tych, a. Z tych. Z tamtych. Jak się mówi? Z tych czy z tychów? Z tych, nie? Z tych. Z tam, może z tychów? A ja sam nie wiem. Nie wiem. Język polski, trudny język, powiem wam. Czasami człowiek się zastanawia, czy dobrze powiedział, czy nie lepiej czasami ugryźć się w język i poszukać jakiegoś terminu, który pozwoli ci okrążyć ten termin, którego nie jesteś pewny, czy dobrze mówisz. Widzisz, serio. Tak zapytam, jedziesz już na Pragę? Nie, Dawid, to bez promocji jest. Cały czas na Dresden mam znaki jeszcze. Słuchajcie, jedziemy bez promocji, to jest czysta mapka. Wjeżdżam do Czech. Pączek, ty już w Pradze? Tak. Ty, dobrze. Ale patrzcie, Junia jedzie w konwoju z nami i ona jeszcze pisze na czacie. Coś mi tutaj... A chwali nas, czy krytykuje? Nie, pisze, tak, że do Bartka pisze. Ty, skoro ona pisze do Bartka, to znaczy się, że ma czas jeszcze czytać ten czat podczas jazdy. Ale wiesz, Junia. Mówią, że kobiety naprawdę potrafią ja widzę po mojej żonie. Ona czyta książkę w tym samym czasie, co ogląda serial. No, bo to są kobiety właśnie. To bo są kobiety, no. Potrafią się skupić tylko na jednych dwóch rzeczach, wiadomo jakich. Jacy my jesteśmy prości, nie? Tak. Masakra. Patrz, ona jedzie w konwoju, czyta i odpisuje widzom. Mirka i tak nic nie przebije. Chłop normalnie na 5 latach jednocześnie siedzi. Ty, właśnie, no miałem zadać te pytanie, ale tutaj inne pytania biły. Mirek, powiedz mi, to jest pytanie klucz dzisiejszego spotkania, które musi być zadane. No, nie ma mowy, że nie. Jak ty to robisz, na miłość boską, że potrafisz być na tylu kanałach jednocześnie? Czy najpierw... No? Zacznijmy od tego, że w tym momencie jadę z wami, na telefonie mam odpalonego live'a twojego, na telewizorze leci Gigi, a jeszcze w tle mam odpalonego Kica. Kogo ty masz odpalonego jeszcze? Kicu z Twitcha. Kicu? Tak. A kto to jest? Gość z Krakowa, bardzo miły człowiek, fajne rzeczy robi na Twitchu, różne gry streamuje.
Już tam długo u niego siedzę. Ty, jak będziesz skręcał w lewo albo w prawo, to ty mów, bo jest taka mgła, że ja nie widzę już nic. Nie widzę nic na odległość wyciągnięcia łapy. Jest mgła. Tej mgły nie było na mapie. Kręcamy w prawo. Teraz już? Tak, za chwilę będzie... Na siedemnastkę? Na siedemnastkę. Na Pragę. Ogólnie na Pragę. Ja cię kręcę. Kto zamówił tą mgłę? Nie, my tu wszyscy zginiemy. Jest, Praga. Jest, skręcam na Pragę. Kurczę, zaraz się wszyscy spotkamy w Pradze. Wy też macie taką mgłę, tak jak ja? Tak, tak. Tak. I jeszcze mi deszczyk pada. Ja widać. No mi też. Naprawdę wszystko musi być jak w czeskim filmie? Halo? Kto zamówił tą mgłę? Bo tutaj czasami z tą pogodą nie ma pełnej synchronizacji. Jak jest lekki deszczyk, to u kogoś może być słoneczko. Tu jak tylko są ulewy czy coś, to ta pogoda się synchronizuje. Jakoś tak to studio SCS Software tłumaczyło. No, Juni Turbo nie widzę. A pytanie, czy Junia Turbo pojechała za Mirkiem, nie? Tak, jest za mną. I ty ją widzisz? Tak, siedzi mi na dupie, dosłownie. Dlaczego Mirek taki zadowolony? Jak to zabrzmiało? Siedzi mi na dupie dosłownie. Nie, ona tam ciśnie tym swoim Volvo. 700 kucy tam sadziła i dziocha ciśnie. Naturbowana kobieta. Tej mgły nie było w planiu, tak sam. To dokładnie tak, Szenken, jak piszesz. Dokładnie tak. Tej mgły nie było na mapie w ogóle. No, punkt odhaczony. Czekam na was. Bączek, tyś to dzisiaj zrobił naprawdę taki objazd, ale powiem wam tak, nie? Ja wam powiem tak, Bączek to jest chłop, którego nic nie jest w stanie zaskoczyć i w grze zniszczyć, nie? Przypominacie sobie Spinta i rezegraliśmy ostatnio z Bączkiem? On sobie wziął taką starą ciężarówkę, taką, która ledwo co się w ogóle kupy trzymała. Ja tak się obracam, tak patrzę na Bączka i mówię, chłopie, nie ma chuchu, żeby ty z tą ciężarówką objechał, nie? Słuchajcie, ja po drodze o wiele lepszą ciężarówką i silniejszą, wpadłem co najmniej w 4 kupy gnoju i jeszcze wjechałem do jakiegoś gnojoka i miałem ciężko dojechać. Pączek dojechał tą klepiącą się ciężarówką. Jak on to zrobił, nie mam zielonego pojęcia, nie? Tak było, nie zmyślam. To był to jest ten facet, to jest normalnie predator. Ten facet to jest normalnie predator. Jego nic nie jest w stanie zniszczyć, nie? To słuchaj, Ponczuś, nie zrozum mnie źle, ale ciebie powinni wysłać teraz na Ukrainę. Na pewno by wygrali. Na bank by wygrali, jakbyś tam był. Nie, ja D kategorię wojskową dostałem i mnie od razu odrzucili. I jaką miałeś kategorię? D? D. Do dupy. Ja też mam kategorię D. Znaczy wiesz, przez 3 lata mnie odraczali, potem już dostałem całkowicie, bo ja przechodziłem przez bardzo ciężkie choroby, nie? No. To mi z kolei ze względu na gabaryty moje i naciśnienie. A naciśnienie to jest przewalona rzecz. Da się z tym żyć, no ale na tabletkach cały czas, nie? Nie było aż tak wysokie, ale widocznie twierdzili, że nie. Ja mam kumpla, co ma wieczne naciśnienie i go... Rozumiecie, no nie da się go przekonać, żeby rzucił papierosy. Ma chłop naciśnienie i jeszcze pali papierosy, co najmniej paczkę na dzień, nie? Ja już nie powiem, że te papierochy są tak drogie, ale wiadomo, no, on tam mówi, no każdy ma jakieś swoje nałogi, on ma takie, co on odpiernicza tym biały przede mną, jeździ z zygzakiem, z jednego pasa na drugi, co go tam posrało, no co on wyprawia? Tak, jeśli chodzi o twojego kolegę, no to ja robię to samo, ja jestem naciśnieniowcem, jeszcze jestem palaczem. No to robisz bardzo poważny błąd, ale to jest twoja sprawa, nie? Jakby okay. To ode mnie zależało, no. To ja bym ci te papierosy podeptał. No bo... Wiesz, no to jest cholernie niebezpieczne połączenie, nie? Papierosy i naciśnienie. On jak chodzi do lekarza na ten naciśnienie i lekarz jak go już czuje tymi papierochami, pali pan, no to nie ma co zaprzeczać, bo czuje go tymi papierochami, nie? Mówi, za każdym razem dostanie zjebkę od lekarza. Nie było razu, żeby nie dostał zjebki od lekarza, nie? No, to jest po prostu, no krytyczne połączenie wręcz.
na ciśnieniowce, nie wiem, no teraz kontroluję, to mi się unormowało, mam 130 na 80. No to na wielkie szczęście. No, z wiekiem po prostu, z późniejszym, tak jak kontrolowałem, to mi się unormowało i zeszło poniżej 140, 130, 135. I dół też 80, 85, nie skaczę wyżej. Mm. Idę Pragę, jesteśmy w domu. A jak kategoria A, to już się boję, tutaj napisał Michu. Ja mam. No nie kategoria. Jest to, na pewno nie jest to nic przyjemnego, nie, takie. Junia Turbo, jedziesz bardzo dobrze, tutaj Piotr Huzar ci pisze, Junia. Kebab, gdzie ty jedziesz? Masz przecież tabelkę, jest tabelka. Moi drodzy, pytacie się, gdzie jadę, a przecież tabelka jest. Jest napisane, jakby, gdzie ja jadę. Stambuł, cel, druga linia. Jadę z masem orzechowym do Stambułu. Gdyby nie było na ekranie, ale jest. Znaczy, cel mamy, ale kto powiedział, że tam dojedziemy? Junia, ty tu skręciłaś w prawo teraz? Na rondzie w lewo. Na rondzie w lewo? Tak, na rondzie w lewo. Kurwa. Czekajcie na mnie. Poczekajcie na mnie. Ja teraz, kurde, się zaczytałem. Ja pierdziele. Gdzie ja jadę teraz? I czy ja będę mógł zawrócić? Mogę zawrócić. Dobra. Zwolnijcie na chwilkę. Na rondzie w lewo było. Ja wsny pieron. To im na środku. Na rondzie prosto, tak jak ten, co wyskoczył do góry. Ale Pączek, jak na rondzie... Chwila, moment. Sprostujmy. My mówimy o rondzie wjeżdżania do Pragi, a Pączek mówi o rondzie, które jest w serwisie Renault. Więc to są dwa różne ronda. Słuchajcie, aha. Kiedyś było tak, że jak wymuszaliście trafikowi, to on jednak wyhamował, nie? A teraz on w ogóle nie hamuje ten trafik. Nie, teraz w ciebie uderza. No, i to normalnie z pełną siłą. Nie no, Studio SS to naprawdę musi tutaj ogarnąć ten trafik, bo to jest ten... Czyli na tym pierwszym rondzie tutaj pojechaliście prosto. Teraz, nie, teraz ty pojedziesz centrum, prosto. Na centrum jedziecie. Ty wujek jedziesz prosto na tym rondzie. Ja jadę prosto na tym. Czyli jadę na Brno Wrocław. Jedź prosto, tak. I teraz... Ja do serwisu zjeżdżam. I teraz jak pojedziesz prosto, to za chwilę będziesz nas widział, stoimy na światłach. Wiesz, ja w tym czasie czytałem czat, żeby tutaj widzowie nie powiedzieli, że ich tutaj nie obserwuje, co robią, nie? No i jak czytałem ten czat, Piotr Huzar tam akurat pisał do Juni, co jeszcze mówiłem na tym, no to w tym czasie akurat rondo wyskoczyło, nie? To jest tak, jak jedziecie na przykład drogą, nie? I jedziecie przez 10 minut i na drodze nikogo nie ma. Nagle patrzycie przed wami rowerzysta, chcecie zjechać, żeby wyprzedzić rowerzystę na lewy pas, żeby go wyprzedzić, tego rowerzystę, i wtedy jak na złość ktoś naprzeciwka pojedzie. Ile razy miałem podobną sytuację, czy coś ten deseń? No, życie czasami po prostu takie jest złośliwe. Przyjechali. Witamy. Gdzie wy jesteście, kurnia, tutaj? Potem jechałeś prosto? Skrzyżowanie prosto i potem dojedziesz do ronda i na rondzie prosto. I za rondem będziesz miał po lewej stronie serwis Renault. Nichuchu. Gdzie ja jestem? Jedź tak, jak jedziesz. A skąd ty wiesz, że... A, bo ty mnie widzisz na... skąd ty wiesz? Przecież ja live'a nadaję. I teraz tym rondem... Jaki prosto. Chłop? Aleście się Pączek ustawili, jak ja się tam mam cofać. Jest Renault. Ja jeszcze nigdy nie lubiłem tak tej marki jak teraz, nie? Nie ma kolizji, cofaj śmiało. Naprawiacie ciężkie krówki? Tak, naprawiamy i tu się cofamy, możemy sobie fotkę strzelić i możemy jechać dalej. Tak, póki jesteśmy wszyscy. Ja cię kręcę. Dobra, to ja przyjechali. Też. Ja cię kręcę. Znowu razem. Drużyna pierścienia się połączyła. W końcu. Tu 3 godziny czekamy na was. Tak, 3 godziny. Tak, jasne. Tak. Co tak wolno? Chwila, moment. Kitty, chcesz prowadzić? Co? Do tunelu wjeżdżam. Nie słyszę, co piszesz. Do tunelu wjeżdżam. Co za chłop. Dobra, ja sobie tutaj stanę po... tam jest ciężarówka z tyłu. Ale jakoś sobie tutaj chyba dam radę
wykręcić. Ale naczepy ładne wybrałem, co? Turbo sprężarka z promocji z Obi. No ja widzę 10 zł. 3-4. Wujku, takie... mamy północ. No, najlepsze życzenia dla Ani. O, dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję. Ania tam, znając życie, to ona tam miała jakiś na YouTubie, u jakiegoś YouTubera miała tam jakiś event czy coś. Także. Czy my tutaj jesteśmy wszyscy? Wszyscy absolutnie? Kurczę. Jesteśmy tutaj absolutnie, absolutnie wszyscy? Czekajcie, bo tylko Szymona nie ma, nie? Szymon odpadł. Chłopaki, chłopaki, słuchajcie, no chłopaki, browarusy są. Ponczuś jest, Gity jest, Junior Turbo jest, ja jestem. Gdzie jest Mirosław? Tutaj jest Kamil. Mirosław jest tutaj, dobra. Dobra. Wiecie, ile to zdjęcie jest warte teraz? Co? Wiecie, ile to zdjęcie teraz jest warte? Każde pieniądze. Tak. Każde pieniądze. Czemu łaskawione w te? Kamil, tak byle jak się tam wciśnij, tak, schowaj tam przyczepę, rozumiesz, wepchnij ją tam za tego białego do kąta. To nie jest na precyzję. I nawet jak tam... przed cofaniem i karusa, więc to. Słuchaj, jak ja zdawałem prawo jazdy na ciężarówki, to jeździłem autobusem, także no, to jeździłem tym starym autosanem. Bez siedzeń. Ogołocili go z siedzeń. Znaczy, on był tylko taki do... Oni to mieli ten... Słuchajcie, oni powyrywali z tego autosana siedzenia po to, bo oni tym autosanem jeździli jako samochodem do przeprowadzek. Serio wam mówię. Oni jak mieli przewozić jakieś meble czy coś, to tym autobusem to przewozili. Dobra, moi drodzy, robię zdjęcie. Cyk. Nie wciągłem brzucha. Teraz będzie wszyscy cheese. Cheese. Jeszcze nie, jeszcze Maciek, nie, jeszcze nie. Jeszcze 10 nie. Złotych. Wujku, robicie jakiś drugi kurs po wizytówce teraz, czy już koniec? Nie, no na afterparty nie będzie czasu, ale my... Maciek, ale my nie jesteśmy jeszcze u celu. My mamy jeszcze sporo kilometrów do przejechania. Człowieku, my jesteśmy... Mirku, będzie połowa drogi? Nie. Nie będzie jeszcze połowy. Można założyć, że jesteśmy już tak bliżej połowy. Ale jeszcze połowy nie ma. Chłopie, my mamy jeszcze co najmniej 2 godziny jazdy. Jak nic. I w ogóle, jak to powiedzieć? Witam was w niedzielę. Witamy, właśnie, o. Witamy was w niedzielę. Witamy was w niedzielę. Opuścić. No. Hej. No. Jaki chłop. Lepiej zrób kota. Czekaj. Ta. Hej, no, o 12 w nocy. A teraz grają w Krakowie, zamiast tego, no, tego sygnału, to hymn ukraiński, nie? Tak, tak. Dobra, cyk, cyk. Jeszcze spróbuję z innych perspektyw. O, tak. Cyk. Dobra. Jeszcze z innej perspektywy spróbuję. Także jak macie teraz potrzebę napić się czegoś, wyjść do toalety czy coś, to macie do tego świetną okazję. Taka przerwa jest bardzo dobra. Tylko dajcie znać, że odchodzicie, nie? Bo jak ruszymy, to żebyśmy wiedzieli, kogo nie ma. To ja na sekundkę, że idę. To ja na sekundkę też zniknę. No. Czekajcie na mnie. Ja też prawdopodobnie na sekundkę zniknę. Pójdę do toaleta złożyć Ani życzenia. Idźcie, idźcie. Przynajmniej powiem jej wszystkiego najlepszego. A i tak impreza nas czeka. Właśnie, moi drodzy, dzisiaj o godzinie 12 u mnie na kanale nie będzie relacji na żywo, tylko będzie wcześniej nagrany odcinek, no bo jest niedziela, Ania ma urodziny, ja miałem urodziny, będziemy mieli trochę gości, także... Cyk, cyk, cyk. Dobra, wystarczy tych ujęć. Moi drodzy, my sobie tutaj troszeczkę postoimy. Ja z kamery drugiej zostawię, o tak, tutaj towarzystwo z takiej perspektywy. Albo jeszcze inaczej, jeszcze inaczej. Tu z dachu tego, że niby z kamery, proszę o tak. I ja sam muszę na chwileczkę odejść od mikrofonu. Za chwileczkę wracam. Też muszę skorzystać z toalety i za chwileczkę wracam. Także kto tam tego... potrzebuję, to ogłaszam.
przerwę. Nie taką dłuższą niż tam kilka minut, ok? No. Dobra, ja wyciszę mikrofon. Poszedł ten starszy pan już? Dobra, ja już jestem. Nie wiem, czy mamy coś mówić, czy nie. Dobry wieczór wszystkim, witamy już przy niedzieli. Przejmujemy ten kanał od teraz. Tak. Przejmujemy ten kanał, nie. Także subskrybujcie, lajkujcie, śledźcie. Nie ma wujka, nie ma wujka, jedziemy stąd. Dajcie, uciekamy mu. Niech sam zostanie na tym parkingu. Jedziemy stąd. Ej, dawajcie, kurwa, jedziemy. Spadamy. Rura. Dymy. Panie Jedzio, ale jajca, co? No szybciej, szybciej, stamtąd szybciej. Dawaj, dawaj, dawaj. Mirek, prowadź tam. No jadę, jadę, dobra. Szybciej, szybciej. Chłop teraz będzie nas szukał, dobrze, dobrze. Czerwony walisz, to jedziemy. Kurde, cholerny trafik. Chłop wróci, będzie w szoku. No ale szybciej tam stamtąd, bo widzę, że stoicie. Pod prąd jak trzeba, uciekać. Ja muszę jego minę zobaczyć, jak przyjdzie. Stajemy na połoczu. Dobra, dobra. To, 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 to. Ja mam ciacha, ja mam ciacha, ja mam ciacha. Ja mam ciacha. Kto chce wafelka w białej czekoladzie posypanym kokosem? Komu, wujku, komu? Chyba cię wywaliło z serwera. Czemu? No bo znikłeś nam z parkingu. Dlaczego? No nie wiem. No to co? No to zapiszę tutaj grę. Zapiszę tutaj grę. Kurwa. I jeszcze raz otworzę serwer i pobijacie, nie? Nie, dobra, czekaj. Nie, no nic nie wpisuj, jedź. Nic nie wpisuj, nic dawaj. Nie wpisuj, jedź. Coście napsocili? Ty co wy mnie tutaj? Przecież jedź. Jesteście wszyscy na sesji. Jedź. Coście jedź. Porobili? Wszystko jest dobrze, jedź. Chyba kogoś ciepnę stale laciem i pójdą w pokoju Chrystusa. Komu wafelka? Amen. Dobra, teraz powiedzcie mi, gdzie wy jesteście, łajdaki? Macznego. Dzięki, gdzie wy jesteście? Gdzieś koło Stambułu. No. What? What, krówi od świń? Ja pamiętam raz, GT, ja pamiętam raz, jak ty nadawałeś na kanale Farminga i miałeś tego moda na przenoszenie tych rzeczy, nie? Tam przerzucałeś tam tak. I pamiętam, też poszedłeś na chwilkę na tym live'ie, nie? Poszedłeś na chwilkę tam do dziecka czy coś, a ten chłop, który z tobą grał, przyszedł, obrócił ci ciągnik coś do góry nogami, tak ci postawił i uciekł, nie? Tak żeś było. Ty żeś przyszedł, żeś mu patrzył na ten ciągnik, żeś odjebał taką minę do kamery, że ja tu byłem poszczany. Ja my, co? Tak to jest, jak się odchodzi i się zostawia serwer postawiony. Pamiętasz to, nie? Pamiętam. A ten chłop przyleciał, ja tylko, wiesz, patrzyłem na ten ekran, patrzę, ktoś ci tam lata, nie? A ja nie wiedziałem, kto to jest. Przyleciał ci jakiś chłop, przewrócił się ten ciągnik do góry nogami i se poleciał, nie? W którą stronę wyście skręcili z tego serwisu? Gdzie wy jesteście, na litość boską? Wujku, w lewo. A czemu wyście se pojechali beze mnie, biednego? Jaka to jest w ogóle polityka? No bo znikłeś nagle z parkingu, no to myślimy, jedziemy, nie? Ale już się zalogowałeś z powrotem, no. Ale żeby mnie, bohatera, no wiecie co, prądem. I tutaj pojechaliście prosto, czy co? Prosto. Ty jedziesz prosto. No wiecie co, takie rzeczy, biednemu mi... Patrzcie, całe czaty się śmieją, od góry na dół. To nie ma nic do śmiać, a przecież ja tutaj herc klokoty dostanę. Ale
jak GT się obraził na to, że Biedronkę mu zamknęli w sklepie farmingu, to ja już, to już naprawdę. No bo zszedłem z Bizona, 27 stopni w cieniu, idę sobie do monopolowego pożubra, a tu zamknięte, bo się szarpiemu nie chciało kuźwa zrobić modelu z otwartymi drzwiami do sklepu. No. Pozamykane wszystko. Co to za mapa, jak sklepy pozamykane? Realna. No. Boże! Masakra, jestem pobeczany. Co ten chłop tam wyprawia? Ale ogólnie chciałem powiedzieć, Gitusz, że tak, ze wszystkich streamerów, których obserwuję, to ty strzelasz najlepsze minki zdziwienia. Serio. To jesteś, nie jesteś niepokonany pod tym kątem. To po prostu rysuje twoją autentyczność. Chłop w szoku, chłop w szoku. Szok w chłopie, no. Przechodzi, patrzy, ciągnik wyrzucony do góry nogami. Co tu się odjebało? Albo, nie wiem, czy widziałeś, jak raz robiliśmy rozrzutnik nawozu Ursusem, który wrzuciliśmy na Mercedesa Sprintera. No, coś takiego było. Dziękuję Sebastian Sebus 34 za super chat. Ta kwota z super chatu pójdzie dla Ani na urodziny od ciebie. Było, no nieraz żeście tam odwalali. Tak. A teraz co, zrobiłeś sobie przerwę z tego, co słyszałem w farmingu? Tak, tak, skończyliśmy sobie na tej amerykańskiej mapie podstawowej. Mhm. Troszkę wymęczyłem temat i na razie mam przerwę, no czekam na te sokole, co tam Sharpie zrobi. No nabieram sobie apetytu. Ty wymęczyłeś temat, a mnie temat wykończył. Tak. Wy możecie jechać, nie musicie na mnie czekać, ja sobie tylko zatankuję. Myślisz, że ja trafię tam? Mireczku. Nie no, Mirek. Poczekamy. Nie! Wpakowałem w Junię. Junia, sorry. Wjechałem jej w kuperek. Wjechałem Junię w kuperek, ale chyba nawet nie poczuła. Jakby poczuła, to by już miał tutaj lamy na superczacie. Bo czekajcie. Są lamy, ale nie od Junii. Od Basi, Piotra, od Bartasa. No to wlepiła jako trzecia. O kurde. Masakra. Jak ona to robi? Powiedzcie mi. Kamil? To ja. Kamilu, czy ty już grałeś, czy ty już widziałeś, czy ty już opanowałeś Simraila? Coś tam widziałem twój film Simraila, no. Coś tu zatem pogrywaliśmy i powiem szczerze, że jest dobrze. Jest potencjał, nie? A widziałeś u nich na fanpage'u, jakie oni fotki wrzucają? Ty widziałeś... Nie obserwuję jakoś bardzo, ale coś tam się przebija. A widziałeś piąty peron, jak zrobili w Katowicach? Widziałeś, jak zrobili w ogóle dworzec w Katowicach? Ja cię kręcę. Jestem po prostu wbity w podłogę. Coś... Znaczy ja mogę porównać, jeśli chodzi o to, co ty jechałeś tam ze Staszica, tamtędy jeżdżę i Maciej, no Michali, naprawdę jest prawie, że to, co jest w rzeczywistości. Bo w rzeczywistości tam by tak łatwo by nie szło wyjechać, jak ty wyjechałeś. Czekaj Kamilu, tak, za chwilkę wrócimy do tematu. Tak dla Ani i taki prezent. Pozdrawiam. Czy są produkowane w Rosji te wafelki? To są polskie wafelki! Nasz polski wafel! No. Nasz polski wafel. Nie ma żadnego kodu rosyjskiego. Dziękuję bardzo serdecznie. Przekażę Ani i tą kwotę też przekażę Ani. Dziękuję bardzo serdecznie. Powiem ci tak, Kamilu. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Ja przepraszam was w ogóle, że ja tak podjadam te wafelki. Zapewniam was, że one nie są rosyjskie. Ale zapewniam was też, że troszeczkę głód mnie dopadł. Ja krzepię tutaj głód, także proszę mi to wybaczyć. Jest po północy i Gitti zazwyczaj wprowadza taką politykę u siebie na kanale, nawet chyba w regulaminie zapisał, że jest zakaz rozmowy o jedzeniu o takiej godzinie. W związku z tym ja musiałem się jakoś posilić, no przepraszam bardzo. Wcale nam smaka nie robisz o tej porze. Wafelkiem? Toż to wafelkiem. Nawet jedzenie. Toż to nawet jedzenie nie jest. Mhm. Co to jest? To jest maszkiet. Dobrze. No to wafel przecież nie rosyjski jest całkowicie. Może kokos pochodzi z Ukrainy, nie wiem. Nie badałem. Gdzie wyście mi znowu uciekli, na litość boską?
Halo? Jest tu ktoś? No. Gdzie byście wszyscy są? Ja z Miziro jestem za tobą. Ja za Junią jestem. I Mirkiem. A gdzie jest Junia? I Mirek? Ze mną. Przed wami. A gdzie jest Mirek? Z Junią i ze mną. A gdzie wy... Co wy tam robicie? Co wy tam robicie? Gdzie wy w ogóle jesteście? Nie, bo mnie tutaj przyblokował trafik. Ja nie widzę... Ja nawet smrodu po waszych spalinach nie czuję. Przepraszam, jakich spalinach? Euro 6? Ta, Euro 6, ta. Szkoda, że nie elektryk nawet. U nas po Katowicach jeżdżą autobusy elektryki. Tylko tak cudownie kopcą. Nie wiedzieć czemu. Że to elektryki są, a tak kopcą... Obwody niektóre... się topią. Co? Kopcą z ogrzewania. Z ogrzewania kopcą, no oczywiście. A, bo to jeszcze na piece jest. Ta, na te... to są te kopciuchy założone tam, wie. Ale tak a propos tego, to właśnie kiedyś, jeśli chodzi o ogrzewanie, to wagony kolejowe tak były kiedyś ogrzewane. No słuchajcie, no wiecie, ja jeżdżę hybrydą, nie? A przecież na zimny silnik jak odpalę, no to tak samo kopci jak zwykły tradycyjny, jak zwykła tradycyjna jednostka napędowa, nie? Dopóki nie dostanie temperaturki. Także wiecie, ta cała ekologia to jest takie troszeczkę... No oczywiście, no jest tam może troszeczkę tych... Troszeczkę spalin mniej w atmosferę, no ale to tylko troszeczkę. Aczkolwiek już bardzo śmiałe plany są w stosunku do ciężarówek. Co prawda tych do 12 ton, tych takich lekkich, co prawda też dystrybucyjnych w wielu przypadkach, no ale też coraz to śmielej idą w te ciężarówki elektryczne, nie? No. Do osobówki mają już baterię opatentowaną, która ma zapewnić minimum do 1000 km na jednym przebiegu, na jednym ładowaniu. Minimum. No to powiem wam, no idzie to do przodu, idzie to do przodu. Te pierwsze baterie, to tam były chyba 100 km i to auto padało. A teraz już do 1000 km opanowali. No to w naszym przypadku, słuchajcie, ładujecie tutaj, tak jak ja mieszkam w Katowicach, nie? Ładujecie ten samochód w Katowicach i nad morze zajedziecie bez żadnego problemu. No bo ja mam nad morze 600 km, 600, może w zależności w którą stronę jadę, które miasto jadę nad Polskim Morzem, no to może maksimum do 700. I dojadę na jednym ładowaniu, nie? A dopiero potem tam gdzieś u gospodarza ładuję. Także no są te baterie, coraz to, te zasięgi, te bateryki coraz to lepsze robią, kurczę. Irek? Tak? Czy my będziemy jechać przez Bańską Bystrzycę? Chyba tak. Albo co najmniej koło. O. Nie, my jedziemy niżej, na Bratysławę. O, całe szczęście. A czemu pytasz? Jejku, bo nie lubię tej trasy po prostu przez Bańską, koło Bańskiej Bystrzycy. Czemu? Tam to jest przejście pograniczne. Tam są takie serpentyny. Się tragicznie tam kręci. To nie było w Promocie czasem? Tam są takie serpentyny i tam jest faktycznie ciasno. Jak coś sprzeciwka jedzie, można się zdziwić. Nie cierpię tamtędy jeździć. Powiem wam szczerze, ja nie mam takich z nieulubionych tras chyba tutaj w ETS-ie. Ja każdą trasą bym pojechał. Jedynie co, to jak był track SMP, to ta droga śmierci, to tam mnie troszeczkę to irytowało. Raz się tam dostałem, ale... Znaczy, ale to wujku, był... wujku, jak chcesz pozwiedzać Francję, to tylko mów, pojedziemy. Ciasta wujkowi nie starczy. Ale bez GPS-u? No teraz. Nie chcę. Czemu teraz Francję chcesz? Czemu teraz na Francję chcesz jechać? Nie, najpierw zrealizujmy jeden cel, okej? Okay? Dojedźmy tam. Do tego pierwszego celu, przynajmniej do tego. Może Iberia tutaj proponują. O, Iberia! Czy ja wiem, Iberia by chyba nie była taka trudna na jazdę bez GPS-a, co? Tam cały czas autostrady, kurde. Kilka landówek teraz zrobili. W samych miejscowościach mógłbyś się zgubić. W miejscowościach? No ale tak. To w Stambule szybciej się zgubisz niż chyba w tych miastach, które są na Iberii. Tak mi się wydaje, nie wiem. Stambuł naprawdę jest pokręcony. Tam naprawdę będą jaja.
Bramble, to jest taki level trudności, takie 8 na 10. No ale powiem wam, że Iberia, pomimo tego, że jest taka autostradowa, no to tereny tam, no widoki są jednak piękne, nie? Jednak ten, no ale jednak ja cały czas uważam, że chyba najpiękniejsze DLC, według mnie, dla mnie, ja się wypowiadam za siebie, to jest chyba jednak droga do Morza Czarnego. Mi się te DLC tak podoba, się tam przejeżdża przez te wioski. Jejku, jak mi się tam podoba. No mi aktualnie bardziej podoba się ATS niż ETS. A nie ma co się dziwić, no ATS pięknie się rozbudował. No ATS jest piękny, on się ładnie rozbudował. Ja podejrzewam, że jak wyjdzie Montana, to będzie miazga, nie? Montana Texas. Będzie miazga. A czy Montana będzie piękniejszym stanem od Teksasu? Ze względu na to... Na ten moment Montana tak, ale w tym momencie to, co mamy teraz, no to według mnie wszystkie, jakie są do tej pory, nawet Waszyngton i Oregon, to bije Colorado. Colorado bije na głowę. Tak, Colorado jest ładne, ale Waszyngton, Oregon, no to też jest ten, nie? Niesamowite są te DLC. Kuzyn żony, coś ty Kuzyn zrobił. Żony, 200 złotych. O, ja również cię. Życzę Ani przede wszystkim dużo zdrowia, zaszalał. Spełnienia najskrytszych marzeń. A jak tradycja śląska chyba nakazuje, życzenia nie mogą pozostać bez chociażby drobnego prezentu buźka mrugająca okiem. Oj. O, żeś chłopie zaszalał. Kuzyn żony, no bardzo ci serdecznie dziękuję, no. No, z jednej strony kto bogatemu zabroni, ale z drugiej strony... Wow, 200 chłop wpłacił. No, thank you very much. Dziękuję bardzo serdecznie. Ja tutaj się tylko muszę wtrącić do tego, co widzę na czacie. Jeżeli ktoś mówi, że ATS jest nudny, to tamtędy nie jeździł. Ojej. ATS jest nudny? No to widzę na czacie taki wpis u ciebie. Znaczy wiesz co, ATS cały czas siedzi pod pryzmatem. Znaczy wiesz, ja nie dyskutuję na takie tematy. Jak ktoś napisze, że ATS jest nudny, to ja z taką osobą nie dyskutuję, bo... To jest kwestią gustu, a o gustach się nie dyskutuje, nie? No i trafik ci zahamuje, w miejscu ci stanie. Nie masz drogi ucieczki, no. Naprawdę, kurde, SCS-i muszą to ogarnąć, no. Za wszelką cenę. Ja myślałem, że WOMP jest kurde, ale tutaj jest już naprawdę pisczot. Prawda, ATS jest również super, Junia pisze. No, a Junia, czy to nie ty pisałaś jeszcze kilka miesięcy temu, że ATS jest B? Czy ja ci nie pomyliłem z kimś? No co za chamstwo! Wyście tutaj mi napuścili ten trafik, czy co? On taki jest po prostu. Wiesz co, ja zawsze chciałem mieć multiplayer z trafikiem, ale panowie tutaj cyfrowi przeginają pałkę. No powiedz mi, że tam osobówką mi wyjedzie. Ja pierdziu. Ja was muszę gonić, bo wyście mi uciekli. Junie nie widzę. Junie jest za mną. No to tyle to ja wiem. Tylko nie mów mi tak jak pan Wielki, nie? Że Krzysiu Wielki, nie? Napisał, nie? Siedzimy w lesie. Gdzie jest droga? On mi pisze w lesie. Wyjechaliście cały czas prosto, nie skręcaliście nigdzie. Tak, cały czas prosto. MRCH Śląsk, to gdzie jest Junia? Szymon. 20 złotych. Przed tobą. To ja się donoszę z życzeniami dla Ani. Wszystkiego dobrego, uśmiechnięta buźka. Nie, Junia jest przede mną. Lecja zasnę lawiec chyba po strachu smutne buźka. Dopiero potem ty jesteś w ogóle. Dzięki Szymon, dzięki bardzo serdeczne. Oczywiście Ani przekaże wszystkie życzenia od was. Po live'ie, jak nie będzie jeszcze dziołcha spała, chociaż ona ma teraz weekend, więc weekend pozwalamy jej siedzieć dłużej. Chyba widzę Junię, albo to, co tam połyskuje przede mną. Chyba widzę. Następnym jeżeli razem też sobie... Jeżeli ma podobny kuperek do Junii, to się już zastanowi nad sobą. A kurde. Widzisz Kamil, patrz, ja miałem do ciebie jeszcze pytanie, nie? Ja miałem do ciebie jeszcze pytanie o tego Simraila. Jak oceniasz tam stopień symulacji w tej grze?
Znaczy powiem tak, tam jechałeś już od, jak wyjechałeś na posterunek Staszic, jechałeś w kierunku Muchowca, no. Tam się zatrzymałeś. Nie ma opcji, żebyś po zatrzymaniu tam ruszył, nawet z tak lekkim składem. Tam jest taka kita, tam jest takie wzniesienie, tam jest masakra. Tam przed takim mostem? To jest tak zwany most, jak on się nazywa, czekaj. Ja wiem o czym ty mówisz. Jak on się nazywa? Znaczy, wiesz co, ja nie wiem jak on się nazywa, ale ja wiem o którym kawałku drogi ty mówisz. Ale ja tam miałem taki problem z podjazdem, że ja myślałem, że ja już tam nie wyjadę tym pociągiem. Wyobraź sobie, że ja tam jechałem jakieś pół roku temu, pełne brutto 3300 ton i z prędkości 30 na godzinę w tamtym, na tym moście właśnie, prędkość czekaj, mi spadła. Kamil, do... czekaj no, stoję na, gdzie wyście pojechali, w którą stronę? Prosto. Tak, widzę was teraz na moście. No dobrze, Kamil, no dokończ. No to na tym mostku to ja tam miałem 4-3 na godzinę. Tam jest po prostu masakra, tam jest takie wzniesienie. Sama fizyka jazdy, to co było jak jechałeś, to jest naprawdę na wysokim poziomie. Jest wszystko tak jak powinno. Aczkolwiek no wiadomo, sama mapa, jeśli chodzi o te wysokości, no to ma jedynie do dopracowania, ale jest naprawdę no wysoki poziom. Wiesz co, ja dostałem taki film od studia. Oni mi pokazali, jak wygląda perspektywa z kamery pomiędzy wagonami. Jak fizyka działa w tym pociągu, nie? Jak to ta perspektywa wygląda, nie? Jak ty byś ten film widział? Oni tego nie publikowali nigdzie, ja to mam na, że tak powiem, takim lewym dostępem, nie? Ja pierdziu, ty, jak te wagony pracują, jak prawdziwy pociąg. Wyobraź sobie, jak to jeszcze pół biedy, bo to pewnie jechały węglary albo generalnie to Osobowe, to co my widziałem. Się inaczej zachowują, ale wyobraź sobie, jak jedzie cysterna, jedzie pełen skład, tam powiedzmy 20 cystern, to autentycznie czujesz, jak ten cały skład pływa. A ty faktycznie tak tą lokomotywą tak szarpie, tak nieraz w symulatorach widzę, w maszynie, w tym, że tą lokomotywą tak szarpie, że to jest aż nienaturalne, tak jakby, to nie jest takie szarpnięcie lokomotywy, takie jak samochodem, nie? Jak samochodem przyhamujesz, to wiesz, tutaj kabina ci ładnie się ugnie, nie? A tam jest takie szarpnięcie, jakby, nie wiem jak to... Takie brutalne szarpnięcie, takie... To faktycznie tak lokomotywa się zachowuje? To jest kwestia tego, że my w Polsce mamy sprzęgi, które jakby łącząc z wagonem, tam się skręca śrubę rzymską. I tak się tak jakby dopina, napręża te wagony. I jeszcze jest jedna kwestia, że też te wagony pracują, bo pomiędzy sobą mają bufory, zderzaki. To są innymi słowy amortyzatory. Więc jak mamy skład tych 40 wagonów i każdy ugina się, przypuśćmy, te 20-30 cm, to jak to pomnożysz razy te 40 wagonów, to nieraz jest tak, że ty stoisz, przypuśćmy, a ostatni wagon jeszcze podjeżdża te kilka metrów, bo się cały skład rozpręża. To są takie stosunkowo niewielkie odległości między wagonami przez te amortyzatory w buforach, ale jednak przez całe te 40 wagonów, no to potrafi być kilka metrów nawet. Ale kurnia, no powiem ci, ten symulator to będzie na pewno coś wielkiego, nie? W świecie symulatorów kolei. Znaczy, no jest to ewidentny przełom, bo powiedzmy maszyna, no to naprawdę ma fizykę na bardzo wysokim poziomie. Mogę powiedzieć po sobie, że no jeśli chodzi o zachowanie samej lokomotywy, no to jest praktycznie to samo co w rzeczywistości. To co w ogóle w Trendzie też zrobili w ciągu ostatnich kilku lat, to jest w ogóle przeskok, mówię to o polskiej scenie, bo no. Jeśli chodzi o twórców, to jest dramat i to powinno się naprawdę, to powinno być przez Kościół zakazane. Ale jeśli chodzi o w ogóle polską scenę trains i maszynę, no to my jesteśmy elita, jeśli chodzi naprawdę o wykonanie, bo to po prostu maszyna zachowuje się kropka w kropkę w rzeczywistości, naprawdę. I weź teraz ludziom wytłumacz, że maszyna ma swoich miłośników dlatego, że ona jest taka autentyczna, ale młode pokolenie, młodzi gracze patrzą, do dupy grafika, nie gram w to.
Weź to wytłumacz ludziom. Grafika nawet jeszcze poszła do przodu, ale jeśli chodzi o fizykę, wiadomo, że to nigdy nie będzie to, co jest idealnie kropka w kropkę rzeczywistości, ale jeśli chodzi o zachowanie maszyn, no to jest naprawdę, no... Mogę porównać to z rzeczywistością i naprawdę, no, w samej lokomotywy, jeśli chodzi o zachowanie, to dużej różnicy nie ma. Wiadomo, że na składzie to inaczej, to po prostu nie czuć tych, tak jak mówiłeś właśnie, tego, że skład szarpie czy coś, no to tego w maszynie aż tak nie czuć. W rzeczywistości to bardzo czuć. Zawsze jak jest tak zwany skład źle skręcony, nie? A mnie też przeraża, jak tą lokomotywą tak bujnie na bok, jak na przykład tor jest krzywy, nie? Gdzieś tam ugięty lekko czy coś. Są też, widzisz takie co, że lokomotywą tak na bok szarpnie, nie? Tak dość gwałtownie. No to też, kurde, mi się wydaje bardzo niebezpieczne. Ale to... Na bok to jeszcze pół biedy, ale podstawowa maszyna, jaką my mamy, czyli ET-22, ona ma pseudonim Byk. A wzięło się to z tego, że przy prędkości 60 km na godzinę, około mniej więcej, wystarczy, że tylko będzie lekka jakaś nierówność w torze i autentycznie, ja to mówię na faktach, nią tak bujnie, że odrywa się od siedzenia na nawet pół metra. Pół metra. A tam w tych lokomotywach powinny być pasy, jak w samochodach, a nie ma. Wy tam nie macie pasów przecież, nie? Przy... No tak, tak. ET-22 ma taką tendencję do skakania. To ona nie powinna nazywać się Byk, ale jakiś ping-pong albo coś. Albo skakanka. Znaczy, to jest też kwestia, bo też kiedyś tak słyszałem, że podobnie było z lokomotywami SU-45. Tam jest ta kwestia, że tak jakby całe pudło lokomotywy podparte jest na gumowych podporach. I powiedzmy, jak to było w miarę nowe, to jeszcze jako tako się to zachowywało. Ale jak teraz już te maszyny mają nieraz po 40-50 lat, no to wiadomo, że ta guma to już zrobił beton z niej tak naprawdę, nie? I co mi to przypomina? Bałwanki na wahaczach w Fiacie 126P. Dlatego je wycofują właśnie przez to, a niestety młodzież płacze później za takimi rzeczami, bo idą na złą czy coś. To już jest wysłużone, to już swoje najlepsze lata ma za sobą. No oczywiście, że tak. Niby oczywiście, tak, ale tak. Jeśli chodzi o obsługę, naprawdę te maszyny, no wiadomo, że porównując to z nowymi Straxami czy z Vectronami, no to jest przeskok, no, niepojęty, to po prostu prowadzenie Vectrona czy Siemensa, a prowadzenie Byka, no to jest nieba i ziemia. Tylko, no, one są niezniszczalne, tam po prostu mając tą słynną rolkę z Hustlera, czy jakikolwiek papierek, to ma każdą usterkę można usunąć. Te usterki jak już są, to po prostu wiesz, jak je usunąć, żeby chociaż do najbliższej stacji zjechać. One są bardzo proste i wbrew pozorom, no, mają powiedzmy już swoje lata, ale no nie, maszyny nie do zastąpienia. No naprawdę, no według mnie nawet... Młotkiem i majzlem się naprawiało. No tak, no te wszystkie, no tak, no te wszystkie nowe lokomotywy, czy tam EZ-y, no to masz już wszystko tak elektroniką naszpikowane, że szok, nie? Wojku, tu skręcamy. Ale teraz... z drugiej strony kwestie bezpieczeństwa. Wystarczy porównać zderzenie lokomotywy EU-07 i przykładowo takiego Siemensa Eurosplintera, jak było z tą naczepą, gdzie na przejeździe przelżnął, no to porównać, jakie tam są strefy zgniotu i tak dalej, no to no niestety ja się nie dziwię, że wycofują te wszystkie SUI tak, i SUI ST. Znaczy była kwestia w ogóle, że już jakoś to było z 10 lat temu, mi to opowiadali właśnie chłopcy z warsztatu, że po zderzeniu, było takie głośne zderzenie w Gliwicach, że właśnie ET-41 wjechał w ET-22 i po tym zderzeniu właśnie chcieli wszystkie siódemki ET-41, chcieli wszystkie te maszyny wycofać, bo była kwestia tych właśnie stref zgniotu, że nawet przy małej prędkości, przy małej stosunkowo sile, one się po prostu łamie jak zapałka, nie? Wy sobie Pirek, co to? Nie, co się sobie... stało się? Ja przyblokowałem tu tą tak, stronę. Tak, tam jest lewoskręt. Sobie... Przy tym lewoskręcie tam będą problemy, bo wiecie, tam są jeszcze dwa pasy, nie? Ciśnie trafik, który cię tutaj nie przepuści, kurde. A, na dobra, pasach, no. No to jest lipa troszeczkę tutaj z tymi lewoskrętami. Ja ale nigdzie lewoskręty nie są łatwe. Jak wszyscy przejadą, to ja was potem wyprzedzę. Dzięki, Mirek, za poświęcenie. Patrzcie, jaki chłop, nie? Jakie poświęcenie, nie? Brawa dla Mirka. A tą sytuację w Gliwicach to pamiętam, bo to u mnie było.
tym ET-22 i z Jamnikiem. Ale teraz też jakiegoś byczka, też chyba to było E22, nie? Co ten chłop ciężarówką wjechał, co go dźwigali tam z szyn. Praktycznie 22 tam ma lekkie otarcie, ale jej się nic nie stało. Ale jeśli to by była 7, czy ET-41, to by była zgnieciona na pewno. One się łamią jak zapałki. Ano. Też wiadomo, no to już są wiekowe maszyny, nie? Też jak to Anglicy robili, powiedzmy, po wojnie, no to nikt nie myślał o czymś takim jak strefa zgniotu. Teraz, powiedzmy, design tych najnowszych maszyn jest jaki jest, może się podobać lub nie, ale prawdę powiedziawszy, cała kabina maszynisty to jest teraz klatka bezpieczeństwa. Dokładnie. I dlatego w przypadku uderzenia tego Siemensa, tego husarza, mieli obrażenia tam jakieś maszyniści, ale wyszli cało, bez połamań, bez tego, mieli tam okaleczenia, wiadomo, bo to jednak szyba tam chyba któraś, te boczne nie były klejone, ale wyszli bez złamań, byli w szpitalu jakiś czas, ale wyszli z tego w miarę cało. Tak wracając jeszcze do Simraila i tak przy okazji też nawiązując troszeczkę do maszyny, obie gry, chociaż no maszyna już jest pełnoletnia. Artek, co łączy? 10 zł. Niesamowite udźwiękowienie. Cześć, nie? Wujku, co robisz, co u ciebie? Artek, no to co widać? No, jadę sobie w konwoju bez GPS-a, w bardzo sympatycznym towarzystwie. I wiesz co? Jak dojedziemy do Stambułu, jak przeżyjemy wszyscy, to będzie mi naprawdę smutno opuszczać ten konwój. I jeszcze tutaj ścigam się z osobówką. To co, Mirek, przez Francję? Nie. Wujkowi dobrze się siedzi? Nie, no z tą Francją nie będziemy dzisiaj przesadzać. Ja się też muszę kiedyś wyspać. Zmień na Bilbao, zmień to od razu. Na Bilbao? Właśnie myślałem, żeby przez Bilbao przejechać i do Petersburga i dopiero nasze Gedyny. Dobra, zgodzę się na tą Dżanguerę i do Stambułu. Jeśli mogę coś wtrącić, to bardzo uprzejmie proszę o stację benzynową. Ale ogólnie rzecz biorąc, ja uważam, że Simrail to będzie, jak to już wyjdzie, to będzie gra naprawdę, ach! Mam pytanie, jak bardzo to jest pilne z tą stacją? 200 km mi pokazuje komputerek. Dobra, no to dojedziemy, bo tu będziemy jechać przez Szegedyn, no to jak masz tam garaż, to tam będzie też stacja. No właśnie, nie mam. A kto ma najbardziej tragiczną sytuację z paliwem? No chyba ja. No to cóż, no chyba dojedziesz, nie? Te 200 km. Włączę, ale kotnik to dojadę. W Szegedyn też jest chyba zwykła stacja, oprócz tego garażu, więc stacja. Chyba damy radę. W razie czego ktoś mnie od tyłu będzie pchał. Ma ktoś dostęp do fikcyjnej Polski? Patryk, fikcyjna Polska, z tego co ja wiem, to jest projekt wstrzymany przez Matameta. Matamet robi teraz chyba Wielkopolskę, nie? Czy jakoś tak? Fikcyjną Wielkopolskę, czy jakoś tak, ale jest to projekt też prywatny, nie? Nie będzie to chyba projekt udostępniany, przynajmniej póki co i na razie. Nie wiem, chyba że ja coś pomyliłem, ale Rachel nie. To Wojtko, jeśli poruszyłeś temat Simraila i ogólnie symulatorów, to myślę, że możemy wszem i obec zada się poinformować, iż gdyż z biegiem okoliczności całkowicie przez przypadek kolejny symulator, jaki będzie po browarusie, to będzie EN57. Co ty gadasz? No chciałem. A skąd ty będziesz mieć? I będziesz budował kabinę? No w garażu już jest pół kabiny. Ty chyba żartujesz. Nie, poważnie, to prawda. Widziałem na własne oczy i szczękę do dzisiaj szukam. Skąd tyś to wziął? Bo to było tak, że chciałem teoretycznie sterownik do wyświetlaczy do browaruska, żeby był drugi. I napisałem do chłopa właśnie z forum maszyna, bo tam sobie czasem zaglądam. Napisałem, że jestem zainteresowany, nie? A że byłem po nocy, to za bardzo mózg nie chciał funkcjonować i za 5 minut napisałem, ile by chciał jeszcze za resztę części, nie? No i? No i tak się... I cały pulpit, nastawik jazdy, hamulec, prędkościomierz, no... Jezu mnie.
Ale masz tak, co masz? Masz kokpit, masz na przykład tam jakieś takie, nie wiem, bardziej szczegółowe podzespoły, jakiś tam hustler, jakieś tam guziczki, ten cały wichajster, tak? Masz to wszystko? No żeby cię nie skłamać, to praktycznie jest wszystko. Jest pulpit kompletny ze wszystkim, prędkościomierz, nawet jest światło w kabinie, wszystko. Ja pierdziele. A tą podsufitkę drewnianą też masz? Nie, podsufitkę nie. Znaczy, zakładam, że on będzie mniejszy. Nie będzie aż tak wielki jak browarus, ale no, browarus też miał być mały, nie? Nie, to nawet gdybyście mnie już nie chcieli zaprosić jeszcze raz, to ja się sam wproszę, żeby to zobaczyć. Ja nie wiem już to, co widzę. Zaprosiliśmy tak, że już są pozamiatane. Matyldy, ja. Weź go, Pączek, przepchaj. Przepchaj, Hamal. Ale on się wtopił w asfalt. Wiem, ja widziałem, jak ciebie uderzył. Czekam, aż mi się myszka wybudzi. Dobra, wybudziła się. Gdzie on jest? Ja cię kręcę, on ciebie wrócił. Zemścił się. Pączuś, masz kamerę zero, to poratuj się kamerą zero. No właśnie nie mam. No i co teraz? Bo cię chłop położył. Mirek, zatrzymaj się, bo problema mamy. Dobra. Muszę wczytać zapis wcześniejszy i zgonić. No bo inaczej nie da rady. Miziro, uważaj tam koło niego. Robię co mogę. Bo cię też tak może wypstryknąć na bok. Panie, idzie jak masło. I to w Szegedynie. Kurde, w Szegedynie chłop zginie. Ty, ani mi się waż mnie zaatakować. Już kurwa jestem w NATO. Kto na tą stację? Czekajcie tą chwilę, zaraz do was dotrę. Mirek, poczekaj tam, włączcie awaryjne, stancie gdzieś na poboczu, bo tu naprawdę jest problem, poczekamy na krepelka. Tak, dziękuję, nie ma bardzo problemu, tylko ja bym się chciał dowiedzieć, kto chciał na tą stację. A stacja tu już gdzieś niedaleko jest? Będzie w mieście, tylko musimy nie możemy jechać w prawo, tylko musimy odbić w lewo z tego, co kojarzy. Ale wiesz, co ci Gitti powiem? Tak? Że ja chyba przestanę używać tego na live'ach i na odcinkach, przestanę używać przeskakiwania nocy, bo powiem ci, coraz to bardziej podoba mi się jazda w nocy. Serio ci mówię. Z tym nowym oświetleniem to chyba wydaje mi się, że nie warto. Ale ktoś go tak pięknie wykrzaczył, że on poleciał na dół aż. Mirek, gdzie ty jesteś? Bo ja jadę powoli i ani was, ani widu, ani słychu. Toż to nawet już smrodu po was nie ma tutaj. Wujku, dojedziemy do świateł, stoję na światłach, wy za chwilę na nich będziecie i skręcimy w prawo. Powiem ci, wujku, że jazda w nocy jest fajna w nocy. O, tak jak teraz na przykład. To jest klimacik. No, a w dzień to nie? No, w dzień wiesz, jak masz za oknem słońce, to mnie troszkę, nie wiem, zniechęca. A odbija ci się słońce w monitorze, czy nie? Nie, po prostu nie czuję tego bluesa. Muszę mieć dzień wtedy odpalony, jak w ciągu dnia gram. Panowie, musicie tam się gdzieś zatrzymać, no nie ma chuchu, no, bo teraz rozproszyliśmy się. Pączek jest daleko na tym moście, jak się teraz zrespi. Nie, ja już jestem za wami tuż, obok. Wujku, skręcacie w prawo, jedziecie tą drogą w prawo, będzie łuk w lewą stronę i za łukiem będzie droga w lewo i w tą drogę skręcacie. Tam jest gdzieś też stacja, tak, na tej drodze? Tak, dokładnie. A czy ty zauważyłeś, jaki numer ma ta droga, bo ja numerkami mam popisane. My jesteśmy w centrum. My na razie jesteśmy w centrum miasta. Polinder. Dobra. A słuchajcie, jak tu już mówimy o nocnej jeździe, to... Wujku, przejechałeś. Co przejechałem? No przecież na łuku dopiero jestem. Łuk dopiero ale co minąłem. Ale mówiłem, zaraz za łukiem pierwsza w lewo, a ty dojechałeś już do świateł. Siwy dym. Dobra, ja luknę na mapę, gdzie wy jesteś? Czekaj, jak teraz skręcę w lewo, to dołączę do was, czy nie? Inaczej, zawróć na tych światłach. Jasny czort.
Ja cię tak zrozumiałem, że tutaj ten łuk i za łukiem. Ja mówię, dobra, wyjechałem z łuku, patrzę, no faktycznie jest. Czyli tutaj w stronę stacji benzynowej. Tak. No okej. Okay. Wow, dobra. Patrz, dosłownie jedna przeczniczka, nie? O jedną przeczniczkę za daleko. Ja też dotankuję w takim razie. Skoro mówimy o grze w nocy, tam w tym update'cie do Sim Raila wpadła trasa w nocy, że tym elfem można w nocy pojechać i powiem wam, jakie tam jest fantastyczne oświetlenie nocne. Te wszystkie te semafory, te manewrówki, jak to wszystko ładnie, pięknie świeci. Jak tam się na przykład, wiesz, wyjeżdżasz z lasu i wpadasz tam w takie jakieś tereny, gdzie miasto jest z boku czy coś. Jak to kapitalnie wygląda? Mówię wam, ta gra będzie po prostu no najlepsza chyba w temacie. Najlepsza w temacie, pod każdym względem. Udźwiękowienia, oprawy graficznej. Tak jak ty zwróciłeś uwagę pod kątem symulacyjnym, to będzie miazga po prostu, będzie miazga. No czekam po prostu jak Grekcze na szynkę na pełną wersję tej gry. Znaczy w ogóle jazda w nocy pociągiem to jest no bajka. I domyślam się, jak to w Sim Railu musi być odzorowane, bo naprawdę silnik graficzny to jest no coś pięknego. No możesz zobaczyć, bo na tej wersji demo jest już dawno update do jazdy w nocy. Chyba, że teraz coś jeszcze zmienili, ale była normalnie jazda w nocy tym elfem, nie? Składem, tą węglarą mogłeś jechać w ciągu dnia, a elfem jechało się w nocy, bo zupdate'owali, nie? Elf tam na jakiej trasie jechał? Gdzieś tam od Częstochowy? Gdzie to było? Kojarzysz? No to jest ta trasa, co leci tam z tej kopalni w stronę... Jezus, jaką tam stronę? Zapomniałem, jak w stronę czego to tam jest. No w stronę Muchowca, tutaj na Dańdówkę to tam było. No w stronę Będzina chyba, nie? Muchowca, no. Ja ci po trasie kolejowej nie powiem, czy to jest stronę Muchowca. Ja ci mogę powiedzieć po stronie ulicy, ale nie po stronie tras kolejowych, szlaków kolejowych. A tym elfem kojarzysz, po jakiej trasie się jechało? No to jest ta sama trasa, którą jechałem wcześniej elfem. To jest ta sama, tylko że w nocy. To jest to samo. Ta sama, dobra. No. Myślałem, że taka osobna tam. Oni tylko zrobili to, że ta trasa jest w nocy i zupdate'owali, wykastrowali z błędów, nie? Ten scenariusz. Wujek, ja słyszałem, że już nie zamierzasz... A w ogóle, wujku, zwróciłeś uwagę na taki dyskretny szczegół. To tam wiadomo, że pasjonaci to tylko zauważą. Czekaj, moment. Moim zdaniem to było dobre, nie każdy ma czas, weekendy też pracuje. Jadę. Jakżeście stąd wyjechali, prosto? Ty jak jesteś na górze, Mostkowy, to w prawo. Dobra. Mostkowy, ja nigdy nie mówiłem czegoś takiego, że nie będzie zapisów z live'ów. Będą zapisy z live'ów. Zapisy z live'ów są zawsze. Był tylko jeden live, który skasowałem jako zapis, a tak to... To zawsze były zapisy z live'ów i zawsze będą. To nie jest Twitch, tylko YouTube. To nie jest Twitch, tylko YouTube. Także Mostkowy, spokojnie, będzie zapis tego live'a i z każdego kolejnego. Ja teraz powiem ci, nie pamiętam jak, dokąd dokładnie tam. Wiem, że leciało się na benzin, nie? Tym elfem. Ale... Ogólnie rzecz biorąc, powiem ci, na mnie ta gra wywarła ogromne wrażenie, nie? I wiem, że to nie jest koniec. Patrząc na te screenshoty, patrząc na to, co próbują wprowadzić tą fizykę, jak te wagony pracują, jak te udźwiękowienie tam, no to jest po prostu, to będzie miazga. Znaczy, no jest to niesamowity przeskok, bo wiadomo, maszyna już i tak jest na wysokim poziomie, a to jest po prostu, no jak tylko już same, jak się widział te zapowiedzi, to już po prostu noszcze na ziemi, nie? Najlepsze, nie trzeba zapłacić za to motorowy, kurde, bo 150 zł tylko ma. Jeszcze raz, bo strasznie mi ciebie poprzerywało. No, mówię, że nie trzeba zapłacić nerką na przykład, no bo to będzie 150 zł tylko, a nie 200 na przykład, czy 300. Taki poważny stymulator, a w miarę dobrej cenie. No podstawka może być taka, wiesz, no, w przystępnej cenie, ale ja podejrzewam, że będą DLC do tej gry i będzie ich dużo, będzie ich dużo, nie? Zobaczymy, czas pokaże.
Mi się i tak spodobało, bo ja bardzo zwracam uwagę na detale, co w sumie przy browaru się mogłeś widzieć, ale właśnie jak głosiłeś gotowość tam na Staszicu, to właśnie no. Bardzo mi się spodobało, bo maszynista miał nazwisko Orzechowski. Był taki stary polski film, Człowiek na torze. Właśnie wśród środowisko pasjonatów to jest bardzo znany ten film. I właśnie tam był maszynista Orzechowski. I to na nazwisko tego faceta, tak? Rozumiem? Tak, tak, tak. Stary film jeszcze na parowozach kręcony. Jak nie oglądałeś, to obejrzyj. Człowiek na torze. Gitti, ja to czułem jak gdyby coś. Ja wiem, miałem pytać, czy mnie poczułeś. Poczułem cię. Tak, żeś mi wlazł w dupę jak nikt inny. Co jeszcze za chłop? Raz? Tak, żeś mi wlazł w dupę jak nikt inny. Ale pytam, czy chcesz jeszcze raz, bo nie wiem, tak dziwny ton no masz. No słuchaj, no dobrze mi było. O nie. Nie, nie, ten zapis nie zostaje. Populacja normalna. Aby tym Nordic krownę mieć dalej ode mnie. Kurde. Ja wiem, że mogą ci się tak podobać te naczepy, ale bez przesady. Gitti, Gitti, nie zachowuj się jak czopek. Gitti leci na naczepy. Te chłopy nadzieje robią, no. Słuchajcie, teraz przypomniałem sobie, że mieliśmy, jak byłem na koloniach w Gdańsku w Rzeszczu za dzieciaka, mieliśmy cały czas, znaczy chłopaki mieli polewkę z chłopaka, który miał na nazwisko Czopek. Serio, chłop miał przejebane, nie? On miał na nazwisko Czopek. I wiesz, połowa dzieciaków wiedziała, co to jest, a połowa nie. I ta połowa, co wiedziała, że Czopek to jest Czopek i do czego to służy, no to się śmiała, nie? I wiesz, na apelu tam pani tam sprawdza obecność czy coś, za każdym razem, kiedy no ona czytała po nazwiskach, nie? Czopek, dup, wszyscy na tym boisku w śmiech, nie? Znaczy, przynajmniej połowa boiska. Druga połowa nie wiedziała, z czego ta się śmieje, nie? Dopiero, wiesz, no ja też, przyznam się, jako bajtel na tamte czasy nie kojarzyłem, co Czopek, no to też się dziwię, z czego oni się śmieją, nie? Dopiero jak się dowiedziałem, co to jest Czopek, to mnie dotarło, czemu zawsze pół boiska na apelu się śmiało, nie? Jak tam pani czytała obecność. To są bardzo niebezpieczne nazwiska. Powinny być zmieniane. To jest, można powiedzieć, takie brzemię, nie? Takie nazwisko nosić tego typu. No ale cóż, no. Wtedy wiadomo, za dzieciaka, no to ze wszystkiego była polewa. Teraz też jest. Teraz w sumie też jest, nie? No, jakby się zachował, no. Czopek obecny. Ile mamy kilometrów? 1138. Leci to powolutku, leci powolutku. Oj, wujku, nie 1138, więcej. Leci powolutku. Słuchaj, jakbyś teraz miał jeszcze te 1300, te 1136 zrobić na mapie Węgier na przykład. W skali tam, ta mapa ile tam było, 1 do 5. Czy tam na no przykład to... na jakiej innej mapie, w takiej skali. Ja cię no kręcę. Nie zdążyłbym do roboty, no. No nie ma mowy. Nie ma mowy. Nie ma mowy. Ale tutaj od razu poznasz nasze ciężarówki. Od razu je odróżnisz od tych trafikowskich, bo tylko my mamy te naczepy. W trafiku tych naczep nie widziałem jeszcze. No długo będziecie sprawdzać te papiery. Babka się schowała, bo się mnie wystraszyła. Taki nerwowy chłop. Komuś się chce spać? Wszyscy jeszcze trzeźwi? Umysłu? I tak dalej, i tak dalej. Wszyscy kupili tak, że jedziemy na energetykach. Ja bym nie, to... przyzwyczajony. Ja niestety energetyków nie... Znaczy niestety. Stety energetyków nie piję. Zresztą był taki czas, że tam sobie po energetyka raz w trasie siągłem, ale to miałem jeszcze bardziej przechlapane, bo dalej chciało mi się spać. I jeszcze dodatkowo zgaga mnie zaczęła palić po tym. Energetyki to jest niestety... To jest ustrojstwo. A my tak rano
do roku właśnie czasami jak ten, ja też jadę z kadarzem przez pomoc, to tak się wspomagam tylko. Ja raczej też nie często piję, chociaż widzę jak jadę autobusem, jak patrzę lusterko, to co drugi młody z puszką Tigera czy czegoś innego siedzi, no i to jest smutne trochę, to też przyznam. No powiem ci, że jak tak obserwuję tych młodych, na przykład u nas w prasie czy coś, no to też z tymi energetykami, to Martyn, kurde, cię. Powiem ci, prawie każdy nie jest. Młodych kocham z tymi energetykami. Cię. Ponczusia trochę mniej, ale też go bardzo lubię. Zależy jakie akurat ma dzisiaj w sobie nadzienie. Pozdrawiam konwój. Ponczek, czy ty to słyszałeś? Nie. Słyszałeś tego Donata? Nie, właśnie nie. Tutaj Wicka pisze, że kocha mnie, a ciebie troszeczkę mniej, bo to wszystko zależy od tego jakie masz nadzienie dzisiaj. Kończę się. Próbuję, to się przekona. Tak, tutaj trzeba przyznać, moi widzowie, moja społeczność wykazuje się niejednokrotnie niesamowitym poczuciem humoru. Ciekawe, po kim to mają. Ciekawe, po kim to mają. Wojku, powiedz mi jedną kwestię, bo ty jesteś rodowity Hanys, że tak stwierdzę, nie? Nie, to jest Krojcok. Ale możesz pytać. Po co jest ten piąty peron w Katowicach? To był ten były dworzec chyba, nie? Jest po byłym dworcu. Po tym starym, gdzie... Co tam gdzie... przejeżdżam, to ja się dziwię, że on tam w ogóle jeszcze istnieje, że go wyremontowali w ogóle. Słuchaj, to jest pod starym dworcu. Na tym dworcu giełdę potem komputerową Maciej zrobili Michali. Jakiś czas temu, lata temu. To ty miałeś bekę z nazwiska Czopek, a ja miałem kolegę, który miał na nazwisko Cipkowski, ale zmienił sobie jak się ożenił i przyjął nazwisko żony. Zawsze najlepsze jest, że Zabrze się śmieją, że ma tylko jeden peron. Ty aż się wierzyć nie chcesz, że ktoś miał takie nazwisko. Serio, aż się to wierzyć nie chcę, że ktoś miał takie nazwisko. Znaczy to wiecie co, to ja nie chcę tak, żebyście pomyśleli, że ja się śmiałem z nazwiska. Wtedy byliśmy dziećmi, więc byliśmy, o Jezus, o wiele wiosen głupsi. Wiecie jak to jest za dzieciaka, no. Człowiek był po prostu głupi, no. I na tamte czasy, no, to wielu ludzi śmieszyło, no. Dzisiaj podejrzewam, że nie każdy by zareagował w ogóle na takie nazwisko, nie? Dzisiaj ludzie są na tyle dojrzali, że wiedzą, że z nazwiska się nie śmieje, nie? Ale my za dzieciaków, jeszcze, wiesz, w wieku szkolnym, w wieku kolonijnym, no to po prostu, no, różne bzdury nam się działy w głowie, nie? Bo nam się po prostu najzwyczajniej w świecie też nudziło z różnego powodu. Nie mieliśmy komputerów, nie mieliśmy komórek. To były zupełnie inne czasy, więc też inaczej się żyło po prostu i tą młodzież inne rzeczy wtedy bawiły, nie? Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Inne czasy, troszeczkę to jest inaczej. Ale to nazwisko, co ty powiedziałeś, to aż się dziwię, że takie mogło być. Uwaga, bo laga dostałem. Ostatnio, gdy dostałem laga, to szczebni poznikali tutaj. Nocny jajcarz. 10 zł. Jasiu przychodzi do taty i mówi, tato, jak ja się znalazłem na świecie? Bocian parę cię sekund temu widziałem, jak wykrzaczyło trafika do góry. Piękną mamę, a ty bociany pierdolisz. Cały zestaw. Nocny jajcarz. Jaki chłop. Disraeli napisał szczerą prawdę. Bądźmy szczerzy, nadal jesteśmy dziećmi, tylko troszeczkę większymi. No tak, no, każdy mężczyzna to nadal chłopiec, tylko z trochę większymi zabawkami, nie? No i klejnotami. A tak poza tym to nadal jesteśmy chłopcami. No, najgorszy okres dojrzewania facetów to pierwsze 40 lat. Coś w tym jest. Powiem wam szczerze, jak na spowiedzi, nie? Jak patrzę na te niektóre zabawki, które dostają dzisiaj dzieci w dzisiejszych czasach, to pod Bogiem przysięgam wam, sam bym się tymi zabawkami pobawił. Sam bym pojeździł takim zdalnie sterowanym samochodzikiem, bym się pobawił. Sam bym pobawił się kolejką. Ja takich zabawek nie miałem za dzieciaka. Przecież te niektóre zabawki, jak się teraz patrzy, jakie te zabawki są, powiem wam szczerze, normalnie zamknąłbym się w pokoju, sam bym się tym pobawił. No ja ostatnio kupiłem traktor córce.
córce. Córce. Już wiem, to się tak. Tym traktorem bawił. Tak, tak. To o takich zabawkach mówicie. Kurde. Ja myślałem, że o takich innych, ale okej. Nie, no. Mówimy o zabawkach dla dzieci. Ponciuś, ja wiem, że ty mówisz o innego rodzaju zabawkach, ale my akurat mówimy o tych zabawkach dla dzieci jeszcze. No to serio, takie klocki, Lego czy coś. Ja was dzisiaj. Ja was przeproszę, tutaj ładnie handlują, ja muszę wspomóc tutaj tą panią. Co kupiłeś? Arbusy? Nie, tu ma jakieś owoce, warzywa, cytrynki, gruszki, coś kupię. Jagody ma? A to sam sprawdź. Jeden chłop ostatnio jak coś z gruchą robił, to musiał cały silos jogurtów wziąć do domu. Także to tam, Mirek, uważaj z tymi gruszkami. Widzieliście w ogóle ten, to chyba był krótki filmik, nie wiem czy na TikToku, gdzie gościu nie umiał radia obsłużyć i gruchę do ręki musiał, nie umiał z CB radia skorzystać. I gość mu tłumaczy, no bierzesz gruchę do ręki i mówisz, ściskasz i gadasz. Widzieliście to? Nie, ale co, prawdziwą gruszkę wziął? Tak, pomyślał się płyn. Ja pierdolę. No nie, nie, nie prawdziwą gruszkę. Taką swoją. O! Na... Mizero! A nie mówiłem? Na grubość lakieru! Na grubość lakieru wyhamowałem. 10 złotych. Oj wujku, daj mi namiar na tego ponczusia mięciusiego, bo podoba mi się kierunek, w którym idą jego myśli dzisiaj. Martyncia, jeżeli chcesz namiar na Ponczusia, to ja ci powiem tak, Ponczuś ma swój własny kanał, więc możesz tam się porozkoszować produkcjami Ponczusia. Ponczuś bardzo lubi kąpać się w błotku, mam nadzieję, że ci się to spodoba. Ostatnio też bawił się w Henika. I co tam jeszcze robiłeś ostatnio? No tak, to ETS, Kingdom Come Deliverance. A to mówię, bawiłeś się w Henka. No, no, Henryczka, tak. No i ETS teraz ostatnio. Jejku, ja tą grę bardzo lubię, ten Deliverance, ale to powiem ci, to trzeba mieć dużo czasu na nią. No, właśnie, właśnie fajnie by było, jakby liczyłem kiedyś na streamy u ciebie, wujku, właśnie z tej gry. Ale wiesz co, ja pograłem w nią troszeczkę i ja powiem ci, ona jest cholera trudna, ta gra. Jest, jest, bardzo. Trzeba bardzo rozwinąć postać, żeby faktycznie móc z kimś pojedynkować, coś takiego. Ona jest trudna i powiem ci, miałem tam taki system walki na pięści. Gdzieś mnie ten tata posłał, miałem jakieś gwoździe czy coś przynieść i tam z jakimś ciulem się tukłem za stodołem. Ty, chyba za czwartym razem dopiero mu najebałem. A, to tak, tak, to wiem, wiem. To też on jest trudny, no trzeba od niego odzyskać, ale z nim się jeszcze, nie chcę za bardzo spoilerować, jeszcze się skrzyżują losy. No to przecież ja tego głąba nie umiałem pokonać, ty. Tam jakieś uniki, tu, tego, owe... Powiem ci, no jest trochę tam ta mechanika taka toporna. Coś tak plus minus, co... Ja bym raczej nie powiedział, że taka toporna jak w pierwszym Wiedźminie. Ale, no, powiem ci... Troszeczkę mnie ta mechanika drewniana odstraszyła od tej gry. Chociaż gra mi się bardzo podoba. Tak widzowa to zapytam, a są w dalekich planach streamy z Kingdom Come Deliverance? U mnie na kanale? Tak, w zagraniach na przykład? Raczej nie. W kolejce czeka, wiesz, Uniwersum Assassina, Odyssey. To masz kilka lat. Potem masz Valhalla. To masz kolejne kilka lat. Teraz tak, widzowie mnie gwałcą o Far Cry'a 6, nie? Bo tam są podobno jakieś jajca. Tam podobno jajcowata jest ta 6. Co tam jeszcze? No, jest seria, jest naprawdę kolejka długa do tego, do zagrań Wujka Bohuna. I teraz pytanie, co ja, wiesz, co ja wybiorę, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że co niektórzy naprawdę cieszyliby się, jakbym na kanał wprowadził Odyseję, ale ta Odyseja by mnie wykończyła, to ja bym to do emerytury grał chyba. Nie kończąca się opowieść. A czy wiecie co, ja nie znam tej gry, ale słyszałem, że ona jest tak rozsmarowana, że tam jest tyle sosu w tym sosie, że to jest jakiś obłęd, nie? Co za obłęd po prostu. Przepraszam, minęliśmy nazwy Buchina, ja myślałem, że to Bohun. Buchin, no. Teraz patrzę, Buchin. Buchin. Bohun przejechał przez Buchin. Tak jak jest, też jak jedziesz w stronę Czech, nie? To tam też masz, bo jak się tam jest, to nazywa Buch...
Bohumił czy jakoś, tak? Bohumin, no. Bohumin, no. To jest przejście. Wyście tu jechali po łuku w lewo czy prosto? W lewo. W lewo. Okej. Okay. Lewa jego mać, jak to się mówi. Bardzo fajne tereny. O, ja tym manem tutaj mam ciężko was dogonić. Ładunek ile tutaj na miłość boską jest? 19 ton. 580 kucy mam, ale coś mi ten man tak jakoś tak. Wracając do Kingdom Come Deliverance, co mnie najbardziej w niej drażni, to jest system zapisu. Tam trzeba mieć te sznapsy takie. Sznapsy. Tak, i to jest tak drażniące, jak skończą się w pewnym momencie, to nie ma szans zapisu gry i czasami przejeździ się godzinę, czy tam półtorej koniem, czy pieszo i zabiją cię i cofa cię do tego zapisu ostatniego z fabuły gdzieś tam sprzed godziny. Tak. Jak się nie ma tych sznapsów, to ale jest tak modyfikacja. Jest modyfikacja na zapis, Christian, kiedy chcesz. 10 zł. O! Wujku, dodaję funkcję do menu gry. Obywatelem Katowic albo jakiegoś innego. Trzeba będzie ogarnąć. Z warsztat oczywiście steamowski. Christian, jestem mieszkańcem Katowic, ale czy honorowym? No, Rachel nie. Jeszcze raz powtórz pytanie. To jest z warsztatu Steam? Chyba, czy to jest jakaś zewnętrzna strona? Chyba tak. Panowie, musicie trochę zwolnić. Kurde, ja was nie dogonię tym manem. Zagrzyba, nie? Nie dogonię was tym manem. To jest takie zjazd. Na następny raz to sobie wezmę, kurwa, dwa razy Volvo 700 i nie dogonicie, nie? Ja tutaj mam pedał w podłogę w tym manie. Nie jestem w stanie was dogonić. Musicie trochę zwolnić, no. Czekamy. Pojechaliście na... Prosto cały czas jedziecie, nie? Estakadą jechaliście. Dokładnie. No, zwolnijcie trochę, chłopaki, bo serio, no. Ja tutaj, no, ja już tutaj nic nie mogę więcej zrobić. Czekamy na punkcie widokowym. No. I chyba ty źle na to patrz. Bo dobra, dzięki temu masz pedał w podłodze, że masz wolne auto, to przynajmniej mandatów nie będziesz miał. No jasne. Dobra, już tutaj nawet nie przyglądam się temu punktowi. To kiedyś indziej. O, krzyża dali. Kurde. Ja cię nie kręcę. No, kurko, jak jesteśmy, to sobie obejrzyj, przecież to jest chwila. Nie, jedźcie, jedziemy. Ale Junia, znacie, bo już jest już pierwsza dziewięć. Jest już dziewięć po pierwszej. Trzeba się kiedyś położyć spać. Ja tutaj rodzinkę uprzedziłem dzisiaj, że będę bardzo długo nagrywał, także rodzinka dla mnie dzisiaj bardzo wyrozumiała, ale wiesz, no, trzeba się położyć spać też kiedyś, nie? A to dopiero Rumunia, a gdzie tam Bułgaria, a gdzie tam Stambuł? No słuchaj, no to jeszcze jest tylko 860 km. Ja do siebie, jak robię live'a, znaczy, przecież chwila, jestem u siebie, ale jak robię na Anioł Pański live'a, to biorę, słuchaj, takie trasy na 1200 km z widzami. To już minęliśmy ten półmetek taki, znaczy taki, jak ja sobie to wyznaczyłem, taki checkpoint, nie? To już ten checkpoint mamy za sobą. Ja tak liczę, że do trzeciej skończymy na bank. Tak mnie się wydaje. Szybciej. No, może nawet szybciej. Godzinka jeszcze jazdy, myślę. Ale tutaj to fajnie wygląda, jak się jedzie z tym pociągiem równolegle, nie? Super, akurat dzisiaj poruszaliśmy temat pociągów. No ale naprawdę, na SimRail czekam, nie? A ciebie Gituś nie ciągnie do pociągów? Nie, nie ciągnie mnie do pociągów. A do nie samolotów? Ma pociągu. Do pociągu. Samolotem ostatnio fruwałeś, nie? Testowałem ostatnio samoloty. Fajne na chwilę, ale czuję się pewniej na ziemi, w ciężarówkach. Mhm. I w traktorach. A no, w traktorach to wiesz, no. Shit. Co się stało? Bym wjechał ci, wujku. Słuchaj, mi już dzisiaj tyle osób ten tyłek zaliczyło, że wiesz co. Ale to by był taki taki bardzo mocny wjazd. Chłop jutro nie usiądzie, na stojący obiad będzie jadł. Ja po tym konwoju będę się czuł, jakbym zrobił 60 km na rowerze, kurde. Bez siodełka, na samej rurce. Pawlo, gram na MP, ale nie na Trackers MP, tylko na konwoju, tryb konwój. Zresztą takie pytania są dziwne dla mnie, bo skoro widzisz, że jedzie przede mną ciężarówka z nikiem,
nie? No to musi to być konwój. I skoro jest trafik, to to musi być konwój, no. Nie ma innej siły. A jak tam pozostałe Jedi na czatach? Disraeli, J4M, Wojta? Słuchaj, są jak predatory, Evo. Nie? Jest Disraeli, jest J4M, słuchaj, no są chłopaki, nie? Normalnie predatory. Super. No, w ogóle ja mam super moderację, od tego trzeba zacząć. Nie wyobrażam sobie tego kanału bez takiej moderacji. Słuchajcie. Ja znowu jestem głodny, ja bym znowu bezczelnie musiał po wafelka sięgnąć. No co za chłop. Mam parking, mam zjechać? Nie, ja wafelki mam pod prawą ręką. Tylko, że ja będę mlaskał do mikrofonu i możecie to odebrać jako przejaw jakiejś niekultury. To się wycisz, my poprowadzimy live'a, sobie tam żuj te wafle swoje. Dokładnie. O tej porze. Wiesz jak to jest, Gitti. Ja miałem coś takiego z zorganizowaną grupą przestępczą na moim kanale, czyli z Basią i Piotrem, kiedy oni mi bezczelnie na nocnych live'ach też wyjeżdżali z jedzeniem. A się w końcu wkurzyłem, poszedłem do lodówki, przyniosłem pół lodówki, im pokazałem co mam, nie? No i zmiękli, nie? Wymiękli po prostu. Ja nie chcę nic mówić, ale tu uwagę zwraca na jedzenie osoba, która sama sterniczki przynosi na live i pokazuje ty, kamery. No właśnie! Ale piękny wiadukt, No, tu jest pięknie. O, taki kolejowy, no. Taki jednotor, o kurczę. Jeszcze ten pociąg tam pod ten wiadukt, nie? Wiesz, szkoda, że to ma okazji zjechało. No, są tereny piękne i to patrzcie, na gołych mapach, no to nie są mapy z modyfikacji, nie jedziemy na promocie. Słuchajcie, czy wy też macie coś takiego, że jak gracie na multiku tutaj na konwoju w promocie, to macie większe lagi? Ja nie używam takich rzeczy. Właśnie, Mirek, ty miałeś mi wytłumaczyć, tylko pamiętam, coś nas od tego tematu odwiodło. Ty miałeś mi wytłumaczyć, czemu nie stosujesz map z modyfikacji? Czemu na przykład nie ciągniecie w ogóle do promoca? Nie? Czemu na przykład promoca albo Poland Rebuilding, czemu takie rzeczy cię nie interesują? A to jest bardzo prosto wytłumaczyć. Ja mam to wytłumacz mi to prosto. Ja mam zboczenie na zasadzie 100% mapy. A nie mam w tym momencie czasu na to, żeby to zrobić i odkryć. Bo zrobić promocja na 100% teoretycznie się da, ale ile to zajmie, to... Jaki chłop! Czyli chcesz mi powiedzieć, czy ty chcesz mi powiedzieć tylko i wyłącznie to, że nie grasz na mapach tylko dlatego, że musiałbyś je zrobić na 100%? Tak, drażni mnie coś takiego jak siwe punkty na mapie. To mi się teraz przypomniał ten film dokumentalny o tych ludziach, którzy mają totalnego zajoba na jakimś punkcie. To jest jakaś... Znaczy wiesz co, nie chcę, żebyś mnie tak zrozumiał, nie? Że ja ci mówię, że jesteś chory. Ale to jest jakaś choroba, która jakoś się nazywa. Sorry, nie znam nazwy tej choroby. Wypowiadali się ludzie o swoich problemach. Że na przykład jeden idzie chodnikiem i nie przejdzie tego chodnika, nie wejdzie do domu, dopóki nie przeliczy wszystkich kafelek tych płytek chodnikowych na chodniku. I jakaś tam inna kobieta na przykład ma problem taki, że jak otworzy paczkę, to musi przeliczyć wszystkie ciasteczka. I jakiś tam jeszcze inny miał, że no ogólnie jest coś takiego, że coś w wnętrzu ciebie każe ci coś policzyć, albo wiesz, to się jakoś nazywa profesjonalnie, terminem to jest ujęte, ale to jest termin taki skomplikowany, dla mnie nie mam pamięci do tego. Chyba nerwica natręcz to była, o ile dobrze pamiętam. Pamiętam, to było trochę inaczej, ale można też to nazwać. Nerwice ludzie, którzy właśnie dokładnie się myją po 7 razy na przykład, żeby tak. Mizu, oj, na świetle przeleciałem. 10 zł. Dobra. Całkiem inaczej mnie podniecają. I to wiem, że nerwice natręcz właśnie mówi, że jednych denerwuje. To nawet w dniu świra miał, że mieszał na przykład 7 razy w jedną, w lewą, w prawą stronę, nie? I musiał za każdym razem tak robić, nie? Łyżeczką, nie? Tam kawę czy herbatę. No tutaj widz napisał tak troszeczkę odwrotnie w stosunku do tego. No faktycznie, no możemy mieć tam różne... fanaberie, ale powiem ci,
Mirek, ja bym powiedział ci tak, no po prostu kolejne wyzwania, no kolejna mapa, kolejne wyzwania, żeby to zrobić na 100%. Zresztą ty no. mówisz, że ty nie masz czasu, jak ty jesteś na każdym jednym live'ie u wszystkich. No tak, ale kwestia odkrywania mapy to jest kwestia jeżdżenia bez ładunków w moim przypadku, a w tym momencie jak jestem w firmie, trzeba te kilometry dla firmy też kręcić. Aha, bo ty jesteś w V firmie. A czy V, no Virtual No Expedition, o to miałem na myśli, VSC, popularnie mówiąc. A no. A w jakiej ty jesteś VSC, przypomnij mi? Kurde, ja wszędzie na czerwonych światłach muszę jeździć. Dokładnie to się nazywa TSNO Poland i to jest firma od Mapaxu. Disrael, no tak. 10 zł. Wujek, ja coś czuję, że jak ty obejmiesz władzę nad prowadzeniem konwoju, to my rozejdziemy się przynajmniej o 6:00. Nie, ale kto ci, Disrael, takie coś powiedział? Kto ci takie coś powiedział? Ty nie słuchaj Mirka. Mirek żartował z tym Stambułem. Prawda, Mirek? Ale że będziesz prowadził? No. Jeszcze się wszystko może zmienić. Nie no, Disraeli tutaj się już martwi, że nie zdążę do Anioł Pańskiej. Że spać ludzie nie pójdą. Nie no, Mirek, ty musisz ten Stambuł nas przeprowadzić, bo ty ten Stambuł znasz. Jakbyś tego Stambułu nie znał, to nie dałbyś mi challenge'u przez Stambuł. Ty mnie tutaj nie czaruj. Znasz ten Stambuł. Znaczy ja znam. No właśnie. No właśnie, o tym tutaj właśnie mówię. Słuchajcie, teraz się tutaj czuję, w tych terenach, się tutaj czuję po prostu, jakbym po Polsce jeździł. Moje ulubione zakamarki mapy. I ciach. I ciach. Elegancko, elegancko. Także Mirek, nie rób mi tego, musisz nas przez ten stabu przeprowadzić. I pamiętaj, każdy wymyślony kolejny taki challenge, to będziesz nas prowadził. Tak, żeby ci się odechciało wymyślać naprawdę, kolejnych takich. Fajnie jest, musimy sobie takie spotkania robić za jakiś czas. Bądźmy takim polskim Top Gearem. No jesteśmy za. Ja jestem za, tylko popieram. Wiesz, pełni popieram. Kto będzie robił za chomika, kto będzie robił za szympansa, a kto będzie robił za snuje? Ja mogę być szympans, w sumie wysoki jest. Znaczy, jeżeli chodzi o te mapy standardowe, to raczej nie ma wyzwania, którego bym się nie podjął, ale następne wyzwanie robimy w ATS-ie. Okej. Jezus, Sharpie, GT, nadal twierdzisz, że ATS to jest kochanka na jedną noc? Ja? No. Nie, ja już teraz lecę na dwie żony. Ja już się ochajtałem z ATS-em i z Eurotrackiem. Obydwie kobiety mi się podobają jednocześnie. No, pamiętam twoje stwierdzenie do dzisiaj, że ATS tak. jest taki fajny, to jest taka kochanka na jedną noc. Tak, to wtedy jeszcze nie mieliśmy chyba nawet Oregonu na mapie. Ja mam wagę, nie wiem jak wy. No, troszeczkę się ten ATS rozwinął, nie? W tym roku tak. mam nadzieję wpadną te dwa DLC, czyli Texas i Montana. I to będą naprawdę fajne, fajne te. Oj, mi Zero przyfacował, Juni. Łocie, panie! Napiłem się na chwilę. Kuźwa. Mówiłem, że jest waga. No. Co tam się ze mną dzieje? Dobra, żyję jak coś. Co, wywróciłeś się? Co zrobiłeś? No, do góry mnie niosło, trzepało mną. Świat mi się kręcił przed oczami. Padaczki, chłop dostał. W Kamila wjechałem lekko i wiesz, ciężarówka mi dostała. Wariacji. To... Szkoda, że tutaj nie zrobili takich wag na zasadzie, że gdzieś tam stoją, nie? Byle gdzie na mapie, na boku i że ściągają na wagę, nie? Że takie rzeczy są tu i ówdzie. Mogliby nad tym popracować. System wag w sumie mają. I tak myślę teraz na tym ATS-ie, to może byśmy to zrobili po prostu z Nowego Meksyku przez Colorado do Waszyngtonu. No, w ATS-ie mówcie co chcecie, ale teraz też jakbyście chcieli przejechać od miasta najbardziej na prawo do miasta najbardziej najwyżej, bo tak by to było logicznie, to powiem wam, no, też by było na kilka godzin tej jazdy. Też by było 2000, na kilka godzin. Dokładnie to jest gdzieś około 2300 mil. Z jednego końca mapy do drugiego. No jest to już dość pokaźna mapa. To się tak mówi, że
O jejku, dożyjemy późnej starości, zanim cały Ateś się rozwinie. Ale na podstawie tych map, co my już mamy, no to idzie kilka godzin pojeździć. No i co stoi jak widły w gnoju na środku drogi? Kurde, z tym trafikiem tutaj naprawdę. Mi się wydaje, że to jest wszystko ta synchronizacja, że ten trafik tutaj szaleje przez synchronizację i tylko wyłącznie dlatego. No ale no cóż, może to kiedyś ogarną lepiej. No tutaj też fajny moment przez ten most. Też mi się to podoba. Kurde, no kapitalnie. Taki można powiedzieć europejski Golden Gate. Najlepsze jest to, że ja już wam dawno zmieniłem trasę, bo my nie jedziemy według tego, co kiedyś wam GPS pokazywał. A gdzie my teraz jesteśmy? W Sopocie. W Sopocie. Na molo, kuźwa. Przynieś tak. Pieczone rybki. Znaczy do celu dojedziemy, o to się nie martwcie. Ale ty nie korzystasz w tak zwanym międzyczasie z GPS-u. Ty cały czas jedziesz na pamięć. Ja nie mam żadnej nawigacji włączonej do tego, żeby było ciekawiej, to jadę z kamery dwójki. Ja pierniczę. Co za chłop. A powiedz mi jeszcze, znasz te wszystkie poukrywane drogi na każdym DLC? Praktycznie tak. I teraz jestem ciekawy właśnie tego, jak wyjdzie ten nowy update, gdzie trzeba będzie znaleźć i one się zaznaczą na mapie. Tak, że są odkryte, no. No, coś takiego chcą zrobić. Ale pewnie znajdę je dość szybko. Jejku, co tu? Ten trafik mnie tutaj teraz, no patrzcie, no. Zagwoździł mnie ten trafik. Ani, no nie jestem w stanie wyprzedzić. Mało tego, jeszcze sami się tam zagwoździli teraz. Te skody na Trackers MP są mniej agresywne niż ten trafik tutaj. No, nie no, powiem wam, zaczyna mnie ten trafik tutaj coraz bardziej grzać. Ponczuś, jesteś w stanie tam wyprzedzić? Dobra. A czy wyprzedzić tak, może? Może nie tyle wyprzedzić, co wyminąć po prostu. My się tu zatrzymamy, bo widzę, że was przystopowało. Ale patrzcie, dwa trafiki. Ja o tym Volkswagenem i ten chłop z Volvo, nie? Z naczepą Volvo. On chciał być do ruchu. I na zamek, nie? Ciach. Jeden w drugiego wjechał. Tu trafik trafika też nie widzi. Tu nie chodzi też o to, że trafik nie widzi nas. Ale trafik drugiego trafika tu nie widzi. No niestety. Najgorsze jest to, że trafik tutaj zatrzymuje się na strzał przed tobą. I nie jesteś w stanie wyhamować. On się po prostu na strzał przed tobą zatrzyma. Koniec, kropka. Teraz prosto na Sofię. Dobra. Coś mi się teraz skojarzyło. Coś mi chodzi po głowie. Kacper Jąkisz. 10 zł. Wujku, narzekasz dzisiaj na trafę, na sam cały odcinek. Można i na Sofię. Zmieniasz pasy, wyprzedzasz poboczem. Kto co no, spokojnie, lubi. Spokojnie, wujek, cierpliwie i dojedziesz, uśmiechnięta buźka. Kacper, ja chciałem trafik, owszem, ale ja chciałem trafik dobrze działający. A narzekam, bo mam podstawy do narzekania. Także jak mam podstawy do narzekania, to sobie narzekam. No sam widzisz, co tutaj się dzieje. Jedziesz, trafik ci się zatrzyma w miejscu, nie jest w stanie wyhamować, trzeba uciekać na lewo, na prawo, też nie zawsze się da. Także owszem, no ja się cieszę, że jest trafik, ale jeżeli trafik daje mi podstawy do narzekania, no to sobie spuszczam, że tak powiem, z płuca i mówię, co o tym sądzę, bo naprawdę trafik jest tutaj no bardzo szkodliwy. Ja zwolniłem tak do 40, bo nie widzę z tyłu konwoju Gidiego ani Kamila. Ja jestem. A widać was już tam gdzieś? Znaczy się, ja widzę Kamila, ale czy ty mnie widzisz? No bo właśnie ja widzę, że tak powiem, konwój mi się kończy na wujku. O, teraz widzę Miziro. To my za Miziro jesteśmy. Dobra, no to jadę. Gituś, takie nocki są tak fajne. Może jeszcze sobie taką nockę zrobimy na tym, na farmie. Tak jak kiedyś z Sharpim zrobiłem. 4 godziny u ciebie, 4 godziny u mnie. Też o takim czymś kiedyś będziemy możemy sobie pomyśleć. Będziemy sobie plewić pomidorki. Tak, o, bez mafii. Na trudnym tak poziomie. Kacper Jąkisz. 10 zł. No, ale sam jeździsz nieprzepisowo dzisiaj, wyprzedzasz poboczem, jadąc skrajnym lewym, ścinasz całą autostradę, bo masz zjazd Rybać na prawo, wymuszasz pierwszeństwo, jedziesz nieraz ponad 100 na godzin. Potem popaplamy się w błocie. Kacper Jąkisz.
nie rozumiesz sensu dzisiejszego spotkania. My jedziemy dzisiaj bardzo pośpiesznie, nie przestrzegając przepisów, do celu bez GPS-a. Czasami faktycznie jadę jak dzikus, ale tylko dlatego, żeby dogonić konwój. Patrzysz na ten live i go nie rozumiesz. To jest, wiesz, po pierwsze. Po drugie, faktycznie, jeżeli gdzieś muszę uciec, bo coś mi wyskoczy i tak dalej, no to oczywiście uciekam, no to jest normalna rzecz. Także no, patrzysz i nie rozumiesz, co widzisz. Na takiej zasadzie dzisiaj to jest. Dzisiaj po prostu jest konwój na ponad 3,5 tysiąca kilometrów. To był konwój na 3600, chyba 50 kilometrów. I żeby nie iść spać jutro na Anioł Pański, to jedziemy pośpiesznie i nie patrzymy dzisiaj za bardzo na przepisy ruchu drogowego. Będziemy w konwoju, który jest w zorganizowanym składzie. Natomiast przejeżdżamy przez czerwone światła dzisiaj i ratujemy się jak trzeba. Jeżeli ja muszę uciec gdzieś na pobocze, jeżeli sam gdzieś muszę coś wyprzedzić, wyminąć w sposób wyrafinowany, bo muszę gonić konwój, no to to robię. Że ja nie mogę też tutaj jechać jak ta ostatnia fajtłapa, wiesz, czekać aż trafik mi zwolni drogę i cały konwój będzie na mnie czekał. Przecież to jest, wiesz, tu ja muszę dostosować się niejednokrotnie pod 7 osób, a nie 7 osób pode mnie. Także no musisz to pojąć, zanim wystosujesz do mnie pretensje. Musisz to po prostu zrozumieć. Musisz zrozumieć to, na co patrzysz dzisiaj. My mamy zupełnie inny cel. Dojechać bez GPS-a przez ponad 3600 km do celu. Bez GPS-a. Widzisz? Nikt z nas nie korzysta z GPS-a. Nigdzie tutaj nie widzisz GPS-a. To jest naszym celem dzisiaj, a nie ładna jazda na, nie wiem, idealną pochwałę i poklask, jakby to pięknie jedziemy. To nie dzisiaj... To nie jest dzisiaj naszym przeznaczeniem. To nie jest jej celem naszego spotkania. A co do jeszcze tych wyzwań, które sobie tam zaplanujemy później, no to tak, w ATS-ie na pewno dwa, bo jedno pojedziemy klasykiem, jedno pojedziemy plastikiem. O! A co do wyzwania następnego w ETS-ie, to zrobimy tak, że wszyscy pojadą Iveco albo Renatą, tylko tymi dwoma markami i weźmiemy sobie gabaryt. Lokomotywę. Ty się chyba oczadział.